Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Witam serdecznie wszystkich na drugim w tym roku posiedzeniu Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki. Na posiedzeniu komisji jest aktualnie obecnych 8 członków na 11, więc zgodnie z paragrafem 44 ust. 3 statutu gminy stwierdzam, że posiedzenie komisji jest prawomocne. Proponowany porządek posiedzenia komisji otrzymaliście państwo w zawiadomieniu. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku posiedzenia komisji? Nie widzę, zatem przejdziemy do głosowania. Kto z państwa jest za zatwierdzeniem proponowanego porządku posiedzenia komisji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem będziemy procedować według proponowanego porządku posiedzenia komisji. Przechodzimy do punktu drugiego porządku posiedzenia komisji. Przyjęcie protokołu numer 1/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku. Rozumiem, że każdy z państwa zapoznał się z treścią projektu protokołu, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Rada Miejska. Czy ktoś ma uwagi do protokołu numer 1/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku? Nie widzę. Zatem głosujemy za przyjęciem protokołu. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu numer 1/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki numer 1/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu tworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii. Miała to referować pani sekretarz, ale jeszcze nie ma pani sekretarz, więc nie wiem, czy mam czytać uzasadnienie, czy przejdziemy zaraz do głosowania. Także przejdziemy do głosowania. Głosujemy za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii. Przechodzimy do punktu czwartego. Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w gminie Kłobuck. Jest pan dyrektor Jacek Krakowian, bardzo proszę. Proszę państwa, ja się odniosę tylko do dwóch instytucji, o których mogę mówić. To jest Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz ZAOS. Proszę państwa, jeżeli chodzi o Ośrodek Sportu i Rekreacji, bo tam de facto było realizowane to zadanie. Takie dwie jakby najważniejsze rzeczy z wypoczynku zimowego. Pierwszy to jest, jak państwo wiecie, wielokrotnie omawialiśmy, to jest sprawa lodowiska, które zostało po raz pierwszy w Kłobucku uruchomione, sztuczne lodowisko. Funkcjonowało ono od grudnia do 3 marca. Początkowo miało funkcjonować do 29 lutego, ale udało nam się z firmą, o której wydzierżawiliśmy, przedłużyć funkcjonowanie tego lodowiska. Niestety warunki atmosferyczne w tym roku nie pozwoliły na to, aby to lodowisko funkcjonowało do 14 marca. Śmiem twierdzić z moich informacji, że przez
lodowisko przewinęło się w tym okresie 3 miesięcy no na pewno około 1000 osób, i dzieci, i dorosłych. Jak Państwo wiecie, lodowisko dla dzieci z naszej gminy było bezpłatne, czyli nikt nie płacił ani złotówki. Natomiast w początkowej fazie kosztowało tylko to wypożyczenie łyżew. I w tym momencie w grudniu to lodowisko najwięcej zarobiło, bo były dochody dosyć wysokie, dzienne, niekiedy w granicach 2000 zł za wypożyczanie łyżew i oszczenie łyżew. Później po okresie świąt Bożego Narodzenia te kwoty się obniżały, ponieważ rodzice dzieciom kupiły łyżwy, także tych dochodów z tych wypożyczalni było trochę mniej. Proszę Państwa, lodowisko było tak zorganizowane, że od godziny 9 do godziny 14 z lodowiska mogły korzystać i korzystały dzieci z naszych szkół. One miały również tutaj możliwość korzystania bezpłatnego, natomiast od 14 lodowisko było już ogólnodostępne. Jak Państwo widzicie, dzisiaj lodowisko już jest z mojej strony uprzątnięte. W tej chwili trwają ostatnie prace związane z wywiezieniem ziemi i tej konstrukcji, która była w tamtym roku jeszcze zrobiona. Proszę Państwa, na pewno zadacie Państwo pytanie koszty. No, w tej chwili są te koszty liczone, nie mam jeszcze ostatnich faktur za prąd. Myślę, że na kolejnej komisji Państwu dokładną informację przekażę z wyliczeniem wszystkiego, jaki był koszt wypożyczenia lodowiska, zakupu domków, bo te domki kupiliśmy. Dzisiaj te domki są przewiezione do ośrodka sportu rekreacji na ulicę Sportową. Natomiast chcemy te domki później wykorzystać w okresie letnim na Zakrzewie. Powiem tak, proszę Państwa, w tym roku nas lodowisko na pewno więcej kosztowało, uruchomienie tego lodowiska, niż będzie to nas kosztować, jak będzie lodowiska, myślę, że będzie w tym roku, ponieważ 50% rzeczy, które należało do uruchomienia lodowiska, zostało przez nas już zabezpieczonych. Tak jak mówię, domki, pewna infrastruktura, nagłośnienie i inne rzeczy. Także dużo się nauczyliśmy, było dużo problemów, ale myślę, że generalnie moim zdaniem i myślę, że w większości mieszkańców mogę stwierdzić, że to lodowisko w jakiś sposób się w Kłobucku przyjęło i na pewno zostało przyjęte z zadowoleniem. Gdyby była lepsza pogoda, trochę może byłoby lepiej. Było bardzo różnie z tą pogodą, jak Państwo wiecie. Proszę Państwa, druga informacja, jeżeli chodzi o wypoczynek zimowy, to jest cały czas funkcjonujący basen. W okresie ferii decyzją Pana Burmistrza bilety dla dzieci z naszej gminy były po 3,50, natomiast dla rodzin, które mają tak zwaną kartę dużej rodziny, było to 1,75 zł. Również w okresie ferii aktywność młodzieży na basenie była dosyć widoczna. Również, proszę Państwa, na terenie OSIR-u trwały różnego rodzaju rozgrywki, tenisa stołowego. W większości były to turnieje różnego rodzaju, ale również i wyjazdy młodzieży na różnego rodzaju turnieje, zarówno siatkarskie, koszykarskie, także tak to wyglądało. Proszę Państwa, szkoły niestety w okresie ferii były zamknięte, były tam drobne remonty, także akcji zima w szkołach nie było, ale z tego co wiem, to młodzież naszych szkół brała udział w różnego rodzaju zimowiskach, ale nie organizowanych przez organ prowadzący, czyli przez gminę. I rzecz, proszę Państwa, taka najważniejsza, nie zanotowaliśmy w okresie ferii jakichkolwiek wypadków, co mają miejsce bardzo często. Powrócę jeszcze do lodowiska. Lodowisko było ubezpieczone. Nikt nie zwrócił się do nas z jakimkolwiek roszczeniem związanym z jakimś wypadkiem. Choć wiem, że takie miało miejsce. Wiem, że tam ktoś sobie uszkodził. No właśnie, tylko mówię o dzieciach, Panie Janku, tutaj w tym momencie. Czekałem na Pana Janka, ale Pan Janek jakoś zachował się jak dżentelmen i po prostu nie skorzystał z naszej możliwości ubezpieczenia. To na tyle, proszę Państwa, co ja mam do powiedzenia na tym temacie. Dziękuję Panie Dyrektorze. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania?
Zgłasza się mikrofon numer 6. Ja mam panu radny Wojciecek, proszę. Pytanie takie, skoro nie można mówić o kosztach na razie jeszcze w tym okresie. Jakie były dochody? Bo jak pan wspominał, że około 200 tysięcy złotych dziennie dochody były z tej realizacji tego... Dziennie? Nie. Dziennie na początku 2000. 2000, tak, 2000. Natomiast nie wiem, czy można powiedzieć coś o tych dochodach za ten okres, kiedy to lodowisko było u nas na rynku. 2000, przepraszam, 2000, przepraszam, przepraszam, 2000. Proszę Państwa, dochody wyniosły w tym okresie 36 117 zł 10 groszy, plus mieliśmy darowiznę na lodowisko 4300. Powiem tak, że ta kwota, czyli dochody z biletów, z tego co mówiłem, z wynajęcia, całkowicie sfinansowały na wynagrodzenie obsługi lodowiska, bo obsługa lodowiska kosztowała nas dokładnie 30 943 zł. Czyli te dochody, które uzyskaliśmy, pokryły nam koszty pracowników. Nie pokryły energii, no bo pokryć nie mogły, to jest rzecz wiadoma, i nie pokryły wypożyczenia lodowiska. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Mikrofon numer 3, pan radny Tokarz, tak? Proszę. Tak, panie dyrektorze, ja mam sporo dokumentacji, pan wie o tym, ale nie będę się odnosił do całokształtu. Chciałem tylko powiedzieć o jednej kwestii. Dzisiaj rano po godzinie 6 zajrzałem na to lodowisko. Jesteśmy na etapie wywozu piasku, prawda? No wydaje mi się, z dokumentu wynika, że powinna być izolacja, czy powinna być folia rozciągnięta, prawda? Bo rynek jest jednak pod ochroną konserwatora zabytków. Ja tej folii nie widziałem. No tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Pan dyrektor chce się odnieść? Proszę. Panie radny, ja odpowiadałem za część lodowiska, natomiast za podbudowę odpowiadał dyrektor Hamarowski, także nie jestem specjalistą, budowlańcem. Tak jak powiedziałem wcześniej, my się również uczyliśmy w tym roku. Być może ma pan rację, że w przyszłym roku takie coś powinno być. Natomiast z tego, co ja patrzyłem wczoraj, to tam nie ma specjalnych zniszczeń tej kostki. Nawet mam tutaj, gdzieś zrobiłem zdjęcie, wiadomo, to musi być jeszcze wyczyszczone, może tam trochę trzeba dosypać jeszcze w jakimś piasku, żeby tam uzupełnić pewne rzeczy. Ale baliśmy się czegoś innego, ale na szczęście tam nie ma jakichś specjalnych pęknięć, także według mnie jest to w miarę przyzwoicie to wygląda. A to było co jeszcze? Pan Tokarz, proszę. No nie trzeba ci specjalistą, panie dyrektorze. Chciałem tylko powiedzieć, zasygnalizować, że skoro jest zalecenie konserwatora zabytków, należy się bezwzględnie stosować do tego zalecenia, prawda, do tego wymogu. I tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Wiceprzewodniczący Jan Puchała, proszę. Ja chciałem zapytać, czy jest taka możliwość, żeby całą tą infrastrukturę kupić, bo słyszałem, że koszta zakupu jest dużo mniejszy niż, tak powiem, wypożyczenie. No myślę, tak patrzałem dzisiaj też na lodowisko i widzę, że piasku już nie ma, a ta obudowa, to ona już jest przystosowana, to chyba jest nasza, prawda? I powinna zostać, no to fajnie, no bo właśnie ona już jest przystosowana do warunków i do poziomu. Natomiast ja bym się tu z kolegą nie zgodził, żeby się upierać, jeżeli chodzi o izolację. Akurat tak się składa, że kiedy ja byłem dyrektorem Oksiru, robiłem lodowisko na kortach, to też były takie zarzuty, że kort się zepsuje. Okazuje się, że w Częstochowie na wszystkich kortach robiono lodowiska. I tam jest warstwa piasku, a tam nie ma wody. No nie ma, do końca piasku woda nie dochodzi, bo znam akurat, wiem jak się buduje takie lodowiska, że to jest warstewka po warstewce, nie lana woda, tylko jakby naniesiona milimetrowymi warstwami. No ale jeżeli takie zalecenia były, to nie wiem jakie były zalecenia. No w każdym razie to bardzo fajnie, bo widzę, że potwierdza pan dyrektor, że takie lodowisko można kupić na stałe, bo jak słyszałem również głosy od kolegów radnych niektórych, których tu akurat nie ma, i po co wam tu lodowisko? No to ja się pytam, a po co są w ogóle stadiony?
W starożytnej Grecji budowano amfiteatry, prawda, organizowano olimpiady i to nic nie donosi. No przecież to jest potrzebne, oprócz chleba trzeba, to wiadomo, nie będę się tu rozwodził, wiadomo o co chodzi. Cieszę się bardzo, chociaż byłem ofiarą tego pierwszego lodowiska, ale cieszę się bardzo, że coś takiego jest i to jest atrakcja nawet. No i ja sam widziałem, ile tu dzieci przyjeżdżało. Przecież to jest około 1000, no to jest bardzo dużo. A w przyszłym roku, a jeszcze będzie pogoda, to się może powiększyć jeszcze kilkakrotnie ta ilość jeżdżących. Dziękuję. Dziękuję panie wiceprzewodniczący. Ja tylko przypomnę, że oceniamy realizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, także prosiłbym się na tym skupić. Mikrofon numer 9. Ja, to ja, tak? A ja mogę tylko odpowiedzieć. Pani przewodnicząca Gosławska, proszę. Panie dyrektorze, a ja chciałam tylko zapytać, 1000 dzieci, to znaczy ta liczba, to wskazuje, ile dzieci było, nie ile, no żeby to powiedzieć dobrze, że nie z imienia i nazwiska, że mogliście wyselekcjonować, że to około 1000 dzieci. Czy tych, którzy w tym czasie przewinęli się przez lodowisko? Nie, że się przewinęli. To niemożliwe, bo przez czasem na tym lodowisku było dużo więcej osób. Jeśli tam 15 na godzinę, no to przy 8 godzinach to 120 razy 10, to już jest 1200. Tygodniowo, ale lub z imienia i nazwiska, myślałam tak, bo to chyba nie, no to chyba dużo więcej niż ty się on. Proszę Państwa, ja nie lubię używać sformułowań. Tysiące się przewinęło, niech będzie, że ponad tysiące. Wydaje mi się, że tysiące, bo wydaje mi się, że tysiące. Tysiące to nie przesadzajmy, myślę, że tak. No to też jest. I drugie moje pytanie, bo to nawet nie, to jest takie, a czy to lodowisko było na tyle, bo też były takie obawy, że czy bezpieczne, czy niebezpieczne, bo małe, bo mogą być jakieś właśnie takie kontuzje, czy faktycznie coś było poza tym jednym incydentem dorosłej osoby, jakieś kontuzje tych dzieci małych? Proszę Państwa, były przypadki, że ktoś tam upadł. Były przypadki, że zgłaszaliśmy sprawę, że przyjechał pogotowie, natomiast nie były to złamania, były to jakieś potłuczenia, natomiast żaden rodzic nie wystąpił do nas z jakimkolwiek roszczeniem związanym z ubezpieczeniem, czyli można domniemywać, że nie było żadnego wypadku. Był jeden przypadek chłopaka, który no, wszedł jak szalony na lodowisko, przewrócił się moją decyzją i decyzją rodziców został zawieziony do szpitala na parkitkę, ale stwierdzono tylko lekkie potłuczenie. Także porównując, jak rozmawiam z kierownikami czy z dyrektorami innych obiektów, gdzie były te lodowiska, to można powiedzieć, że nasze lodowisko było bardzo, bardzo bezpieczne. Proszę Państwa, przede wszystkim zwracaliśmy uwagę na to, że nie wpuszczaliśmy osób po spożyciu alkoholu. To też jest bardzo istotne, bo różnie bywa na tych lodowiskach. Ja powiem tak, jestem bardzo zadowolony z obsługi lodowiska, bo nie miałem ani jednej skargi na osoby, które tam pracowały, bo wykonywały swoją pracę naprawdę wzorcowo. Lodowisko było cały czas nadzorowane, między innymi przez to, że był też monitoring. Także jak Państwo macie ochotę zobaczyć, to naprawdę pierwsze lodowisko i naprawdę można powiedzieć same pozytywy o tym lodowisku. Dziękuję Panie Dyrektorze. Natomiast przepraszam, że jeszcze powrócę do wypowiedzi Pana radnego Tokarza. Była folia i był steropian, z tym, że ta folia była wyżej. Ona była nie pod ziemią, tylko była, jak była usypana ziemia, wtedy była położona steropian i folia. W ten sposób to było zrobione. Pan radny Tomasz Wałęga, proszę. Panie dyrektorze, ja chciałem powiedzieć i pogratulować, bo pracownicy obsługi lodowiska naprawdę świetnie się spisali i ja byłem pod wielkim wrażeniem, że kulturalnie bardzo, także proszę gratulacje przekazać pracownikom. Proszę Państwa, tylko chciałem się z Państwem podzielić takim spostrzeżeniem. Ja akurat z racji prowadzonego biznesu w rynku bardzo często, że tak powiem, zaglądałem na lodowisko i zastanawia mnie jedna rzecz, że w okresie feryjnym, kiedy w tym czasie, kiedy można było korzystać z lodowiska, no bo siłą rzeczy były takie dni, gdzie te temperatury były zbyt wysokie i właściwie robiło nam się tam jakieś małe jeziorko, ale w tych dniach, kiedy można było z tego lodowiska korzystać w okresie ferii czy w okresie okołoferyjnym, tam było bardzo mało dzieci.
bardzo mało dzieci, bardzo mało osób korzystających z tego lodowiska i tu, nie wiem, może warto byłoby spotkać się, przedyskutować pewne rzeczy i zastanowić się, co było powodem tego i co zrobić, żeby w przyszłym roku nie było czegoś takiego, że w grudniu ustawiają się kolejki i jakieś tam są wręcz przepychanki w kolejkach, a w miesiącu lutym lodowisko już, że tak powiem, jest puste. Także myślę, że może tutaj warto by się było nad tym tematem zastanowić. Tak. Znaczy... Ciężko z nim powiedzieć. Myślę, że tutaj warto spotkać się i na ten temat porozmawiać, żeby coś, jakieś kroki podjąć. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja się nad tym też zastanawiałem, bo ja lodowisko obserwowałem prawie codziennie kilkakrotnie i mogę potwierdzić, że najwięcej zainteresowania było zawsze w weekendy. Sobota, niedziela, szczególnie w godzinach popołudniowych było to widoczne. Faktem jest, że w ferie jakby nastąpiło takie lekkie wahnięcie. Natomiast ja wolę, jak jest dzieci na lodowisku 10 czy 15, bo lepiej się pojeździ, niż to, co było w grudniu, kiedy naprawdę, jak Pan Radny powiedział, było się ciężko do tego lodowiska dorwać. Boom minął po grudniu, natomiast później według mnie było normalne, prawidłowe, fajne użytkowanie lodowiska. Dziękuję Panie Dyrektorze. Mikrofon numer 6 się zgłaszał Radny Wojtyczek. Jeszcze mam takie stwierdzenie, Panie Dyrektorze, czy Panie Burmistrzu, skoro wszyscy doszliśmy do wniosku, że to lodowisko było bardzo fajnym pomysłem, bo myślę, że każdy z nas ma podobne zdanie, może warto w przyszłości się zastanowić nad zakupem takiego lodowiska niż, że tak powiem, wynajmowanie i płacenie co roku firmie, która wynajmuje takie lodowisko. Dziękuję. Można? Pan Burmistrz, proszę. Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Szanowni Państwo, ja chyba na ostatniej komisji sygnalizowałem Państwu, że takie plany mamy zakupu lodowiska. No, pierwszy rok był takim testem też dla nas, organizatorów tego wydarzenia, nazwijmy to. Dlatego, że czy to się przyjmie w ogóle, bo są rzeczy, które trzeba po prostu przetestować, to raz. Dwa, przy orientacji kwestii wynajęcia czy zakupu, no kwoty tych lodowisk były powalające, to dochodziło nawet do 500 000 zł, więc siłą rzeczy nie rozmawialiśmy nawet o zakupie, bo nie było to realne na ten moment. Ale tak jak mówię, zdecydowaliśmy się tak jak inne gminy, zaznaczam inne gminy. Proszę zauważyć, że Olsztyn od 3 lat już wynajmuje, nie kupuje lodowiska, wynajmuje, więc jakaś przyczyna tego była, że nie kupował, nie zdecydował się na ten zakup. My po tym roku i myślę, że takim pozytywnym odbiorze tego naszego działania, no będę chciał podjąć z Państwem oczywiście decyzję o zakupie. Rozmawiamy w tej chwili o takim lodowisku, który byłby ekonomicznie uzasadniony, nie zużywałby tyle energii. Przede wszystkim to serce tego lodowiska to jest agregat. To jest 50, nawet bym rzekł 70% jakby sprawności tego lodowiska zależy od agregatu i później kosztów eksploatacji. I rozmawiamy i może jest szansa nawet na zakupienie nie do końca nowego, ale w pełni sprawnego, z gwarancją kilkuletnią, za podobną kwotę, którą wydaliśmy na wynajęcie. Spróbujemy to rozeznać, a jeżeli to się okaże, że nie jest to, mówiąc językiem biznesowym, dobry interes, to będziemy się zastanawiać nad zakupem nowego. Ale myślę, że jeżeli byłaby gwarancja na agregat, który byłby sprawny i przez kilka lat byłaby gwarancja na to urządzenie, to pozostałe elementy w zasadzie nie są zniszczalne, więc są trwałe, bandy są odnawialne. Zaproponuję Państwu na pewno w okresie letnim, bo to jest najlepszy moment na zakup lodowiska, bo wtedy i ceny są korzystne i warto wtedy tym się zainteresować. Także na pewno myślimy o przyszłym sezonie już dzisiaj, ale tak jak powiedziałem, o zakupie, ale jaka formuła, to myślę, że musimy to jeszcze przeanalizować. Dziękuję. Pan wiceprzewodniczący, chwileczkę, proszę.
Ja chciałem tylko koledze i państwu i wszystkim moją opinię na temat właśnie małej frekwencji w okresie feryjnym. Otóż myślę, że wtedy, kiedy nie było ferii, to wielką zasługą było nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach, że gremialnie no, przyjeżdżały tu szkoły, a no, w okresie feryjnym, no to no, wiecie, internet nam zabiera te dzieci przed ekrany, ale myślę, że kiedy załapią, kiedy dzieci już poznały jazdę na łyżwach, to w przyszłych latach już tego nie będzie. Na pewno będzie więcej w okresie ferii niż teraz. Bo to było pierwszy raz. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Kotkowska, proszę. Panie burmistrzu, jeżeli chodzi jeszcze o ten zakup lodowiska, bo mówimy o lodowisku, to może teraz są takie dywagacje tylko, ale jeżeli robicie rozpoznanie ceny lodowiska używanego czy nowego do zakupu, może są rozwiązania, które są całoroczne. Są takie rozwiązania, jeżeli chodzi o narty, jakiś igielit, który zarówno zimą, jak i latem można użytkować. Zabudowany musiał być. Zróbmy sobie. Ale to nie musi być lód, tak? Bo są inne nawierzchnie, nie wiem, polieturanowe czy jakiekolwiek inne plastiki, których ja teraz być może nazwy nie wymienię, ale podejrzewam, że są takie rozwiązania całoroczne. Może to jest pomysł na to, żeby ta atrakcja nasza tutaj lokalna była dla dzieci przez cały rok dostępna, a kwota nie byłaby znacząco wyższa. Nie wiem, to taka dywagacja, ewentualnie sugestia do rozważenia. Dziękuję. Pan burmistrz. Są technologie już dostępne dotyczące właśnie tafli z tworzywa sztucznego, imitujące lodowisko, imitujące. To jest technologia w miarę nowa, więc trudno mi się odnieść do niej. Słyszałem o niej rozmawiając z firmami, że takie już produkty gdzieś tam się pojawiają. Tylko też chodzi o tą aurę, tak jak sztuczna choinka, tak sztuczne lodowisko w pewnym sensie bez tego chłodu, bez tego szronu, nie ma tej atrakcyjności. No ja wiem, że można całoroczne lodowisko, tylko pytanie, czy ktoś będzie w 25-stopniowym upale chciał jeździć na łyżwach i czy się da w ogóle w tej technologii utrzymać, bo całoroczne, no tak jak mówię, było tak ciepło, że czasami, że ten lód się nie utrzymywał, ale myślę, że cały rok by było przesadą utrzymywać lodowisko, to są pracownicy, to są ludzie, więc tak jak mówię, no, postawić i cały rok utrzymywać pracowników, to jest wbrew pozorom, a frekwencja, tak tu dyrektor chyba wstępne sprawozdanie dawał, czasami była bardzo nikła, więc a mimo to pracownicy musieli być gotowi i być w dyspozycji, którym trzeba po prostu płacić. Tyle, nie mam zdania. Ja jednak jestem za tym, dziękuję, żeby to było lodowisko faktycznie z lodem, faktycznym takim. Dziękuję panie burmistrzu. Teraz prosiłbym panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury o ocenę realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w czasie ferii w MOK-u. Proszę. Witam państwa bardzo serdecznie. Przygotowałam sprawozdanie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w roku 2016 w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku. W czasie tych ferii MOK w Kłobucku przygotował ciekawą i różnorodną ofertę dla dzieci i młodzieży, ale nie tylko, bo na różne warsztaty przychodziły również starsze grupy wiekowe. Również pojawiali się tam seniorzy i w ramach akcji ferie odbyły się następujące formy zajęć. Mieliśmy warsztaty plastyczne dla małych i dużych. Była to zabawa z kolorem, wspólne malowanie na tkaninie przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej. Były to zajęcia, które odbyły się dwukrotnie i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Mieliśmy warsztaty wokalne, w których również brała dosyć duża liczba grupa uczestników. Pojawiła się grafika warsztatowa dla wszystkich. Dzieci miały możliwość uczyć się wybranych technik druku. Były warsztaty ceramiczne, gry i zabawy taneczne ze szkołą MK Dance. Dzieci miały możliwość poznać piękno bajek na warsztatach czytania. Mieliśmy feryjne warsztaty szachowe, warsztaty tańca współczesnego, bajkę dla dzieci odlotowa przygoda, z tym, że bajka w pierwszym tygodniu odbyła się w ramach maratonu i była to forma odpłatna. Następnie były zabawy
zabawy różnorodne z animatorem dla dzieci, karaoke i warsztaty muzyczne, zumba dla wszystkich, warsztaty instrumentalne, warsztaty dla DJ-i i film dla dzieci badminton, gdzie wstęp był wolny. Przez te zajęcia i w pierwszym tygodniu jak gdyby pojawiły się zajęcia, a w drugim było to odbicie lustrzane z tym, że gdzie wypadły na przykład warsztaty szachowe, no to pojawiły się jakieś warsztaty taneczne. W sumie w tych poszczególnych warsztatach wzięło udział 700-800 osób, w tym doliczamy oczywiście kino. I no były to też na osoby, które się powtarzały i chodziły na przykład na różne formy zajęć. Warsztaty te odbywały się w godzinach od 10 do 15. Mieliśmy też zajęcia popołudniowe i należały do nich nowe formy taneczne, które niedawno weszły do programu MOK-u. Powiem tak, we wszystkie te zajęcia zaangażowali się pracownicy Domu Kultury, tworząc różnorodną ofertę, ale z uwagi na to, że Miejski Ośrodek Kultury nie posiada wielu sprzętów animacyjnych, no, jego stan jest dosyć trudny, więc wiele tych rzeczy musieliśmy uzupełnić dodatkową pracą osób animatorów. Część tych warsztatów odbywało się na zasadzie umowy wolontariackiej. Część była, że tak powiem, realizowana w formie umowy o dzieło bądź innych umów. Natomiast koszt całkowity, jak i zakupem materiałów z opłaceniem dodatkowych form wyniósł 1315 zł za dwa tygodnie tych atrakcji dla najmłodszych. Tutaj już dotarły do mnie głosy, że ludzie jak gdyby są spragnieni rozbudowania tych zajęć i poszerzenia ich ofertę także na godziny popołudniowe i wieczorne, ale z uwagi na małe środki, jakimi dysponujemy, no w tym roku nie było to możliwe. Za kino i darmową projekcję bajki dla dzieci zapłaciliśmy 750 zł. Druga bajka była emitowana w ramach maratonu, więc był tam bilet, natomiast wygląda to obecnie tak, że mamy umowę z kinem opolskim objazdowym i jeszcze my zazwyczaj mamy z tego zarobek. Także jest to dla nas bardzo fajna współpraca i również w ramach akcji Ferie z tym kinem współpracowaliśmy. Dziękuję pani dyrektor za informację. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu następnego, piątego. Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych gminy Kłobuck w 2015 roku. Pan dyrektor Jacek Krakowian, proszę. Proszę państwa, jak co roku od kilku lat zgodnie z artykułem 30a Karty Nauczyciela jesteśmy zobligowani jako organ prowadzący do wypłacania tak zwanych dodatków uzupełniających. Szanowni państwo, w tym roku wypłaciliśmy nie wszystkim nauczycielom ten dodatek 29 stycznia 2016 roku. Proszę państwa, ja nie będę tego szczegółowo omawiać, bo tego dosyć dużo jest. Ja tylko państwa poinformuję, iż w tym roku wypłaciliśmy w sumie 776 563,79 groszy brutto oczywiście na naszym nauczycielom i proszę państwa, i to się tak mniej więcej kształtowało, jeżeli chodzi o poszczególne stopnie awansu zawodowego. Najwięcej wypłacono nauczycielom dyplomowanym, jest to kwota równa dla wszystkich, była to kwota 2937,67 groszy. Nauczyciel mianowany otrzymał brutto 2000
1823,89 zł. Nauczyciel kontraktowy nic nie otrzymał, natomiast stażysta otrzymał 26,34 zł. Proszę Państwa, taka informacja najważniejsza to jest taka, że udało nam się w tamtym roku od miesiąca wrzesień do miesiąca grudnia uszczelnić zatrudnianie nauczycieli, czyli prawie w ogóle od miesiąca grudnia nie zatrudnialiśmy żadnych nauczycieli w żadnych placówkach. Pan burmistrz doszedł do wniosku i jest to do dzisiaj praktykowane, że staramy się godzinami nadliczbowymi dodawać nauczycielom pieniądze, jak ktoś idzie na zwolnienie czy na jakieś zastępstwa. I dzięki temu w stosunku do tamtego roku jest to kwota mniejsza o 250 tysięcy. Nie chcę tu dzisiaj nic deklarować, ale ten system zaczyna być naprawdę szczelny i myślę, że w przyszłym roku, czyli w 2017, uda nam się z tej kwoty jeszcze bardziej zejść. Proszę zobaczyć, w tamtym roku było 1 000 000 z groszami, w tym roku już jest o 250 tysięcy mniej, a przypuszczam, że w roku 2017 będzie to kwota jeszcze mniejsza. Oczywiście jest to wszystko skonsultowane z dyrektorami szkół, jak ze związkami, jak również ze związkami zawodowymi i te nasze działania pana burmistrza i jak organu prowadzącego są akceptowalne, dlatego że jest to pewna forma sprawiedliwości, można powiedzieć, zawodowej, że nauczyciele mają te nadgodziny i później jak jest wyrównanie, to dostają wszyscy w miarę to sprawiedliwie. Proszę Państwa, informacja dotycząca tych średnich została przekazana do Rady Miejskiej, czyli do Państwa i do kuratora oświaty. Mimo zapowiedzi wcześniejszych przez ministerstwo nie ma na dzień dzisiejszy mowy o tym, aby ten dodatek uzupełniający wykreślić z karty nauczyciela, czyli będziemy dalej musieli te średnie, które nauczyciele nie uzyskują, dopłacać w miesiącu styczniu. Proszę Państwa, ja mam dokładne informacje w poszczególnych szkołach, ale no, jakby ktoś był zainteresowany, mogę Państwu to odbić. Jest to z rozpisaniem na ZUS-y, Fundusz Pracy, jak to wszystko wygląda dokładnie, no, ale nie będę tego szczegółowo omawiać, bo to jest godzinę omawiania. Proszę Państwa, do wyliczenia tego dodatku specjalnego posługujemy się specjalnym programem Vulkan, który mamy zakupiony. On wylicza to jakby automatycznie, co bardzo ułatwia nam później wyliczenie tych wszystkich składników. Dawniej robiliśmy to ręcznie, to trwało 2 miesiące, no było dużo, dużo pracy. Dzisiaj jesteśmy nowoczesną jednostką i mogę się pochwalić, że naprawdę to bardzo dobrze funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dyrektorze. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Już chwileczkę. Pan radny Sankiewicz, proszę. Czy takie godziny nadwymiarowe to są w jakiś sposób kontrolowane? Czy na przykład dostają je tylko te same osoby? Czy można się coś dowiedzieć więcej na ten temat? Się zapalić. Oczywiście, proszę Państwa, tak jak powiedziałem wcześniej, system został bardzo sprawnie, nie wiem czy to jest ładnie określenie, uszczelniony, ale jest dokładnie sprawdzany i pan dyrektor, zanim komukolwiek przydzieli godzinę, musi mieć zgodę pana burmistrza. Ale żeby pan burmistrz to podpisał, przychodzi to przez ZAOS, gdzie jest to kontrolowane przez specjalistów, przez panią, która się tym zajmuje, przez księgową, ostatecznie przez dyrektora i ostateczną decyzję podejmuje burmistrz. Proszę Państwa, oczywiście, że są przypadki, że nie mamy specjalistów. Tak byliśmy ostatnio na przykład z przedmiotem biologia. Są pewne przedmioty jak geografia i biologia, gdzie nie mamy fachowców, ale staramy się w ramach naszych możliwości wewnątrz naszych szkół tym osobom dodawać te godziny nadliczbowe. Proszę Państwa, tak jak mówię, w tym roku, jak również od września, nie nastąpiło żadne dodatkowe zatrudnienie w oświacie, jeżeli chodzi o ciało pedagogiczne. Pan burmistrz chciał się odnieść? Proszę. Tak, jeszcze w kontekście tego, co pan radny Sankiewicz pytał, proszę wziąć pod uwagę, że czeka nas reforma oświaty. Więc dzisiaj zwiększanie zatrudnienia w sytuacji, gdzie będziemy musieli to redukować, byłoby, no delikatnie mówiąc, nie w porządku, dlatego że ta liczba zwolnionych byłaby większa.
Dzisiaj możemy powiedzieć, że w sytuacji, gdzie tych godzin będzie mniej, możemy te nadliczbowe godziny dać osobom, które tą pracę ewentualnie mogłyby stracić. Więc jest to z dwóch powodów korzystne. Dzisiaj wchodzi nam to do średnich, to co mówił pan dyrektor, a z drugiej strony też w sytuacji reformy unikamy takiej skali zwolnień, która nas no niestety prawdopodobnie czeka, bo dzisiaj jeszcze o szczegółach trudno cokolwiek powiedzieć. Tyle, dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Chwileczkę, proszę. A bardzo. Czy podobnie jest na przykład z zastępstwami też? To jest jakoś kontrolowane? Proszę Państwa, wszystko jest dokładnie sprawdzane, bo wszystkie godziny, nadgodziny, zastępstwa do nas wpływają. Oprócz tego, proszę Państwa, do nas wpływają zwolnienia lekarskie, także mamy kontrolę jakby podwójną całego tego systemu. Także nie ma możliwości, żeby dyrektor bez wiedzy organu prowadzącego mógł wypłacić jakiekolwiek pieniądze z budżetu gminy. Dziękuję. Pani Radna Kostkowska, proszę. Panie Burmistrzu, ubiegł Pan swoją poprzednią wypowiedzią moje pytanie. Praktycznie widzę, że Pan czyta w moich myślach. Oczywiście ja ubolewam służbowo nad tym, że jest to ograniczenie możliwości wejścia na rynek pracy tych osób, które mają wykształcenie często kierunkowe, które można by było wykorzystać i dać szansę tym młodym osobom, młodym czy doświadczonym niekiedy osobom, wejściu na rynek pracy właśnie w oświacie, między innymi w oświacie. Natomiast ubiegł Pan tą odpowiedzią już wcześniejszą, to moje pytanie, to nie oczekuję tutaj dalszych odpowiedzi. Natomiast w świetle tego, co Pan powiedział odnośnie redukcji zatrudnienia, czy potencjalnej redukcji zatrudnienia, czy to już jest fakt, że rzeczywiście po analizie naboru, która miała miejsce w miesiącu marcu, przede wszystkim do przedszkoli, do szkół pierwszych klas, szkół podstawowych, możecie Państwo stwierdzić, że będą musiały nastąpić redukcje na przykład w oddziałach pierwszych klas, czy we wczesnoszkolnym nauczaniu w szkołach podstawowych, czy jednak jesteśmy w stanie obronić tą ilość zatrudnionych nauczycieli, która w chwili obecnej jest, przeczekać ten trudny okres jednego, może dwóch lat, kiedy to ureguluje się w jakiś sposób sytuacja w oświacie, w przedszkolach i szkołach, klasach pierwszych i będzie można przetrzymać ten trudny okres, bo liczę, że będziemy w stanie być może zmniejszyć ilość uczniów w klasach, co byłoby jak najbardziej korzystne z punktu widzenia i rodzica, i ucznia, że będzie bardziej zindywidualizowane nauczanie. Na pewno większe koszty generowane z budżetu gminy, ale jak najbardziej zasadne i z punktu widzenia ucznia, rodzica i z punktu widzenia nauczyciela. Tak więc to jedno pytanie. A drugie pytanie, docierają do mnie dość często informacje, zapytania, co ze żłobkiem. Bardzo dużo osób pracujących, czy chcących wejść na rynek pracy, czy wrócić na ten rynek pracy świeżo po urodzeniu dziecka, ma problem z opieką. Wydłużony jest wiek lat stażu pracy, czyli pracujemy do 67 roku życia póki co. Nie ma kto przejąć tej naturalnej opieki nad dzieckiem. Młodzi ludzie chcą się rozwijać, bo utrata pracy to jest ogromny problem w chwili obecnej, a bardzo łatwo można na ten problem natrafić. I brak możliwości zostawienia pod opieką małego dziecka, żeby właśnie pogodzić te warunki zawodowe z życiem osobistym, powodują, że rodzice muszą, czy stają pod trudnymi decyzjami, czy jednak praca i dziecko nie wiadomo gdzie, zostawić pod jaką opieką, czy byłaby możliwość stworzenia żłobka. Mówiliśmy na ten temat dość dużo na poprzednich komisjach, zakładając, że przy szkole numer 1 taki oddział żłobkowy powstanie. Nie wiem, czy na chwilę obecną jest to zaniechane działanie. Słyszałam, że częściowo tak, może inny punkt do stworzenia klasy żłobkowej czy oddziału żłobkowego. Bardzo nalegamy na to, żeby rzeczywiście dać szansę powrotu na rynek pracy młodym ludziom, którzy muszą pracować i w jakiś sposób godzić też obowiązki rodzinne. Dziękuję. Dziękuję Pani Radna. Pan Burmistrz, proszę. To do pierwszego stwierdzenia dotyczącego ewentualnych zwolnień. Dzisiaj nie mogę powiedzieć, jaka to będzie skala, bo nie chciałbym tutaj ani stracić, ani też optymistycznie na to patrzeć. I to się nie przeczeka, dlatego że dzisiaj, jeżeli mamy małe nabory w pierwszych klasach, to one będą w tych klasach takie same. Tutaj jest to problem, tak, który będzie ciągnął się do zakończenia tego rocznika, wyjścia tego rocznika ze szkół. Mamy dzisiaj już sygnały, że niektóre szkoły mają po 3,
3 uczniów, 7 uczniów, od 7 można tworzyć klasę. Czy to jest ekonomicznie uzasadnione? Trudno to określić. Oczywiście możemy stworzyć jedną klasę, wyznaczyć jeden konkretny zespół szkół, w którym ta klasa będzie funkcjonować, pierwszoklasistów. I po prostu musimy zorganizować im transport, tak, do tej szkoły. Na pewno rodzice nie będą z tego tytułu szczęśliwi, bo pierwszą klasę tak, a później drugą klasę gdzie? W następnej szkole. Jest to problem. Jest to problem, ale tak jak mówię, no będziemy, spotykamy się często z dyrektorami. Przynajmniej raz na 3 tygodnie mamy spotkania w różnych tematach, ale te tematy cały czas są przewijane. Uczestniczy w tym pani prezes Związku Zawodowego Nauczycieli, więc jest na bieżąco. Więc monitorujemy. Naprawdę no, ustawodawca stworzy nam problem, nie tylko nam, ale wszystkim samorządom, więc jest to problem wszystkich. Ostatnio ta debata, która się odbyła w Sosnowcu, dość mocno pokazała, że samorządy są zaniepokojone tą sytuacją i jakie będą skutki tej reformy. To tyle, jeżeli chodzi o szkolnictwo. Jeżeli chodzi o żłobek, nie zaniechaliśmy tego zamiaru. Mamy poważny problem i to co Państwu sygnalizowałem, z mieszkańcami szkół. Mieszkańcami obiektów szkolnych, może tak. W jedynce ten pomysł nadal jest aktualny. Państwo, jak zauważyli, w budżecie na 2016 jest zabezpieczona kwota na zakup mieszkania. Problem jest tylko takiej natury, że problem powstał dość prozaiczny. Osoba, która tam jest, ma dług w stosunku do szkoły, a przychody nie pozwalają na przydzielenie mieszkania, nawet komunalnego. I tu mamy problem prawny, tak? Druga sytuacja podobna jest w przedszkolu na ulicy Rumla, gdzie to przedszkole kiedyś tam, czy oddział przedszkolny, żłobkowy, przepraszam, był. Tam też jest lokator i możliwe, że zmienimy lokalizację. Po prostu tam nie ma problemu z zadłużeniem. Możemy to mieszkanie ewentualnie tej osobie przydzielić. To zakupione, bo nie mamy swoich mieszkań komunalnych w tym momencie, i wynająć to mieszkanie tej osobie, i ta osoba wyraża zgodę czy chęć wstępną na opuszczenie tego lokalu przy ulicy Rumla. Super sytuacją i super rozwiązaniem by było, gdyby ten oddział żłobkowy powstał jednak w jedynce, a poszerzenie oddziałów w przedszkolu na ulicy Rumla, dlatego że z trzylatkami będziemy mieć problem. I to są dwa problemy. Żłobek jakby jest siłą rzeczy jednym z problemów, który chcemy rozwiązać w tym roku, no ale też staniemy przed dylematem, że braknie nam miejsc w przedszkolach. I gdyby się udało te dwa mieszkania pozyskać i tych mieszkańców korzystających z tych lokali umieścić, rozwiązalibyśmy te dwa problemy. Proszę bardzo. Dziękuję. Gwoli uzupełnienia. Ten nabór jeszcze trwa, bo to jest do końca marca. Dyrektorzy mają też jeszcze inny problem. Starają się namawiać tych rodziców, żeby te dzieci posłały jednak do tej pierwszej klasy. Ale jeśli w tym roku utworzą tę pierwszą klasę, znów na przyszły rok mogą mieć identyczny problem. Także jest no tak mało tych dzieci. Mikrofon numer 9, jeszcze się zgłasza. Pani przewodnicząca, proszę. Pani przewodniczący, no ja bym chciała, żebyśmy wrócili do tematu tego zasadniczego, który jest w tym punkcie. Mieliśmy omawiać wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli. No trochę żeśmy zboczyli, mamy jeszcze kilka punktów, już, także już nie ewentualnie widzę, ja nie więcej, umniejszam, także. Bo jest to poważny problem i może na którejś z komisji następnych ogólnie o tych problemach porozmawiać, ale dzisiaj jednak już prosiłabym o to, żeby tego porządku, trzymać się porządku ustalonego. Dziękuję pani przewodnicząca. Już nie widzę więcej zgłoszeń, także komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości. Przechodzimy do następnego punktu. Punktu 6. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Witam tutaj pana przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, pana Grzegorza Kozerę. Bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowny panie przewodniczący, szanowna komisjo. Jest mi bardzo miło zreferować działalność zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Kłobuck. Zespół taki funkcjonuje na podstawie uchwały Rady Gminy, ale jego
podstawą utworzenia jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, konkretnie artykuł 9a tej ustawy, który zakłada funkcjonowanie takiego zespołu na terenie każdej gminy w Polsce. My jesteśmy gminą dosyć specyficzną, ponieważ jesteśmy gminą miejsko-wiejską i tutaj zakres działań jest daleko szerszy niż w przypadku tych gmin, które obejmują wyłącznie tereny wiejskie. Zresztą jak Państwo będziecie mogli się zapoznać ze sprawozdaniem i śledziliście to sprawozdanie, to w ubiegłym roku do zespołu interdyscyplinarnego wpłynęły 72 karty. 72 karty nie oznacza, że tyleż samo rodzin zostało objętych procedurą niebieskiej karty, bo w ciągu roku może zaistnieć taka sytuacja, gdzie w jednej rodzinie zakładanych jest kilka niebieskich kart. One są łączone i prowadzone jako jedna procedura, ale formalnie odnotowuje się je jako odrębne karty, które wpływają do zespołu. I w ubiegłym roku właśnie taka sytuacja miała miejsce, o ile dobrze pamiętam, te 72 karty dotyczyły 53 rodzin i ta proporcja spośród 72 kart, 50 niebieskich kart dotyczyło osób, które zamieszkują na terenie miasta Kłobuck, natomiast 22 niebieskie procedury, niebieskiej karty dotyczyły osób z terenu gminnego. No proszę Państwa, jeżeli wziąć pod uwagę, skąd się biorą te dysproporcje, no przede wszystkim są to kwestie mentalne jednak. Na terenie miasta ludzie posiadają większą świadomość problemu przemocy w rodzinie. Mamy bardziej, lepiej zorganizowaną profilaktykę, lepiej jest nagłaśniany problem, głównie poprzez to, co się dzieje również w szkołach i w środowisku lokalnym. W terenie wiejskim ta mentalność jest jednak nadal troszeczkę inna i czasami pokutuje nadal styl myślenia, w którym własne brudy pierze się we własnym domu. Bo nie oznacza to, że w terenie wiejskim tej przemocy jest mniej. Ja powiedziałbym, że jest jej nawet więcej, natomiast jest głębiej utajona. Proszę Państwa, skład zespołu interdyscyplinarnego to osoby, które są praktykami w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i spotykają się z nią na co dzień z racji wykonywanych funkcji zawodowych. Akurat w skład naszego zespołu interdyscyplinarnego wchodzi przedstawiciel Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele oświaty, przedstawiciel służby zdrowia, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Kłobuck i ja jako kurator sądowy, który jednocześnie wolą członków zespołu interdyscyplinarnego został powołany na jego przewodniczącego. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zakres działań zespołu interdyscyplinarnego, to są to przede wszystkim działania polegające na monitoringu i diagnozie tych środowisk, w których istnieje podejrzenie istnienia przemocy w rodzinie. Bo samo założenie procedury niebieskiej karty jeszcze nie generuje tego, że w tej rodzinie faktycznie dochodzi do przemocy. Zresztą, jak sami Państwo wiecie, definicja przemocy, która jest w tej chwili uwzględniona w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest bardzo szeroka i obejmuje również zachowania, które nie zawsze w takim obiegowym oglądzie są utożsamiane z przemocą, bo na przykład zaniedbanie czy zaniechanie jest również formą przemocy i ustawa tak to formułuje, natomiast no, trudno na co dzień nam przyjąć na przykład, że pozostawienie dziecka na 2 godziny w domu samego też może być przemocą, ale gwarantuję Państwu, że może być. W każdym bądź razie są to działania monitorujące i diagnozujące, czy faktycznie, bo zwykle procedura niebieskiej karty jest wszczynana nawet w przypadku jednorazowego incydentu. Czyli dochodzi do jakiegoś zdarzenia agresywnego, podczas którego dwoje ludzi ze sobą się nie zgadza, jest wszczynana procedura i działaniem zespołu interdyscyplinarnego ma być zdiagnozowanie, czy to incydentalne zdarzenie może znamionować, że w tym środowisku faktycznie występuje przemoc. Więc muszę Państwu powiedzieć, że spośród tych niebieskich kart, które
zespół interdyscyplinarny diagnozował problem przemocy w rodzinie, takiej przemocy namacalnej, ostrej, którą można było bardzo dobrze wyłuskać, to jest skala rzędu około 10-15%. Pozostałe karty dotyczą raczej zachowań problematycznych, aczkolwiek takich, które nie znamionują, że w tym środowisku jeszcze istnieje przemoc. Dlatego średnia długość trwania procedury niebieskiej karty to jest okres około pół roku, ale nie krócej niż 3 miesiące, ponieważ uznaliśmy, że w takim czasie można faktycznie poprzez te cykliczne wizyty w miejscu zamieszkania tej rodziny podejrzanej o istnienie problemu przemocy w rodzinie zdiagnozować, czy ta przemoc faktycznie istnieje. Co jest problemem zespołu interdyscyplinarnego? No ja myślę, że tak jak tutaj już również padały z innych gremiów takie uwagi, brak odpowiedniego zaplecza. Na chwilę obecną mamy ludzi, którzy są w stanie monitorować, są w stanie podejmować takie działania w środowisku rodziny poprzez rozmowy kierowane, poprzez pouczanie, przypominanie o odpowiedzialności karnej, którą sprawca może ponieść w przypadku, jeżeli faktycznie dochodziłoby do przemocy. Natomiast nie mamy zaplecza, nie mamy dobrze rozbudowanego poradnictwa. W tej chwili jedyną taką instytucją samą w sobie jest pani Małgorzata Browińska z Komitetu Ochrony Praw Dziecka, która i udziela porad, i pisze pisma procesowe do sądu, i stara się tych ludzi w jakiś sposób ukierunkować i zaopiekować zgodnie z ich oczekiwaniami, bo pomagamy na tyle, na ile życzy sobie tego klient. Natomiast jeżeli chodzi o takie specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, no tutaj jest już problem. Jeżeli jest to problem dotyczący przemocy wobec dzieci, staramy się korzystać z istniejącej infrastruktury i wykorzystujemy powiatową poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Ale jeżeli problem ten dotyczy osoby dorosłej, no to nasze możliwości są już niestety ograniczone, ponieważ jedynym psychologiem, który funkcjonuje tak jak gdyby w obiegu takim publicznym, jest psycholog w poradni zdrowia psychicznego. No ale tam trzeba być pacjentem, żeby zostać przyjętym. Także niestety tutaj, jeżeli chodzi o poradnictwo psychologiczne, mamy deficyty i one są odczuwalne. Częściowo staramy się je łatać poprzez wykorzystanie psychologa, który funkcjonuje w punkcie pomocy ofiarom przestępstw. To jest taki punkt, który jest finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i został powołany tutaj na ulicy Skorupki w Kłobucku. Zresztą pani Sylwia Polanowska jest również kierownik tego punktu, jest również, została przez nas poproszona o udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego w taki sposób, żebyśmy mogli naszego klienta kierować, umówić, pokierować bezpośrednio do osoby, która ma mu udzielić konkretnej pomocy, bo na tym polega pomoc, proszę Państwa. Jeżeli potraktujemy człowieka instytucjonalnie na zasadzie, to pan pójdzie, to tam jest taka instytucja i tam panu powiedzą, to w 90% przypadków on tam nie trafi. Natomiast jeżeli jesteśmy mu w stanie powiedzieć, proszę pana, jest pani Jola, która z panem porozmawia na taki a taki temat, i ja do niej w tej chwili zadzwonię i umówię pana na spotkanie, to on wtedy w taką pomoc wejdzie. Kolejnym problemem, bardzo ważkim, i tutaj powiem szczerze, że nie mam pomysłu, jak moglibyśmy to rozwiązać, bo myślę, że problem dotyczy nie tylko naszej gminy, ale dotyczy całego powiatu kłobuckiego. Mieliśmy w tym roku jeden taki przypadek, w którym no istniało podejrzenie bardzo ostrej przemocy, takiej wręcz zagrażającej życiu i zdrowiu. Żeby się nie posługiwać jakimiś konkretami, ale tylko Państwu nakreślę. Osoba, która była kiedyś w służbach mundurowych, najprawdopodobniej po konsultacjach psychiatrycznych, z przemocą fizyczną wobec partnera.
I ponieważ uznaliśmy, że jest to tak wysoki stopień zagrożenia, powinniśmy tą osobę zabezpieczyć jej bezpieczeństwo. Nie mamy na terenie Kłobucka ośrodka interwencji kryzysowej, nie mamy hostelu, w którym byśmy mogli umieścić ofiarę przemocy w rodzinie. Nie jesteśmy w stanie takiej osoby odizolować od sprawcy. Wyjątkowo w tym jednostkowym przypadku, po przedstawieniu przeze mnie informacji, jak wygląda sytuacja w tej rodzinie, zgodziła się pani kierownik ośrodka interwencji kryzysowej w Częstochowie wyjątkowo mieszkańca Kłobucka przyjąć, ale jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, moi drodzy państwo, to chodzi o kasę. Ośrodek interwencji kryzysowej w Częstochowie jest finansowany z środków miasta Częstochowy. Oni nie są w stanie przyjmować nam klientów, jeżeli nie jest zawarte stosowne porozumienie. I tutaj moja gorąca prośba do komisji, a za pośrednictwem komisji również do Rady Gminy, oraz ważenie możliwości podjęcia takich działań w kierunku zawarcia takiego porozumienia. To nie będą sytuacje częste, moi drodzy państwo, to nie będzie nadwyrężało nadmiernie budżetu gminy. Natomiast na pewno pozwoli nam wszystkim spać spokojnie w taki sposób, że nie będziemy się czuli odpowiedzialni wszyscy jako społeczeństwo za krzywdę, której może doznać ewentualnie jakaś osoba w realnej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Ja myślę, że życie człowieka nie ma przełożenia na pieniądze i tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Stąd mój gorący apel do państwa. I trzecia rzecz, która mi się nasuwa na bazie tego, co robimy w zespole interdyscyplinarnym. Wszędzie, gdzie pracuje się z ofiarami i ze sprawcami przemocy w rodzinie, oddziaływania, które dotyczą tych osób, mają być ukierunkowane zarówno na osobę, która jest podejrzana o to, że wobec niej jest ta przemoc stosowana, jak i na osobę, co do której istnieje podejrzenie, że tą przemoc stosuje. No niestety z przykrością muszę powiedzieć państwu tak, na terenie gminy Kłobuck nie ma ani grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ani nie ma grupy terapeutycznej dla sprawców przemocy w rodzinie. Czemu to jest takie ważne dla gminy? Ponieważ niesie to realne skutki, które później przekładają się na budżet, bo jeżeli eliminujemy problem przemocy w rodzinie, to ma to również aspekt ekonomiczny. Jest mniej porad medycznych, mniej interwencji policji, jest mniej zaangażowania środków budżetowych. I dodatkowo, kiedy była kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Częstochowie, w tamtejszym zespole interdyscyplinarnym i ośrodku interwencji kryzysowej, to zasadniczy wytyk, jaki dotyczył tej kontroli, był właśnie taki, że tam taka grupa dla sprawców przemocy w rodzinie nie funkcjonuje i że powinna zostać koniecznie zapewniona, ponieważ jeżeli mówimy o przemocy w rodzinie, fajnie jest, jeżeli pracujemy z osobą podejrzaną o to, że ona tej przemocy doznaje i ona się jest w stanie z tego stopniowo wyzwalać, ale tak naprawdę problem przemocy dopiero wtedy niwelujemy, kiedy jesteśmy w stanie zmienić sprawcę. Proszę państwa, jak funkcjonuje zespół interdyscyplinarny? Zespół interdyscyplinarny akurat na terenie gminy Kłobuck przy takiej ilości niebieskich kart, procedury niebieskiej karty sięgającej około 70 procedur w ciągu roku, no nie jest organem, który pracuje bezpośrednio z osobami doznającymi przemocy czy z osobami podejrzanymi o stosowanie tej przemocy. Jesteśmy bardziej ciałem opiniującym, zarządzającym, koordynującym działania grup roboczych, które typowo już pracują w środowisku. Jakie jest założenie? To jest grupa specjalistów, natomiast spośród tej grupy specjalistów dana rodzina ma kontakt zawsze. Grupa robocza jest powoływana w tak zwanym składzie uderzeniowym. Wchodzi dzielnicowy i pracownik socjalny. Oni mają wstępnie rozeznać sytuację w rodzinie,
zdiagnozować problemy, jakie tam są, przedstawić wstępną informację i wtedy dopiero na podstawie tego my podejmujemy decyzję, czy włączamy jeszcze inne osoby do tej grupy. Bo jeżeli są małoletnie dzieci, które są w wieku szkolnym i można w jakiś sposób zaopiekować je na terenie szkoły przez pedagoga szkolnego, to wtedy jest uzasadnione, żeby go do tej grupy włączyć. Jeżeli w tej rodzinie są jakieś dysfunkcje, które sprawiają, że dziecko wymaga specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to wtedy do grupy włączany jest przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej. Także grupa jest dostosowywana do faktycznych potrzeb rodziny. No i każdorazowo grupa ustala plan pomocy rodzinie, on jest takim załącznikiem do niebieskiej karty i według tego planu później sobie tą pracę z rodziną realizuje. No tak jak mówiłem, ze względu na infrastrukturę, takie są działania, jak na ile nam infrastruktura pomaga, pozwala, więc możemy udzielić pomocy materialnej, możemy monitorować sytuację w rodzinie, możemy udzielić pomocy prawnej w takim ograniczonym zakresie, w jakim ja posiadam tą wiedzę niezbędną dla wykonywania zawodu, który przyszło mi w życiu wykonywać. No i jesteśmy w stanie te osoby pokierować, udzielić im porad, udzielić im pomocy. Natomiast nic ponad to, co wynika z naszej inicjatywy i z naszego zaangażowania. Proszę Państwa, i co dosyć istotne, zespół interdyscyplinarny nie niesie praktycznie żadnych obciążeń dla budżetu gminy. Naszą obsługę administracyjną stanowi i biurową zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojego budżetu, a każdy z nas pełni swoje funkcje w ramach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych również nieodpłatnie w ramach wykonywanych czynności zawodowych. Czy to jest tylko w ramach czynności zawodowych? Nie, proszę Państwa, ponieważ mnie jako kuratora nikt nie zwolni z części nadzorów i z części spraw, które wykonuję w swoim zawodzie, tylko i wyłącznie dlatego, że jestem jednocześnie przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego. Muszę pogodzić jedno i drugie. Staram się to robić godnie. Dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, chętnie odpowiem. Dziękuję Panie Przewodniczący za obszerne i bardzo wyczerpujące informacje. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania? Mikrofon numer 9. Pani Przewodnicząca, chwileczkę. Uruchomię myszkę tylko. Panie Przewodniczący, proszę. Mam takie pytanie. W tym sprawozdaniu, które otrzymaliśmy, tak czytam, to tak czytając go i zaraz tutaj przytoczę pewne fragmenty, ja mam takie odczucie, że tej przemocy jakby nie ma. Nie ma, bo i to bardzo dobrze, i to bardzo dobrze. Zespół interdyscyplinarny pisze, że wtedy, gdy przemoc jest ukierunkowana na osoby małoletnie, kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. W 2015 roku nie skierował do sądu ani jednego zgłoszenia. No to super, że tej przemocy nie ma. Poza tym jeszcze mam takie pytanie. To jest jedna rzecz. A druga, że tak, w tych 70 przypadkach najczęstsze wydanie niebieskiej karty, zamknięcie procedury związane jakby z realizacją tego potem z tym monitorowaniem, obserwowaniem rodziny, było wyczerpanie możliwości oddziaływania wobec rodziny, odnośnie której dochodziło podejrzenie, iż jest dotknięta problemem przemocy przy jednoczesnym braku czynników, które wskazywałyby, że w środowiskach tych występuje przemoc. Czyli rozumiem, że była diagnoza, że ta przemoc nie występuje. I pisze również Pan w sprawozdaniu o tym, że daje Pan pod rozwagę, że dobrze byłoby utworzyć ten ośrodek interwencji kryzysowej. No tylko w przypadku, gdy tylko jedna osoba była przyjęta do ośrodka kryzysowego w Częstochowie w ciągu roku, to czy jest to zasadne? Natomiast nie mamy jeszcze takich danych, bo tu mówimy tylko o gminie, w powiecie, bo może w powiecie tak. Natomiast uruchomienie takiego ośrodka w gminie, no raczej nie, chyba że nie chce ten ośrodek w Częstochowie przyjmować.
Ja nie wiem, jak to jest, porozumienia można spisywać, ale oni nigdy nie bezpłatnie nie spiszą, tak jak w przypadku Izby Wytrzeźwień również, znaczy nie można tego porównywać, aczkolwiek no niektórzy z tych sprawców przemocy to pewnie są osoby, które nadużywają alkoholu, to życzyli sobie bardzo wysokie takie opłaty za gotowość. Ale oczywiście ja tutaj nie chcę absolutnie, bo jestem pod wrażeniem tego, co robi ten zespół, zwłaszcza, że pracuje społecznie. Tak? Dobrze rozumiem? Że społecznie Państwo pracujecie. Natomiast, no tak jak mówię, czyli należałoby stwierdzić, że u nas jest bardzo dobrze, aczkolwiek jeszcze mam taki niedosyt, że Pan powiedział, że pół roku tylko jest ta rodzina jakby monitorowana. A czy potem... Może nie państwa, ale czy jest taka rodzina przekazywana pod taki dozór jeszcze, bo ja sobie to tak wyobrażam, że przez pół roku, jeśli sprawca w rodzinie wie, że przyjdzie ktoś z GOPS-u, że jest mimo wszystko poddany tej obserwacji, to on może no, faktycznie wytrzymać i tej przemocy nie stosuje. Natomiast czy państwo macie taką wiedzę? Czy potem te same rodziny wracają na następny rok? Czy ktoś potem tym rodzinom jeszcze pomaga? Bo te grupy wsparcia super. Tylko nie wiem, czy te dzieci byłyby, czy rodzice byliby chętni, żeby dzieci w takich grupach wsparcia, czy sami uczestniczyli. Natomiast pamiętam sporo lat temu, to już będzie, kiedy, i to pan chyba też był kierownikiem, czy nie wiem, czy to dyrektorem, świetlicy środowiskowej, która działała na terenie miasta i wiem, że wtedy ta świetlica środowiskowa cieszyła się dużym powodzeniem. Potem ona została zlikwidowana. I czy może w stronę takiej właśnie świetlicy środowiskowej, gdzie by dzieci mogły przychodzić, no to są też koszty na pewno, ale w taką stronę ten zespół, no nie pan, bo pan pracując społecznie to, ale czy w taką stronę nie kierować swoich działań? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący. Panie przewodniczący, jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, no nie jest aż tak dobrze. Ta przemoc niestety na terenie gminy Kłobuck jest. To, że nie były kierowane zawiadomienia do sądu rodzinnego, to wynika z tego, że pragmatyka postępowania jest taka, że kieruje się zawiadomienie do sądu, my jako zespół interdyscyplinarny kierujemy do sądu rodzinnego zawiadomienie wyłącznie wówczas, jeżeli istnieje podejrzenie, że przemoc bezpośrednio dotyczy dziecka. Jeżeli ona dotyczy rodziców dziecka, natomiast ci rodzice z ustaleń grupy roboczej wynika, że niezależnie od istniejącego pomiędzy nimi problemu nie zaniedbują obowiązków opiekuńczych i wychowawczych, to nie kierujemy takiego zawiadomienia do sądu rodzinnego, bo to by było tak jak gdyby wtórne naznaczenie rodziny poprzez to, że niezależnie od problemu, który oni mają pomiędzy sobą jako małżonkowie dotyczącego przemocy, to doklejamy im jeszcze łatkę na zasadzie, ponieważ jest u was przemoc, to na pewno musicie być złymi rodzicami. Więc te zawiadomienia do sądu rodzinnego są kierowane wyłącznie wówczas, jeżeli grupa robocza ustali, że przemoc może dotyczyć dziecka. Jeżeli chodzi o zawiadomienia do prokuratury, to zespół interdyscyplinarny skierował jedno takie zawiadomienie, ale wyłącznie dlatego, że osoba, która była dotknięta, podejrzana o to, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, sama na złożenie takiego zawiadomienia się nie zdecydowała. W pierwszej kolejności staramy się jednak zmotywować osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, żeby ona coś zrobiła w swojej sprawie, ponieważ jak dobrze Państwo wiecie, u ofiary przemocy w rodzinie funkcjonuje taki mechanizm wyuczonej bezradności. Czyli jeżeli wy coś za mnie zrobicie, to fajnie, natomiast ja w swojej sprawie niewiele będę w stanie zrobić. Dlatego my w pierwszej kolejności pracujemy nad ofiarą, żeby to ona się zdecydowała na złożenie zawiadomienia, a dopiero jeżeli widzimy, że ona tego nie zrobi, a sytuacja jak najbardziej tego wymaga, to kierujemy my. Dlatego ilość zawiadomień z procedury niebieskiej karty jest dużo wyższa niż to jedno.
tutaj tego zabrakło w tym sprawozdaniu, ale myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba, to my w przyszłym roku w sprawozdaniu uwzględnimy te dane w oparciu o skoordynowanie tych działań z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku, bo to oni mają szczegółowe informacje na temat tego, z ilu procedur niebieskiej karty wpłynęły zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Kiedy kończymy procedurę? No, ze względu na wyczerpanie zakresu działań, czyli my już ze swojej strony zrobiliśmy wszystko. Zaopiekowaliśmy rodzinę pod względem materialnym, pouczyliśmy, popracowaliśmy nad kobietą, żeby troszeczkę postarała się zmienić. Postaraliśmy się panu wytłumaczyć, czy pani wytłumaczyć niewłaściwość jej sytuacji w chwili, kiedy podejmuje działania mogące wyczerpywać jakieś tam zakres jakiegoś przestępstwa. Więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Robiliśmy to przez pół roku, robiliśmy to przez rok. Nic się nie zmienia, jest konstans, tak? No więc wtedy kończymy, bo nie ma sensu czegoś kontynuować, co nie ma perspektyw na to, żeby przyniosło jakąś inną zmianę. Natomiast to pytanie o to, czy taka rodzina jest monitorowana. W przypadku, jeżeli tam dochodziło do przemocy i było złożone zawiadomienie, to z reguły kontynuujemy procedurę dotąd, dopóki nie zapadnie orzeczenie sądowe. Czyli jeżeli sprawca zostaje skazany, wówczas kończymy procedurę niebieskiej karty, bo on już przechodzi w jurysdykcję sądową i jesteśmy spokojni co do tego, jak to dalej będzie funkcjonowało. W tych rodzinach, gdzie są jakieś przesłanki odnośnie niskiej wydolności wychowawczej, staramy się uaktywnić asystentów rodziny jako taki miękki sposób działania i z chwilą, kiedy kończy się procedura niebieskiej karty, asystent rodziny jak najbardziej zostaje i jest pewna kontynuacja oddziaływań już ukierunkowanych stricte na te problemy opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące w rodzinie. Natomiast nie ma takiej instytucji, która by po zakończeniu procedury niebieskiej karty monitorowała los tych rodzin. No nie, one mogą wracać. Zdarza się, że jeżeli mieliśmy chyba 3 bądź 4 takie przypadki, gdzie była prowadzona procedura niebieskiej karty i na przykład po 1,5 roku wróciła kolejna niebieska karta. Natomiast są to przypadki zdecydowanie rzadkie. Dziękuję panie przewodniczący. Pani radna Kotkowska, tak? Ja tylko tak. Proszę. Dziękuję. Tak krótko chciałam dopytać, oczywiście problem, który jest ujawniony i trafia do państwa, to jest pewnie jakaś część w tych sytuacjach, które być może w czterech ścianach się dzieją, o których po prostu ani państwo, ani inne osoby, które mogłyby się sprawą zająć, po prostu zwyczajnie nie wiedzą, bo nie są ujawniane te sytuacje. Ale mówił pan, i do tego chcę się odnieść, mówił pan o potrzebie, którą pan zauważa, czy państwo zauważacie, powołania grup wsparcia zarówno dla ofiar przemocy, jak i dla sprawców przemocy. Mówił pan również, tutaj pani przewodnicząca to podkreślała, o możliwości pomocy dzieciom w ramach świetlicy środowiskowej. Na pewno jest to, czy można byłoby wpisać takie działanie do działań gminy. Natomiast tutaj pytanie, czy zasadnym, i to też częściowo do pana burmistrza, zasadnym byłoby zainicjowanie może jakiejś organizacji pozarządowej, bo ja tutaj widzę tą możliwość scedowania na organizację pozarządową, podobnie jak był uruchomiony, nie wiem jak teraz funkcjonuje, ale swego czasu Komitet Ochrony Praw Dziecka, gdzie tworzył punkt typu hostelowego u nas w Kłobucku, później ten punkt był przeniesiony do Krzepic, teraz nie mam wiedzy jak ten punkt funkcjonuje, czy jest dalej realizowany i świadczona pomoc w ramach tej możliwości zabezpieczenia ofiar przemocy i pobytu w tymże ośrodku. Czy tylko i wyłącznie jest Częstochowa i na naszym terenie powiatu już nie występuje taki punkt. Ale jeżeli nie występuje, to kolejna sprawa. Czy faktycznie jest możliwość nawiązania porozumienia z ośrodkiem interwencji w Częstochowie? Czy w ogóle podejmowaliśmy już się, panie burmistrzu, takiego nawiązania kontaktu i płacenia nie a konto
że może ktoś będzie albo nie będzie skierowany w trakcie roku, czy będzie to kilka, czy jedna, czy właśnie żadnej osoby, ale nie wiem, zaliczkowo jak ktoś już tam faktycznie trafi i po zakończeniu tegoż pobytu, bo z góry podejrzewam, że trudno jest oszacować, jak długo taka osoba będzie w takim ośrodku przebywała. Może to być miesiąc, dwa, ale mogą to być i lata, tak? Dopóki nie zostanie ustalona procedura zakończona, tak naprawdę procedura sądowa. Czy tutaj się mylę, czy jest jakaś inna ścieżka, żeby ustalić, jak długo taka osoba w ośrodku interwencji kryzysowej może przebywać? I tu taki apel, prośba, żeby może faktycznie nawiązać, bo koszty utrzymania takiego środka interwencji kryzysowej na poziomie gminy to są na pewno ogromne i rzeczywiście nie wiem, czy niezbędne, czy nie lepiej nawiązać współpracę i z tą Częstochową i tam ponosić, partycypować w kosztach utrzymania i no, zapewnienia tej opieki ofiarom przemocy, ewentualnie no, osobom innym pokrzywdzonym. To jedno pytanie. Natomiast druga kwestia dotycząca tych organizacji pozarządowych, o których zaczęłam, czyli grupy wsparcia, świetlica środowiskowa ewentualnie. Czy nie można by takiego zadania rozpisać? W tym roku jest to za późno, bo jesteśmy już po konkursie z tak zwanego korkowego i ze środków przeciwalkoholowych, funduszu antyalkoholowego. Natomiast na przyszły rok, czy nie warto byłoby rozważyć prowadzenie takiego zadania, jak właśnie świetlica środowiskowa, która byłaby prowadzona przez organizację pozarządową, no i ewentualnie tego typu grupy wsparcia, które też uważam, że z dużą możliwością, jeżeli byłyby dofinansowane częściowo z budżetu miasta, mogłyby być w sposób prawidłowy i kompleksowy prowadzone. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję, pan przewodniczący. Jeżeli chodzi o ten hostel, który funkcjonował przy Komitecie Ochrony Praw Dziecka, to zginął śmiercią naturalną. Nie ma go. Nie ma go, dlatego stąd moja informacja o tym, że musieliśmy szukać miejsca w Częstochowie, bo akurat pani przewodnicząca tutaj wspomniała o świetlicy środowiskowej, która kiedyś funkcjonowała, ale to nie ja ją tworzyłem. To ją tworzył pan Andrzej Ujma, ona funkcjonowała wtedy przy Domu Dziecka w Kłobucku. Natomiast jeżeli chodzi o hostel, to tutaj się przyznaję, że to takie moje dziecko i mój pomysł. I on faktycznie funkcjonował przez pewien czas i kiedy tutaj był na miejscu, to funkcjonariusze policji bardzo często korzystali z możliwości zabezpieczenia tam osób. To było wtedy robione troszeczkę na wariackich papierach, moi drodzy państwo, bo jeżeli chodzi o hostel, to tam jest kwestia, że jeżeli jest pensjonariusz, to musi być zapewniona opieka interwenta przez 24 godziny na dobę. I to w tym momencie generuje koszty, stąd mając tę świadomość, ja celowo wspomniałem o porozumieniu z ośrodkiem interwencji, przynajmniej próbą nawiązania takiego porozumienia z ośrodkiem interwencji kryzysowej w Częstochowie, ponieważ wtedy to jest tylko no, kwestia dogadania warunków tego porozumienia, bo ja się tutaj zgadzam, co pani radna powiedziała, że to nie powinno być za gotowość, tylko powinno być porozumienie zawarte na zasadzie płacimy za faktyczny pobyt naszego człowieka. Zresztą jest to pewien standard w zakresie porozumień dotyczących tych z zakresu pomocy społecznej, bo na takich zasadach na przykład są finansowane rodziny zastępcze, tak? Płaci się za faktyczny pobyt, a nie za gotowość. To jeżeli chodzi o ośrodek interwencji kryzysowej, jeżeli chodzi o świetlicę środowiskową, ja myślę, że w Komitecie Ochrony Praw Dziecka pewnie znalazłyby się osoby, które byłyby to na tym etapie poprowadzić. Rzecz tylko w tym, jakiego rzędu to będzie dotacja, proszę państwa, mówiąc wprost i bez ogródek. Bo jeżeli te dotacje w ostatnich latach, kiedy jeszcze taka świetlica funkcjonowała przy Komitecie Ochrony Praw Dziecka, to były dotacje rzędu 5000 zł w skali roku, to za to się nie da poprowadzić świetlicy środowiskowej. To nie ma tura leczka niż jeszcze raz robić ciebie oficera. Także ja jak najbardziej jestem za tym, żeby taka świetlica powstała. Natomiast myślałem, że być może
Uda się ją zrobić w strukturach miejscowego ośrodka pomocy społecznej. To by było w jakiś sposób nawet uzasadnione, bo wtedy, nie wiem, w porozumieniu z pozarządówką też można byłoby to poprowadzić. Dziękuję, panie przewodniczący, pan burmistrz. Odnośnie pytania pani radnej, w zasadzie pan przewodniczący na większość pytań odpowiedział. Co do świetlicy środowiskowej, jak państwo wiedzą, gmina przymierza się do dwóch zadań. I myślę, że to jest szansa na rozwiązanie tego problemu. Mówimy o Centrum Integracji Społecznej i Centrum Usług Społecznych. Myślę, że Centrum Integracji Społecznej mogłoby, no ja nie mówię, że rozwiąże ten problem, tak, bo ono ma inne troszeczkę cele, inne zadania, ale w ramach tego obiektu można by ewentualnie utworzyć świetlicę integracyjną dla dzieci również, że tak powiem, dotkniętych tym problemem. Ale tak jak powiedziałem, będziemy mądrzejsi, dzisiaj opracowujemy ten program, zbieramy dane, było spotkanie ostatnio z dzielnicowymi, zbieramy dane dotyczące również tych sfer przemocy, sfery dotyczącej różnych rzeczy związanych z ubóstwem, związanych z problemami rodzinnymi, więc te dane zbieramy, żeby ten program był pełny. I ten program nam da tak de facto odpowiedź, jak to centrum ma funkcjonować, jakie zadania spełniać. Tyle, dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Komisja przyjęła sprawozdanie. Przechodzimy do punktu 7. Sprawozdanie z realizacji programu dla rodzin wielodzietnych gmina Kłobuc dla rodziny Karta Dużej Rodziny. Pan Robert Jaszczyk. Proszę bardzo. Witam państwa. Od momentu wejścia w życie uchwały wprowadzającej program dla rodzin wielodzietnych gmina Kłobuc dla rodziny Karta Dużej Rodziny od 28 kwietnia tego roku do końca kwietnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał Karty Dużej Rodziny dla 129 rodzin. Natomiast łączna liczba kart wyniosła 657. Nawiązaliśmy porozumienia z 24 podmiotami, z czego dwa podmioty to OSIR i MOK. Poprosiliśmy o takie dane, te dwa podmioty, ile osób skorzystało z ulg i zniżek dzięki Karcie Dużej Rodziny. Z danych przedstawionych przez OSIR. Tam była zniżka na 50% na pływalnię. Skorzystało dosyć dużo osób, 258 osób. Wysokość kosztów wygenerowanych z tego tytułu wyniosła prawie 1000 zł, dokładnie 999,50 groszy. Natomiast tutaj z Miejskim Ośrodku Kultury niestety nikt nie skorzystał. Natomiast reszta podmiotów nie zwracaliśmy się. No, to są jednak prywatni przedsiębiorcy i takie dane są raczej ich tak. Natomiast co do umów z podmiotami, one zazwyczaj kończą się w kwietniu, część jest troszeczkę dłużej. Będziemy pracować, żeby wszystkie te umowy zostały przedłużone, żeby nowe podmioty zostały włączone do Karty Dużej Rodziny. No i chyba wszystko na ten temat. Jeżeli państwo mają pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję. Dziękuję panu kierownikowi. Mikrofon numer 6, pan radny Woźniak. Tak, proszę. To działa? Działa. Nie działa. Działa. Z dużym entuzjazmem przyjąłem tą tabelę i te dane, które są zawarte w tabeli. Uważam, że to jest bardzo dobra nasza decyzja. Tutaj podziękowania moje dla pana Tomka, radnego, bo to było z jego inicjatywy głównie ta zniżka. Idąc dalej, myślę, że ta kwota 900 zł, którą jakby OSIR nie zarobił na siebie, to nie jest kwota jakaś znacząca, która miałaby wpływ na funkcjonowanie tego ośrodka. To ja w tym momencie chciałem złożyć taki wniosek o zmianę uchwały i zwiększenie tej kwoty do 100%. Uważam, że rodziny wielodzietne powinny być wyróżniane w naszej gminie, tak jak w przypadku odpadów mają sporą ulgę, jest to spore wyróżnienie. Uważam, że to wyróżnienie też się należy. Wygeneruje to, załóżmy, kolejny 1000 zł, które OSIR nie zarobi,
a to nie będzie miało jakiegoś istotnego wpływu na działalność basenu. Także na przyszłą komisję taki mój wniosek chciałbym, aby był rozpatrzony. Dziękuję, panie radny. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pani radna Kotkowska, proszę. No, odnośnie tego wniosku pana Mateusza, przed chwilą postawionego. Bardzo ciekawy wniosek, ale ja bym go lekko zmodyfikowała, jeśli można. Mianowicie, że owszem, dla karty dużej rodziny i dla członków dużej wielodzietnej rodziny, dla dzieci z takich rodzin za darmo oczywiście, w 100% dofinansowanie, czyli wejście za darmo, ale dla rodziców 50% ulgi. W taki sposób rozważenie. W przyszłej komisji na ten temat porozmawiamy. Wprowadzimy taki punkt na następną komisję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości. Przechodzimy do punktu następnego. Punkt 8. Informacja dyrektora MOK-u z bieżącej działalności ośrodka. Pozwoliłem sobie wprowadzić taki punkt z dwóch powodów. Macie państwo w materiałach dwie petycje wieloletnich działaczy społecznicy współpracujący z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kłobucku oraz rodzice dzieci uczestniczących na zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku oraz na wniosek radnego Mateusza Woźniaka. Może odczytam ten wniosek. Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad na najbliższym posiedzeniu Komisji Publicznej Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki punktu następującej treści. Złożenie sprawozdania przez panią dyrektor MOK Olgę Skwary z bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w zakresie prowadzonej w ostatnich miesiącach polityki kadrowej i procedur udostępniania pomieszczeń MOK-u zainteresowanym podmiotom. Uzasadnienie w związku z publiczną dyskusją, jaka wywiązała się w naszej gminie na temat ostatnich wydarzeń związanych z działalnością MOK-u, uważam za słuszne przedstawienie radnym Rady Miejskiej w Kłobucku uzasadnienia prowadzonej przez panią dyrektor koncepcji zarządzania tym ośrodkiem. Bardzo proszę panią dyrektor o informację. Dzień dobry. Przyszło mi w dniu dzisiejszym występować po raz drugi. Może nie będę się skupiać na stałych formach zajęć MOK, które się teraz odbywają, ale przejdę do tych bezpośrednich zapytań. Rozpocznę od polityki kadrowej. Jeśli chodzi o elementy strategii, na którą składają się procedury i zwyczaje dotyczące postępowania z pracownikiem, to powinna zapewnić zaspokojenie potrzeb, ambicji, aspiracji zawodowych poprzez realizację celów i zadań statutowych MOK-u przez pracownika. Na straży tych celów stoi niewątpliwie przełożony jednostki w każdej chwili. Stan i struktura zatrudnienia obecnie w MOK zatrudnionych jest na obecną chwilę 9 osób. Jest to dyrektor, księgowa, specjalista do spraw administracyjnych, robotnik gospodarczy, pani zajmująca się sprzątaniem obiektu, gospodarz obiektu związany ze sprawami technicznymi, instruktor do spraw realizacji obsługi imprez kulturalnych i artystycznych, instruktor do spraw edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, instruktor do spraw upowszechniania plastyki oraz instruktor do spraw upowszechniania muzyki. Obecnie mamy wakat na stanowisku instruktor do spraw upowszechniania teatru od 4 marca 2016 roku. Dodatkowo Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku zawiera umowy o dzieło i umowy zlecenie na prowadzenie dodatkowych zajęć tańca towarzyskiego, tańca współczesnego, instruktora prowadzącego zespół Kłobuczanie, instruktora prowadzącego zespół Łobodnianki, dwóch instruktorów prowadzących, właściwie kapelmistrzów prowadzących orkiestry zamiejscowe, to jest orkiestry w Białej i w Kamyku. I mamy także instruktora prowadzącego zespół ludowy Ziemia Kłobucka. Także pracowników w MOK-u jest dosyć dużo. W momencie przejęcia przez dyrektora obiektu ja spotkałam się osobiście z wielkim chaosem pracy.
jeśli chodzi o pracowników merytorycznych. Nie wykonywali oni obowiązków wyznaczonych zakresami czynności. Nadto pojawiły się problemy z wykonywaniem podstawowych czynności zlecanych przez przełożonego. Kontrola dokumentacji merytorycznej wykazała, że jest ona prowadzona w sposób nieodpowiedni lub w ogóle. Nie przestrzegali w momencie, kiedy przyjęłam jednostkę, pracownicy oficjalnie podawali, że pracują w zmniejszonym wymiarze czasu pracy, a tak absolutnie takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Dokumentowali mi to również w kartach pracy, bo kiedy przyjęłam tą jednostkę, poprosiłam ich o sporządzanie takich kart pracy, żeby móc przez jakiś czas przyjrzeć się zadaniom, jakie wykonują pracownicy. Co do, mówię tak, że w związku może z ustawą o ochronie danych osobowych, jeśli chodzi o rozwiązanie stosunku pracy z instruktorem do spraw upowszechniania teatru, mogę jedynie powiedzieć, że stosunek ten nastąpił na skutek porozumienia stron na wniosek pracownika. Pracownik złożył wniosek w jednym dniu, zgoda została wyrażona w dniu następnym. Także tak to wyglądało. Powołując się na tą ustawę o ochronie danych osobowych, uważam, że w tej chwili no, nie mogę nic więcej na ten temat powiedzieć. Co jeszcze ważne, dodam, że kodeks pracy określa prawa i obowiązki każdego z pracowników. Dodatkowo regulują to różne inne wewnętrzne dokumenty, regulaminy, zakresy czynności i tak dalej. Żaden z pracowników nie może sobie pozwolić na łamanie przepisów prawa pracy, regulaminów tych wymienionych przed chwilą w żadnym zakładzie pracy. No i niewątpliwie takim zakładem jest też Miejski Ośrodek Kultury, gdzie pracownika obowiązuje 8-godzinny dzień pracy i 40 godzin w tygodniu. Postępowanie wobec pracownika, z którym nastąpiło do rozwiązania tej umowy, jest zgodne z literą prawa, a zatem zgodne z zasadami prawa pracy. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem nie miało na celu rozwiązania grupy teatralnej w MOK. Byłam zmuszona rozstać się z pracownikiem w trosce i obawie o wizerunek jednostki i w trosce o bezpieczeństwo osób pracujących, a także tych uczęszczających na zajęcia do Miejskiego Ośrodka Kultury. Sytuacja jest taka, że za obiekt pełną odpowiedzialność ponosi osoba, która kieruje tą jednostką. W tym przypadku jest nią dyrektor, to on deleguje zadania i tu warto chwilkę omówić definicję deleguje zadania, bo to dyrektor zobowiązuje pracowników do pewnych działań, a w wyniku jakichś dziwnych sytuacji powstały informacje, że jakieś dziwne podziały, że nie działamy w zespole, tylko że dyrektor powinien realizować swój program, pracownicy program odrębny. No absolutnie chyba w żadnej jednostce takie myślenie, taki sposób wykonywania działań no jest niedopuszczalny. Pracownicy podlegają dyrektorowi, nie podejmują samowolnych działań. No i to chyba tylko kierują się z obowiązującymi zasadami prawa pracy. To chyba wszystko, co chciałabym ja osobiście powiedzieć na ten temat, jeśli chodzi o politykę kadrową. Być może będą jeszcze jakieś pytania, a później przejdę do drugiej części zadanego pytania. Dziękuję pani dyrektor. Czy ktoś z państwa chciałby zadać pytanie? Proszę bardzo. Proszę podejść tutaj do mikrofonu, przedstawić się. Czwóreczka, tak? Dziękuję panu przewodniczącemu za udzielenie głosu. Ja chciałem zadać takie pierwsze pytanie. Proszę się przedstawić jeszcze. Aha, Maciej Paliwoda. Jestem działaczem Domu Kultury wieloletnim. Z tego też powodu chciałem właśnie zadać pytanie dotyczące działalności pani dyrektor. Pierwsze moje pytanie to jest to, czy wpłynęło pismo w sprawie przywrócenia do pracy pani instruktor Marzen Gancarek?
To znaczy pismo skierowane przez kogo? Przez panią Marzenę Gancarek. Czy ono wpłynęło do pani dyrektor? Wpłynęło pismo, ale no, nie wiem, występuje pan w ramach osoby to znaczy, upoważnionej. Ja chciałem uzyskać wpłynęła informacja złożona przez panią Marzenę Gancarek w dniu bodajże 7 marca, z tego co pamiętam. To moje pytanie tylko i wyłącznie odnosiło się do kwestii przywrócenia stosunku pracy, ale to jest kwestia związana przede wszystkim z działalnością grupy teatralnej. Mianowicie w obecnej chwili, no niestety, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury została wykreślona z listy zajęć działania grupy teatralnej Mixart. No nie istnieje ona w programie ramowym, tygodniowym Domu Kultury. Poza tym jeszcze jedna sprawa dotycząca ludzi działających w tej grupie. Przede wszystkim nie zostali oni w żaden sposób poinformowani o zmianie polityki kadrowej, a wydaje mi się, że to są osoby głównie zainteresowane tą sprawą i mam pytanie, które się właśnie tyczy tego, czy pani dyrektor miała chociaż zamiar poinformować nas o zmianach tej polityki kadrowej? Oczywiście, że miałam zamiar poinformować. Jeszcze co do pierwszego pytania. Dlaczego obecnie w planie nie ma tej formy? Bo jak powiedziałam, mamy wakat, ale moje działania nie są związane z likwidowaniem grupy teatralnej. Uważam, że Miejski Ośrodek Kultury przede wszystkim powinien mieć taką grupę. W chwili obecnej mamy wakat, zostanie on uzupełniony i działania grupy zostaną przywrócone do dalszej realizacji. Natomiast chciałam jeszcze zwrócić uwagę na problem powstały, albowiem bardzo prężnie działa grupa MixArt na Facebooku. Nie jest to absolutnie prywatna działalność gospodarcza, tylko jest to koło zawiązane w Miejskim Ośrodku Kultury i nazwa ta oraz działalność powinna tam zostać, ponieważ grupa była utrzymywana przez instruktora, który prowadził tam zajęcia, jako pracownik etatowy. Wszystkie wsparcia grupy powstawały również na polu MOK-u i no, nie rozumiem teraz sytuacji, kiedy jest to traktowane jako odrębna działalność Domu Kultury. Indywidualna strona bardzo prężnie działa w momencie, kiedy, tak jak mówiłam wcześniej, nie jest to prywatna działalność, jest to grupa, która powstała i skupia się w Miejskim Ośrodku Kultury. To mógłby pan powtórzyć mi również drugie pytanie? Kwestia tego typu, kiedy pani dyrektor miała zamiar poinformować osoby o rozwiązaniu stosunku pracy. Wie pan, było mi bardzo trudno poinformować osoby, że nie ma tych zajęć, ponieważ dzienniki i listy wszystkich uczestników zostały po prostu zabrane przez pracownika, który odchodził. Natomiast wyznaczyłam dyżury w momencie, kiedy ludzie przychodzili na zajęcia, zostali powiadomieni o obecnej sytuacji. Dobrze, ja chciałem tylko jeszcze w kwestii informacyjnej poinformować, że osoby, tutaj mówię w kwestiach takich formalnych, że wydaje mi się, że grupę tworzą ludzie, a w wypadku obecnym, w chwili obecnej, kiedy no niestety cała grupa zobowiązała się do tego, że nie ma zamiaru uczestniczyć w tych zajęciach, także jeżeli chodzi o kwestię, rzeczywiście grupa MixArt działa obecnie, ale bez członków, także tylko ta kwestia taką informacyjną. Nie rozumiem, co znaczy działa, ale bez członków? Jeżeli wszystkie osoby działające do tej pory w Miejskim Ośrodku Kultury w grupie MixArt w petycji, która wpłynęła do zarówno do informacji pani dyrektor, jak i do radnych i do pana burmistrza, zobowiązały się, może to jest niewłaściwe słowo, ale opisały swoją współpracę z aktualnym z Domem Kultury i stwierdziły, że w aktualnym stanie rzeczy no niestety rezygnują z zajęć oferowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. No przede wszystkim ze względu na brak instruktora, który się sprawdzał w tej roli. Także no to jest taka kwestia w gwoli informacji.
Pani dyrektor oczywiście mówi, pan ma swoją możliwość podejścia do tego, natomiast mówię to jest wybór indywidualny. U mnie oczywiście w miarę możliwości zajęcia teatralne będą kontynuowane, jeżeli uzupełnimy ten wakat i zrobimy w takim razie nowy nabór do grupy. Osoby, które będą chętne albo zdecydują się kontynuować, zmienią zdanie, więc ośrodek będzie na nich czekał i będzie oferował takie zajęcia. Dobrze, to ja w takim razie dziękuję. Ja jeszcze bym się odniosła tylko do tej petycji złożonej jak gdyby przez pana, bo niewątpliwie... Petycja nie została złożona przeze mnie, złożona została tylko przez moje ręce, ale została złożona przede wszystkim przez wszystkich ludzi pod nią podpisanych. Tak, ale jest podpisana przez pana, więc pan jak gdyby figuruje jako osoba główna, która tą petycję wykonała. Chciałam powiedzieć, że zawiera wiele rzeczy nieprawdziwych, obrażających mnie niepotwierdzonych przez nikogo. Jest to jakiś jednostronny obraz tej całej sytuacji. No niewątpliwie zawiera wiele rzeczy nieprawdziwych. Nie wiem, na czym w ogóle się opierają. Więc będę chciała również wyjaśnić, skąd takie informacje i dlaczego albo państwo, albo pan zrobił to z premedytacją i wprowadził osoby podpisujące petycję dalej w błąd. Mamy tu do czynienia z różnymi tematami, łącznie ze społecznym ogniskiem muzycznym i myślę, że to również wymaga wyjaśnienia, bo ognisko muzyczne nie zostało zlikwidowane. Ja nie mam na to wpływu. To jest podmiot zewnętrzny. On nie działa w strukturze MOK-u. Jak na razie działa, ma się dobrze, nie została wypowiedziana im umowa. Pani dyrektor przysłała do mnie pismo jedynie, w którym wypowiedziała się na temat chęci obniżenia czynszu. Ja odpowiedziałam, że nie jest to możliwe z uwagi na to, iż stawka jest najniższa, a że tak powiem, ta wyższa kwota wynika z waloryzacji kwot, jest dyktowana dziennikiem ustaw, także na chwilę obecną no, nie ma możliwości zmniejszenia tego czynszu. Ale mówię, jest to podmiot zewnętrzny i nie jest w strukturze Miejskiego Ośrodka Kultury. To znaczy, chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że petycja została skierowana do pana burmistrza i do... Ale do mnie też wpłynęła. To znaczy w kwestiach informacyjnych, także o odpowiedź prosiliśmy pana burmistrza. Odpowiedzi na razie żeśmy nie uzyskali. Aczkolwiek mówię, no czekamy. Są tu jeszcze różne inne stwierdzenia, że ani nigdy, ani czynnie, ani biernie nie uczestniczyła w życiu Miejskiego Ośrodka Kultury. No wiele rzeczy nieprawdziwych, nie wiem jakimi dowodami popartymi, że w Miejskim Ośrodku Kultury są zatrudniane osoby związane ze Stowarzyszeniem 4.2, 100 Zajawka, również nieprawda, nigdy nikt nie został zatrudniony, nie pobiera żadnych świadczeń z Domu Kultury, więc jest to bardzo obraźliwy i nieprawdziwy wpis. Dlatego będę chciała to wyjaśnić, a być może celowe działanie na skutek wprowadzenia ludzi, którzy podpisywali tą petycję. Mhm. Dobrze, dziękuję panie Macieju. Pan burmistrz jeszcze chciał się odnieść, proszę. Mhm. Znaczy odnośnie petycji. Problem z petycją jest taki, że nie ma adresu zwrotnego. Taką samą petycję otrzymał pan starosta i również ma problem z odpowiedzią na to. To znaczy adres zwrotny został dostarczony listownie. Jeżeli nie dotarł, to w każdej chwili mogę po raz kolejny go... Mówimy o linku internetowym? Nie, tam pojawił się adres. Mogę to panu burmistrzowi bez problemu w tej chwili przywrócić. Adres poznański? Jest o ile to pamiętam? Czy adres korespondencji ma jakieś znaczenie w tym przypadku? No dziwne, że osoba z Poznania interesuje się działalnością MOK-u w Kłobucku. To no, akurat wiele, budzi wiele, moje zainteresowanie. Wiele, ale... wiele osób w tym wypadku akurat to są osoby, które studiują i jeżeli chodzi o kwestie działalności w Domu Kultury, no nie są to osoby, które stale są aktywne, ale są to osoby aktywne, cały czas działają w Domu Kultury i nie wiem, czy ich adres zamieszkania akurat w tym wypadku ma jakiekolwiek znaczenie, jeżeli są osobami współpracującymi.
Nie, po prostu lekkie zdziwienie co do adresu, bo myślałem, czyli że jednak, będzie adres Kłobucki przynajmniej, czyli albo gminy Kłobucki. Adres korespondencyjny do pana burmistrza dotarł, także tak, ostatnio z jednej dotarł, strony ale nie został dostarczony, a z drugiej strony jednak wpłynął. Także znaczy nie było podpisane na petycji, nie było informacji na petycji. Została była jasność dostarczona. Dziękuję panie Macieju. Tutaj mam jeszcze zgłoszenia, mikrofon. Ja również jeszcze chciałabym się odnieść, bo mam takie pytanie, ponieważ instruktor do spraw upowszechniania teatru jako instruktor powinien dużo godzin spędzać przede wszystkim na pracy z ludźmi, prowadząc koła zainteresowań. W momencie, kiedy przejęłam obiekt i przeprowadzałam sobie audyty poszczególnych kół, okazało się, że w niektórych tygodniach pracownik w ogóle nie prowadzi zajęć, kół zainteresowań, siedzi przy biurku przez cały dzień. Natomiast maksymalnie według moich wyliczeń wynikało, że w ostatnim czasie przeprowadzał 6 godzin tygodniowo zajęć z grupą. Często polegało na tym, że grupa jeszcze nie zbierała się w ogóle w całości. Także to tak woli sprostowania. Bardzo proszę się odnieść. W kwestiach takich informacyjnych ja chciałem poinformować, że wynika z tego, że pani dyrektor została Dom Kultury w opłakanym stanie. To w takim razie chciałem tylko zapytać tutaj zgromadzone osoby, które kadencja trwała również tutaj państwa za rządów pani poprzedniej pani dyrektor. W takim razie jak wyglądało rozliczanie poprzedniej pani dyrektor z działalności Domu Kultury, skoro w takim tragicznym stanie został Dom Kultury zastany przez obecną pani dyrektor. W sumie to tyle. Dziękuję panie Macieju. Mikrofon numer 6, pan radny Woźniak, proszę. Działa. Pani dyrektor, pozwoliłem sobie złożyć taki wniosek, ponieważ głównie dlatego, że niepokoją mnie te sygnały, które dochodzą zewsząd na temat tej działalności i tego, co się dzieje. Ja z entuzjazmem przyjąłem wiadomość, że pani została wybrana na dyrektora MOK-u. Miałem tutaj dobre opinie i uważałem, że pani to rozkręci. Nie oceniam. Na razie widzę, że jeśli chodzi o działalność kulturalną w aspekcie organizacyjnym różnych imprez i programu MOK, nie mam uwag. Natomiast bardzo zła atmosfera powstała w wyniku zwolnienia pani instruktor. Tu w ogóle jakaś Przepraszam, pani instruktor nie została zwolniona. No dobrze, jak ja skończę, to może pani wtedy mi nie przerywać, bardzo bym prosił, bo też chciałem, mam takie myśli, które chciałem skończyć, prawda? Ja też postaram się pani nie przerywać. Tak więc tu spotkało się to troszeczkę z niejasnością. Najpierw pani mówi, że pani dyrektor, pani instruktor wystąpiła sama z pismem o zwolnienie, tak? 4, 5 pani to przyjęło, a 7 tutaj pan Maciej, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, mówi, że pani instruktor zwróciła się o przywrócenie do pracy. No na logikę, kto składa wniosek o zwolnienie, żeby 3 dni później zwrócić się o przywrócenie do pracy. Tutaj troszkę ubolewam, że nie znam tematu szerzej, ale no, to też nie moja kompetencja rozliczać pani z tego, to jest myślę w gestii pana burmistrza. Tak więc jeszcze może taka krótka informacja, ile osób, ile grup pani instruktor, która została zwolniona, miała pod sobą i te grupy teraz już po prostu chyba nie istnieją, te osoby już nie wiem, czy biorą udział w życiu kulturalnym MOK-u. Ile takich grup odeszło, czy ile takich grup było? Wie pan, ciężko stwierdzić na chwilę obecną, bo to jest bardzo krótki czas działania i niektóre osoby, które w pierwszej chwili deklarowały jakiś udział w jakimś strajku, absolutnie teraz uczestniczą w innych kołach zainteresowań, więc no na razie panuje, że tak powiem, przeorganizowanie pewnych spraw. Dodatkowo pani instruktor, która obecnie nie pracuje, prowadziła grupę teatralną Mix Art, ale prowadziła też drugie koło zainteresowań z drugim pracownikiem do spraw upowszechniania muzyki i on cały czas pracuje.
spotyka się z ludźmi. No, niektórzy zostali wprowadzeni w błąd, że zostało to rozwiązane i już nic na to miejsce nie będzie. No więc, że tak powiem, docieramy do tych ludzi, informujemy im o tym, że zajęcia będą prowadzone, a w możliwie najszybszym czasie uzupełnienia stanowiska pracy będą również wprowadzone formy teatralne. Może ja to tyle, bo jeszcze bym chciała odnieść się do tego, że instruktor, że tak powiem, w zakresie swoich obowiązków miał skłaniać grupy, realizować jako swój program różne przeglądy, konkursy. Powinien zachęcać uczestników i wysyłać ich też na różnego rodzaju tego formy konkursowe. I tak robiąc audyt ostatnich trzech sprawozdań działalności merytorycznej MOK, okazało się, że formy teatralne u nas w Domu Kultury nie realizują żadnych konkursów, żadnych przeglądów, nie biorą też udziału w obcych konkursach. Czyli wychodzi z tego, że panią instruktor ocenia słabo z realizacji powierzonych obowiązków dla pani instruktor, która odeszła? Nie, oceniam po prostu zastany stan i opieram te swoje informacje na sprawozdaniach przedłożonych mi z działalności merytorycznej. Nie dało się rozwiązać umowy z panią instruktor w jakiś sposób? Wie pan co, uważam, że jeżeli ktokolwiek czuje się pokrzywdzony albo skrzywdzony tą sytuacją, to powinien udać się do sądu pracy, który rozwiąże tą kwestię. Ja na tą chwilę też dziękuję, bo tam widzę, jeszcze będzie kilka. Bardzo proszę pani, tam się zgłasza. Proszę się przedstawić. Dzień dobry państwu. Ja się nazywam Magdalena Gancarek. Jestem działaczką Miejskiego Ośrodka od lat 18. Po pierwsze chciałam powiedzieć, że nieprawdą jest to, że grupa teatralna nie ma żadnych osiągnięć, ponieważ jestem jedną z osób, które dla grupy teatralnej zdobyło kilka nagród. Między innymi jestem laureatką konkursu recytatorskiego. Jest takich osób trzy. Druga sprawa, o której chciałabym powiedzieć, że czuję się troszeczkę odpowiedzialna za kulturę w naszym mieście. Dlaczego? Zaraz państwu wytłumaczę. Kończę studia filologiczne, a oprócz tego studium artystyczne. Ponadto jestem rodowitą mieszkanką Kłobucka. A po trzecie, od 18 lat działam w Miejskim Ośrodku Kultury. Dlatego czuję się odpowiedzialna, jestem odpowiedzialna i zawsze będę się czuła odpowiedzialna za kulturę w naszym mieście. Dlaczego? Dlatego, że dzieci nasze, moje przyszłe, państwa i wnuki powinny poznawać dziedzictwo kultury naszego regionu i naszego narodu. To jest bardzo ważne, ponieważ nie zastaniemy tego nigdzie indziej, jak właśnie w miejskim, w naszym przypadku w Miejskim Ośrodku Kultury, w Kultury, albo w gminnych ośrodkach kultury. Jak sama nazwa mówi, jest to miejsce kultury. Mam pierwsze pytanie do pani dyrektor. Pani poinformowała, że o teczkach osobowych nie można nikogo informować, prawda, ponieważ to jest niejawne. I czy pani nikogo nie informowała na temat teczek osobowych pracowników? Nie. No właśnie. No i tutaj mam świadka, który był u pani dyrektor z informacją, że poinformowała i dała do wglądu teczkę osobową. Szkoda, że dzisiaj nie ma, ale myślę, że na najbliższe spotkanie będzie taka możliwość. Kolejne moje pytanie. Pani dyrektor chyba nie do końca wie, jak wygląda działalność artystyczna w Miejskim Ośrodku Kultury. Dlaczego? Dlatego, że cała praca to nie jest tak, że się siedzi przez 8 godzin przy biurku. Kończę studium artystyczne, więc sama wiem, jak to wygląda. Praca, proszę państwa, polega na tym, że najpierw trzeba zebrać, przeczytać książkę, na przykład jeżeli się pisze scenariusz. W naszym przypadku przygotowywaliśmy się do spektaklu Chłopi. Wygląda to tak, że czyta się książkę i do tej książki się pisze scenariusz. Taki scenariusz, proszę państwa, pisze się przez 3 miesiące. Andrzej Wajda,
Janusz Józefowicz czy Ilona Łebkowska wiedzą o tym dobrze, że czasami scenariusze się pisze latami. U nas jest tych przedsięwzięć w zależności od okoliczności dość dużo, dlatego scenariusze się pisze w błyskawicznym tempie. Czasami widowiska nakładały się na siebie, o czym niektórzy tutaj z Państwa bardzo dobrze wiedzą. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest zebranie ludzi. Zebranie ludzi, przygotowanie ich również dykcyjnie. Chłopi jest pisany językiem staropolskim, jak Państwo dobrze wiedzą. Dlaczego? Dlatego tutaj to jest, oprócz tego jest dykcja, temp głosu. Są to przygotowane ćwiczenia dykcyjne, a nie ma narządów mowy, słuchu itd., itd. Mogłabym wymieniać w nieskończoność. To jest również dodatkowa praca, dodatkowe zbieranie materiału. Kolejną pracą do przygotowania jest już wymyślenie strojów, jak mamy wyglądać, to jest wszystko do opisania. To zajmuje duży okres czasu, więc to nie siedzi się przy tym komputerze 8 godzin, tylko się cały czas pracuje. A później jest realizacja, przygotowanie, ustawienie każdego na miejsce, nauczenie się tekstu. To jest praca bardzo żmudna. Wiele z Państw widziało, jak to wszystko wygląda i mogą Państwo potwierdzić. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o Pani, powiedziała, że Pani nisko ocenia pracę. Scenariusze, drodzy Państwo, były oceniane przez krytyków teatralnych, przez aktorów i były oceniane na bardzo wysokim poziomie, co było nawet naszym zdziwieniem. Oprócz tego, że były oceniane przez właśnie osoby, które krytyków i aktorów, były również oceniane przez wykładowców uczelni wyższych. No to coś o tym świadczy, że jednak poziom jest dość wysoki i również te, no po prostu wszystko się, a zresztą ocena ogólna występów, gdzie Państwo byli, również możecie sobie Państwo ocenić, że faktycznie osoby, małe dzieci stojące na scenie wyglądają tak, jakby faktycznie były profesjonalnymi aktorami, prawda? Jest to przygotowane od samego początku do samego końca. Jeszcze chciałam poruszyć jedną kwestię. Nie chcę tutaj już wyciągać kartek, będę mówiła z pamięci. 8 marca planowo miała odbyć się próba dla koła teatralnego dziecięcego. To jest około 30 dzieci w porównaniu do pani dyrektor. Wiem, ile jest członków w każdej grupie i jak to wszystko wygląda. Jest to około 30 dzieci, które pojawiły się na próbie z rodzicami. To są osoby, szanowni państwo, którzy dojeżdżają z różnych okolic, bo to jesteśmy gminą i z różnych również okolic. Tracąc swój czas, pieniądze za paliwo, i można byłoby mówić w nieskończoność, okazało się, że nie zostali poinformowani nawet, że próby nie będzie, ponieważ instruktor został zwolniony. Nie zostali nawet poinformowani. Dlatego tutaj proszę nie mówić nam, ponieważ my jesteśmy świadkami, jesteśmy długoletnimi członkami Miejskiego Ośrodka Kultury, że Pani się interesuje i że Pani wie, bo przecież Pani sama układała plan i wie Pani o tym, że we wtorki, bądź już teraz nie pamiętam, jak Pani ułożyła plan dla dzieci, dla koła teatralnego dziecięcego, bądź w środę ta próba się odbędzie i te dzieci będą, czekały. No bo to jest jednak, to są małe dzieci, które liczyły na to, że wystąpią, po czym okazało się, że dostaliśmy mnóstwo, szanowni państwo, telefonów z informacją, że dziecko się rozchorowało, przeżywa, pochwaliło się koleżankom z klasy, że wystąpi, po czym okazało się, że nie wystąpi. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Magdaleno. To ja może się odniosę. Dom Kultury pracuje w godzinach od 8 do 20 i w tych godzinach zawsze jest pracownik, który jest w Domu Kultury i udzielał szczegółowych informacji. Do nas takie telefony nie spłynęły, więc ciężko mi się odnosić do tej sytuacji. Mówię, zawsze ktoś ma dyżur, pracownicy mieli szczegółowe informacje na temat udzielania odpowiedzi odnośnie osób przychodzących do koła teatralnego i co należy im powiedzieć na tą chwilę. Nie wiem jeszcze, o co Pani pytała, bo straciłam rachubę, więc proszę powtórzyć. Jeszcze, jeżeli mogę, to
Zanim zadam pytanie, to jeszcze chciałam poinformować, że 7 osób działających w grupie teatralnej dostało nagrodę ministra kultury i sztuki, co też świadczy o tym, że ten poziom jest. Między innymi siedzi tutaj wśród nas taka osoba, która tą nagrodę dostała. Jeżeli chodzi o pytania, to zapytałam się, po prostu odpowiedziałam pani na te informacje, które pani udzieliła, że siedział, że instruktor z upowszechnienia teatru siedział przez 8 godzin przy biurku, co jest też nieprawdą, ponieważ poinformowałam państwa, jak praca taka wygląda. Rozumiem, że codziennie pani jest w Domu Kultury i obserwuje nasz system pracy, tak? Pani dyrektor, ja jestem w Miejskim Ośrodku Kultury o wiele, wiele dłużej i wiele, wiele z dłuższym stażem niż pani, z całym szacunkiem. I często bywało tak, że bywałam tam w dzień, całymi dniami, ponieważ się przygotowywaliśmy na przykład do Krakowiaków i Górali. I proszę mi wierzyć, że każde przygotowanie każdego spektaklu wygląda tak samo. A poza tym pracy jest na tyle dużo, że praca została przeniesiona również do domu, gdzie my również braliśmy czynny udział w przygotowaniach i w pomocy, ponieważ również jesteśmy pasjonatkami takiego teatru. Dziękuję. Dziękuję pani Magdalena. Ja jeszcze odniosę się tylko do stwierdzenia, że pani powiedziała, że oceniam poziom pracownika słabo. Nie, takie pytanie padło z ust radnego. Ja powiedziałam, że odniosłam się tylko do sprawozdań z ostatnich 3 lat. A jeśli chodzi o konkurs recytatorski, to firmował go swoim imieniem, nazwiskiem instruktor od spraw upowszechniania, teraz sobie straciłam rachubę, ale inna pani, nie pani związana z teatrem. Dziękuję. W kolejności zgłoszeń pani Rodna Kotkowska, proszę. Proszę państwa. Od kilku dobrych dni, tygodni, trwa ogromnie zagęszczona polemika na łamach lokalnych mediów, w tym w szczególności elektronicznych. Przeniosło się to na nasze życie społeczne. Wiele osób mówi, ocenia pracę Domu Kultury, ocenia pracę obecnej pani dyrektor, ocenia pracę poszczególnych instruktorów. Mnie zwyczajnie jest przykro, że taka sytuacja ma miejsce. Przykro jest mi z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że w jakiś sposób poczuwam się do, po części, może to jest zbyt duże słowo, ale w jakiś sposób tworzenia niektórych kół zainteresowań, które teraz, przynajmniej na dzień dzisiejszy, z tego co słyszę i jaka do mnie dotarła informacja, praktycznie już przestały funkcjonować. Mam tutaj na myśli przede wszystkim zespół taneczny Ciało i Ruch, który tworzyła pani Danuta Krysiak ponad 20 lat temu, w jakichś latach 94-95, kiedy zaczynaliśmy w sumie tworzyć, kiedy jeszcze tańczyłam czynnie, później kiedy przejęła to Magdalena Gruca, kiedy była formacja nazwana Wespół, razem z koleżankami scalałyśmy tą nazwę Magma i tak do chwili obecnej przetrwała taka nazwa formacji tanecznej w ramach Ciała i Ruch. Na dzień dzisiejszy chyba już tej formacji nie ma, tam były problemy instruktorskie. Funkcjonuje? Chyba już nie funkcjonuje. Funkcjonuje, ma się dobrze, był nowy nabór. Tak? Jest podzielona na 4 grupy, aczkolwiek jedna się zmniejszyła, więc będzie rozbita na 3 osoby, aczkolwiek instruktor, który prowadzi zajęcia, nie posiada uprawnień instruktorskich, żadnego kursu. Jest to osoba, która po prostu wyrosła z tej grupy i prowadzi zajęcia w Domu Kultury. Natomiast nadzór merytoryczny musi nad nią sprawować dodatkowy pracownik, będący na etacie, który jest zaangażowany jeszcze w tych godzinach pracy w dodatkową opiekę nad instruktorem, który i tak otrzymuje jakieś tam wynagrodzenie w formie umowy zlecenie. Więc ja w styczniu przedłużałam umowy, bo jestem od listopada, proszę wziąć pod uwagę, więc to jest środek roku szkolnego. Wszelakie zmiany bardzo są trudne dla Domu Kultury i podpisałam umowę z panią na kolejne pół roku, aczkolwiek poprosiłam ją o zrobienie jakiegoś kursu albo instruktażu, tym bardziej, że można to zrobić w trybie
przyspieszonym, bo proszę Państwa, no przy wysiłku fizycznym, przy tańcach można kogoś skrzywdzić, nie mając odpowiednich kwalifikacji, więc no mogłoby być to problemem, a dodatkową rzeczą jest fakt, że muszą być zaangażowane w jedną działalność dwie osoby i muszę ustalać program tak, żeby i harmonogram pracy pracownika, żeby składało się to z zajęciami, które są po południu i za które instruktor otrzymuje wynagrodzenie. Także nie, wszystkie formy działają, mamy taniec towarzyski, orkiestra dęta, bo też czytałam, że rozwiązałam orkiestrę dętą, absolutnie nie. Ze sprawozdania merytorycznego wynika, że orkiestra dęta przestała oficjalnie działać w czerwcu. Natomiast z uwagi na brak chętnych, taka jest informacja podana przez pracowników, natomiast chyba już od dawna nie działała, bo Miejski Ośrodek Kultury musiał wynajmować zewnętrzne orkiestry odpłatnie, żeby uświetnić obchody i jak gdyby tą lukę zatrzeć, więc no, był tu chyba niebywały problem w tym zakresie. Ja, proszę Państwa, absolutnie nie mam zamiaru dzielić, doprowadzać ośrodka kultury do upadku. Jestem bardzo zaangażowana w tą pracę. Mieszkam w Kłobucku, jestem w Domu Kultury w różnych godzinach wieczornych i porannych. I jestem w tą pracę bardzo zaangażowana. Niewątpliwie przejęłam MOK w bardzo trudnej sytuacji. Dlaczego? Bo no, jest to miejsce niedofinansowane, zaniedbane pod względem infrastruktury. Każdy, kto tam przychodzi, wie, że my nie dysponujemy podstawowymi środkami do prowadzenia zajęć. I tak na przykład brakowało nam sprzętu do animacji, stąd też musiałam się wspierać jak gdyby instruktorami, którzy ten sprzęt mi przywieźli i byli w stanie prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowo sama z własnych środków zakupiłam sprzęt animacyjny na rzecz Domu Kultury, którym po prostu podarowałam. Zakupiłam 12 kompletów szachów, również z własnych środków. Mówię, takich działań jest bardzo dużo. Założyłam sobie taki zeszyt społecznika, bo chciałabym, żeby te koła działały prężnie i tak jak powinny. I, no i bardzo, bardzo mocno się w to angażuję, więc wydaje mi się, że nikt o tym nie mówi, ile ja pracy, ile serca w to wkładam, a odnosząc się do budżetu, jakim dyspponujemy, na dzień dzisiejszy... Dyrektor, ja przepraszam, ale jestem w trakcie pytania. Pani weszła w słowo, kontynuując już kilka minut wypowiedź, tak? To ja może dokończę, a później pani swoją refleksję na ten temat. No właśnie, zaczęłam od tego, że to jakby no, poczuwam się też do jakiegoś współtworzenia za jeszcze ponad 20 lat temu niektórych formacji, ale poprzez to chciałam powiedzieć, że te osoby, które w chwili obecnej pracują w ramach umowy o pracę, są zatrudnione jeszcze przez poprzednich dyrektorów, od zawsze też tam były, przynajmniej od zawsze, to od tych co najmniej 20 lat tworzyły grupę osób ogromnie zaangażowaną w to, co robią, inicjującą wiele przedsięwzięć, które cieszyły się bardzo pozytywnym odbiorem. W ostatnich miesiącach, ja nie mówię, że to z pani powodu, natomiast odczuwaliśmy, nawet o tym rozmawialiśmy z poprzednią jeszcze panią dyrektor, że należałoby wzmóc zainteresowanie społeczeństwa poprzez różne formy przekazu, czy to promocje działań ośrodka kultury, czy właśnie zwiększenie kół dostępu zarówno osób starszych, młodszych, w różnych kategoriach wiekowych, grupach wiekowych i społecznych. Mówiliśmy o tym, że wynajmuje pomieszczenie odpłatnie, że to nie powinna być jej wiodąca branża. Tak więc ja tutaj nie upatruję się, że pani wina leży oczywiście tylko i wyłącznie w tym, że dom funkcjonuje, czy teraz może inaczej, dużo się mówi o Domu Kultury. Natomiast rzeczywiście zaczęło się coś dziwnego dziać w Domu Kultury, bądź w sytuacjach wokół Domu Kultury, które mają miejsce. Zaczęłam od tego, że znam praktycznie osobiście każdą osobę, która teraz pracuje w Domu Kultury, bądź pracowała, tutaj mam na myśli również panią Marzenę.
ta grupa tworzyła taką swoistą rodzinę. Oni doskonale się znają, rozumieją. Tak jak sama pani powiedziała o sobie, jest pani bardzo zaangażowaną osobą w to, co robi na rzecz środowiska kulturalnego w naszym mieście, na rzecz samego Domu Kultury. Oni również to robili i robią i uważam, że chcieliby dalej wykonywać swoje zadania w sposób jak najbardziej adekwatny do tego, jakie są oczekiwania społeczne. Moje dzieci od kilku lat również uczestniczą w wielu zajęciach Domu Kultury. W chwili obecnej skupiło się to przede wszystkim na zajęciach plastycznych, gdzie zainteresowanie jest przeogromne. Uczniów, dzieci, rodziców tymże kołem zainteresowań zdobywają bardzo fajne osiągnięcia na niwie gminnej, powiatowej, ale wojewódzkiej, a nawet można rzec międzynarodowej. Liczę, że tutaj też żadnych zmian nie planuje pani, tak jak w tych innych kołach zainteresowań, o których pani wcześniej powiedziała, że dalej funkcjonują i że będą funkcjonowały bez zakłóceń, bo jest zainteresowanie nimi. Natomiast ja staram się panią również zrozumieć, mając na uwadze zwolnienie pracownika, o którym dzisiaj rozmawiamy i o którym głośno się mówi. Szkoda mi trochę pani Marzeny, bo na jej plecach tak naprawdę dźwiga teraz cały ciężar tego, zresztą pani też na swoich to dźwiga, dźwiga ciężar tego, co się wokół Domu Kultury zaczęło dziać, zaczęło mówić i tak naprawdę została chyba sama teraz z tym tematem i z tym problemem zwolnienia z pracy po wieloletnim okresie zatrudnienia, po ogromnym zaangażowaniu w to, co robi. Rozumiem, że pani miała pewne uwagi, ma pani swoją wizję prowadzenia Domu Kultury. Ja jak najbardziej się zgadzam z tym, że jako nowy dyrektor chciałaby pani coś zmienić, prowadzić swoje rozwiązania, swoje pomysły. Liczy pani na to, że kadra będzie razem z panią współpracowała i tak powinno być, bo takie jest założenie. Ja też niekiedy bywam pracodawcą, wiem, że trudno się często współpracuje z pracownikami, ale też trzeba znaleźć porozumienia i do wspólnego celu dążyć, tak jak to ma miejsce w moim zakładzie pracy, liczę, że tak też będzie u pani. Jednakże sposób, w który pani Marzena została zwolniona z pracy, budzi szereg moich wątpliwości, jest mi po prostu zwyczajnie przykro, że w taki sposób można było się rozstać z pracownikiem. Liczyłam, że dzisiaj pani powie coś więcej na ten temat, bo w internecie pojawiło się wiele różnych insynuacji. W opinii publicznej również krąży wiele insynuacji. Liczyłam na to, że pani je zdementuje. Nie doczekałam się tego. Natomiast to, co pani powiedziała informację dotyczącą sposobu zwolnienia, o której tutaj też pan Mateusz wspomniał, że jednego dnia pani Marzena przychodzi z wypowiedzeniem, drugiego pani już reaguje na to w sposób pozytywny, a za kilka dni przychodzi i rząd oczekuje, czy składa podanie o przywrócenie do pracy, to mi się nie trzyma jakoś całości. Przede wszystkim niezachowanie okresu wypowiedzenia, to również budzi wątpliwość, że po takim długoletnim stażu pracy tutaj w ten sposób doszło do porozumienia. Znaczy tak jakby, nie wiem, czy nie było tam jakiegoś nacisku, że tak powiem, ze strony tutaj, nie wiem, czy pani jako dyrektora, czy innych podmiotów, żeby pani Gancarek takie wypowiedzenie po prostu złożyła. Mam nadzieję, że nie, natomiast uważam, że jeżeli pani ma inną koncepcję, czy nową koncepcję działania Domu Kultury, a są pracownicy, którzy są nauczeni może do innej pracy, mają inną swoją wizję, to może warto by było porozmawiać z nimi na temat wspólnego działania, grania do tej jednej bramki. Jeżeli to się nie uda, to może zatrudnienie jakiegoś takiego instruktora, który scaliłby te pani pomysły razem z tym, jakie są możliwości oczekiwania kadry instruktorskiej. Mówi pani, że instruktor ciała i ruch czy zespołu MAGMA nie ma odpowiednich kwalifikacji na chwilę obecną. Może warto było zastanowić się na tym, żeby to pani jako pracodawca wyposażyła tego instruktora, jeżeli jest to osoba, która według pani przyciąga do siebie dzieci, przyciąga młodzież, bo to ciało i ruch dalej funkcjonuje. Może warto skierować na szkolenie, może warto wyposażyć odpowiednie kwalifikacje i zatrudnić tego pracownika w ramach może innej formy, aniżeli umowa zlecenie. Jest na pewno wiele możliwości rozstrzygnięcia tej sytuacji.
z takim ogólnym i obopólnym zachowaniem spokoju zarówno dzieci, młodzieży, osób, które uczestniczą w tych zajęciach zainteresowań, jak i pracowników, którzy też na pewno walczą i zależy im na tym, żeby była stabilizacja pracy, no i jak pani jako osoby sprawującej nadzór nad tym Domem Kultury. Tak więc, no może na razie to byłoby tyle. To jest taka moja, może nie pytanie, ale forma wypowiedzi i takiej mojej refleksji nad tym, co się dzieje w Domu Kultury. Przerwała mi pani moją refleksję, żeby zadać mi pytanie, więc po prostu czekałam na nie. O tak, może. W kolejności zgłoszeń pan radny Tokarz, proszę. Tak, Aleksander Tokarz. Szanowni Państwo, wspomnę od razu o tej kwestii, żeby nie zapomnieć. Wygłosiła tu pani krytyczną opinię co do pracy, co do działalności Miejskiego Ośrodka Kultury, prawda? No, źle się działo przed pani przyjściem. Proszę panią, wie pani, było to chyba co najmniej niestosowne, a używając właściwie ostrzejszych określeń, to taki policzek wymierzony poprzedniej Radzie, obecnej Radzie. Przecież te Rady przyjmowały sprawozdania, akceptowały działalność pani poprzedniczki, pani Barbary Marszał Kościelniak. Muszę pani powiedzieć, że to była osoba z wielką empatią, z wielką wrażliwością, miła, serdeczna, kontaktowa. To była tego rodzaju osoba. Ja z wielką przyjemnością tam chodziłem i nie tylko ja, od czasu do czasu oczywiście. I wszelkie sprawy były załatwiane w dobrej atmosferze. Ale dobrze, wróćmy proszę panią do sprawy pani Gancarek. Proszę panią, na korzyść tej pani działają, wypowiedziało się wiele osób, opinia publiczna. To dwie petycje, z tego co wiem, to jedna podpisana przez 30 osób, druga przez 150 osób, prawda. Pośrednio na korzyść tej pani przemawia, również przemawiają, prawda, pełne sale na widowiskach, których ona była współautorką. Tego nie można lekceważyć, ale co pani zrobiła? No proszę panią, no ja nie wiem, jestem bardzo uczulony na takie sprawy. Proszę panią, za 5 minut nieobecności, niechby to było nawet 15, po trzykroć tyle. Proszę panią, za 5 minut nieobecności w miejscu pracy i proszę panią, nie powinno to skutkować zwolnieniem z pracy. Za porozumieniem, do tej kwestii zaraz dotrę. Proszę panią, co najwyżej jakaś nagana ustna, co najwyżej. Już nawet miałbym wielkie wątpliwości, gdyby to była nagana pisemna, wpisana do akt. Tak się po prostu nie postępuje. Proszę panią, tym bardziej no wrócę właśnie do tej kwestii właśnie. No, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Proszę panią, tu jest pismo, gdzie ta pani podważa jakby pani wersję. Tu jest mowa o tym, że pani używa groźby. To jest naprawdę poważny zarzut. To jest poważny zarzut. Tu jest pismo. Nie to, że ja mówię to ja. To jest pismo na tą okoliczność. Proszę panią, kogo pani zwolniła? Za 5, za 10, za 15? Nie wiem. Niech pani potem powie, ile to jej nie było w pracy, tej pani. I dlaczego jej nie było w pracy? Jakiś ogród, jakaś prozaiczna sprawa. Prozaiczna. To nie była wyprawa po jakiś alkohol, prawda? Czy w jakimś innym niecnym celu. Proszę panią, zwolniła pani, tu się posłużę petycjami, osobę zaangażowaną, z umiejętnościami pracy z dziećmi, młodzieżą, z dorosłymi, otwartą na współpracę. Tych superlatyw można by mnożyć tutaj. Można by było mnożyć. Ja miałbym taką, proszę panią, propozycję. Nikt nie dozna jakiejś wielkiej ujmy na honorze, gdyby pani zechciała przywrócić tą panią do pracy. Naprawdę, opinia publiczna raczej by poparła i panią, i media by poparły. Nic wielkiego by się nie wydarzyło, nikt by nie ucierpiał. Bo ta pani, musi pani wiedzieć, wygląda z tego pisma, że ta pani jest schorowana, jest jedyną żywicielką dość licznej rodziny. No proszę panią, no nie zwalniać takich ludzi, rany boskie, to nie jest firma prywatna, pani pracuje tu w jednostce jakby budżetowej, proszę panią. My się tu rządzimy troszkę innymi prawami. To nie jest biznes taki czysto de facto w prywatnej firmie.
Co dalej jeszcze? Proszę Panią, tutaj w petycji jest mowa tam o tym, że Pani się wypowiadała na brak profesjonalizmu i tak dalej. Wie Pani co, to są pojęcia jakby żywcem wzięte z definicji mobbingu. Mówię, że bazuje na opisie z petycji. A mobbing jest rzeczą bardzo okrutną. Ciężko nieraz udowodnić mobbing, ale to jest tak niskie, tak niewłaściwe słowo, jest chyba nawet za delikatne, stanowczo za delikatne. Proszę Panią, zrobimy tak. Ja na komisji rewizyjnej spróbuję przeforsować sprawę kontroli, bo tu jest mowa też o konkursie i o Pani kwalifikacjach. Ja nie wiem w tym momencie, czy komisja rewizyjna jest kompetentna podjąć ten temat, ale podejmę ten temat na komisji rewizyjnej, bo być może, jeżeli nie komisja rewizyjna, może komisja problemowa. No naprawdę tej sprawie się trzeba przyjrzeć, bo dzieje się krzywda. Krzywda indywidualna tej pani, jej rodziny i myślę, że społeczeństwo również jest skrzywdzone w jakiś sposób. No proszę Panią, tak jak mówiłem, dwie petycje, kilkuset ludzi. Facebook no jest jakimś środkiem wyrazu, prawda? Setek ludzi. I na razie tyle, proszę Panią, na razie tyle. Dziękuję. Dziękuję Panie Radny. Ja tylko chciałam się odnieść, że ani razu nie komentowałam pracy poprzedniczki. Chodzi Panu zapewne o wpis, gdzie podaję, w jakim stanie zastałam kłobucki MOK. Cały czas podkreślić należy, że jaki MOK jest, każdy widzi. Jesteśmy bardzo niedofinansowaną instytucją. Brakuje na podstawową działalność. To głównie miałam na myśli, że nie jesteśmy w stanie realizować swoich celów statutowych, bo borykamy się z dużymi problemami finansowymi. Tak naprawdę rozpisując jakieś konkursy, wysyłając materiały promocyjne, no mówię, nie mamy na to środków i musimy się wspierać pomocą osób trzecich, jakichś sponsorów. Panie Przewodniczący, jeszcze dwie minuty, jeśli mogę, tak? No. Ja tu zapomniałem o pewnej ważnej kwestii, wie Pani. No bo to zwolnienie datowane na początek, na pierwszą dekadę, chyba drugi, trzeci, prawda, marca, to zwolnienie, proszę Panią, było poprzedzone naganą w połowie lutego za zbyt późne dostarczenie zwolnienia lekarskiego. Tak? Ja dzisiaj na szybko próbowałem się zorientować, jaki jest termin. Tu w urzędzie 7 dni. Z pisma chyba wynika, że to było na zajutrz dostarczone zwolnienie. Proszę Panią, jeżeli to jest prawda, no nie mnie to oceniać, ale to naprawdę... To Pana pomsta, to nie będę się odnosić, natomiast nie jest to prawda, co Pan teraz mówi. Tyle mogę stwierdzić. Nie ma Pan rzetelnych, kompetentnych informacji no, ja w tym zakresie. Cały czas na to pismo, a myślę, że właściwy od tego jest sąd. No tyle mogę powiedzieć, bo nie są to informacje z obu stron. Sąd to jest ostateczność. Tą sprawę można polubownie załatwić. Proszę ją przywrócić, tą Panią, do pracy, bo ona potrzebuje tej pracy, jak wielu innych ludzi w tej gminie. Proszę ją przywrócić, nic wielkiego się nie stanie. Poczytają to ludzie Pani za zasługę. Dziękuję. Dziękuję Panie Radny. Pan Wiceprzewodniczący, proszę bardzo. Trochę historii. Kiedy byłem dyrektorem MOKSIR-u, to właśnie ja przyjąłem Panią Marzenkę do pracy. Miała wtedy pół etatu. Potem, kiedy byłem w trzeciej kadencji radnym, naprawdę starałem się. Niektórzy no, były sprzeciwy, nie dlatego, że to Pani Marzenka, tylko ze względu na pieniążki, jakie miałyby przejść na Dom Kultury. Postarałem się, żeby dostała pełny etat. Kiedy przyszedłem do pracy, to w Miejskim Ośrodku Kultury istniał jedyne koło zainteresowań, jedne, w składzie ośmioosobowym. Właśnie Ciało i Ruch, o którym tu Pani wspomniała, koleżanka wspomniała, prowadził Wojtek Krysiak. Jak odchodziłem, było 11 kół zainteresowań i komisja rewizyjna też mnie tak potraktowała, że mnie gwałtowano. Nie mam o to pretensji, zresztą po tylu latach, ale o co chodzi? Chciałem powiedzieć, że no, Pani Marzenka przechodziła siebie.
wykonywała normę 500%, no bo na gołym polu, kiedy nic nie było, można było to realizować i robiła to. Byłem bardzo zadowolony z pracy, cieszyliśmy się wszyscy i kiedy już nie pracowałem tam, w dalszym ciągu, chyba jako jedyny były dyrektor, uczestniczę do dnia dzisiejszego w zajęciach Domu Kultury. Spektakle, które prowadziła, reżyserowała, były naprawdę wspaniałe. Może mi tak nie wypada mówić, bo sam uczestniczyłem w tych spektaklach. Tak, to tak jakbym się chwalił. Ale rzeczywiście, widownia była zawsze pełna, chociaż też miałem pretensje, ale nie tyle do pani Marzenki, co do może i dyrektora. Zwracałem na to uwagę, że w czasie najważniejszych trzech świąt narodowych, 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada, program artystyczny nie korespondował. Bardzo małym ilością korespondował tylko z charakterem i z mottem tych świąt narodowych. A nawet się zwróciłem do księdza proboszcza o pomoc, bo nie miałem wpływu tam na nikogo i dyrektorka mnie wezwała i mówi, co chodzę do księdza proboszcza na skargę. Ja mówię, no bo może ksiądz proboszcz ma jakiś wpływ na to, że ten program jest tak uszczuplony, jeżeli chodzi o ten charakter patriotyczny. Ale to nie była wina Marzenki, tylko to była chyba wina dyrekcji. No nie wiem, trudno mi w tej chwili powiedzieć. To takie miałem tylko zastrzeżenia. Ale co chciałem powiedzieć i nie ma wątpliwości co do tego, jak to prowadziła. Trudno nam oceniać poziom. Chociaż jak tutaj córka wspomniała, że wielu aktorów oceniało na wysokim poziomie te nasze spektakle. Nawet TVN był zainteresowany kiedyś tym, żebyśmy Krakowiaków i Górali wystawili w telewizji. No ale przyszedł, proszę, teraz się po, może o tej historii już koniec, tylko powiem tak, powołam się na egzystencjalistę francuskiego pisarza, filozofa Jean-Paul Sartre powiedział tak, że postęp jest dziełem ludzi niezadowolonych. Nie takich malkontentów stale, tylko siedzących z boku i krytykujących, a nic nie robiących. Krytyka, ale konstruktywna. No i przyszedł nowy dyrektor, zmieniło się, przyszedł nowy dyrektor z nowym programem, z nowymi pomysłami, no bo inaczej byśmy jeździli dalej syrenkami i maluchami, prawda, gdyby nie było postępu, gdybyśmy byli tak bardzo zadowoleni z motoryzacji, czy w ogóle w trakcie historii rozwoju kultury człowieka. No i przyszedł nowy dyrektor i ma nowe pomysły, ma nową wizję i ma nowy pociąg. Pociąg w sensie, no pociąg do tej kultury z wagonami, prawda? No i teraz, ja nie wiem jak się bo dalej, ja tylko wiem, to jakie tam petycje, nie petycje, to są subiektywne. Takie oceny, tak jak i moja też jest subiektywna, no i fajnie, że do dzisiejszego dnia jeszcze mogę tam funkcjonować jako ten działacz Domu Kultury. Ale tak, myślę, na koniec powiem tak, jeżeli, ja nie wiem, naprawdę, znaczy wiem, bo trudno powiedzieć, ja nie mam internetu, więc nie zaglądam na Facebooki, to naprawdę, a poza tym mam rozlicznych innych zajęć, że nie interesuję się tak, ale to, co do mnie dochodzi, to tam wynikły sprawy dyscypliny, pracy,
No można było może inaczej to załatwić, ale to nie tak znowu, tak jak pan mówi, ostro i zdecydowanie, bo człowiek przychodzi do pracy, ma nowy pomysł, a z góry go od razu, no można porozmawiać nawet cztery oczy, a tak media są, będą opisywać, jaka to dyrektorka jest niedobra, a ma pomysły i ocenić nam dopiero po roku, dwóch lat. Trzech nawet, czy jeszcze więcej, a nie na początku działalności. Biorę tu w obronę i też panią dyrektor, no bo no jest pociąg, jeżeli ktoś do tego pociągu się spóźnił albo nie chce wsiąść, no to nie chodzi tylko o panią Marzenę, tylko w ogóle. Może na tym tle, ja się tak coś domyślam, ale nie wiem dokładnie, no więc, ale to trzeba rozstrzygnąć, ale nie na medie, żeby no, rozdrapywać to. No, ja myślę, że to można delikatniej to wszystko załatwić, nie poruszać nieba i ziemi, bo ja myślę, że są metody, są sprawy, które można zrobić, ale nie rewolucyjnie. Ja zawsze jestem za tym, żeby drogą ewolucji do czegoś dojść, a nie rewolucji. Bo na rewolucji zawsze na krwi nic więcej nie urośnie, jak tylko krew. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wiceprzewodniczący. Bardzo bym państwa prosił o skracanie wypowiedzi. Jest już po godzinie 16. Panie z biura obsługi pracują do godziny 16, także już są po pracy. Mikrofon numer 3. Pan radny Witold Dominik. Proszę. Zanim przejdę do meritum, chciałem zadać pytanie. Pani dyrektor, zadałem je pisemnie dwa tygodnie temu, nie otrzymałem odpowiedzi. Może pani nam ustnie przynajmniej przybliży, chociaż oczywiście na odpowiedź pisemną też liczę. Chodzi mianowicie o dokumenty wewnętrzne Miejskiego Ośrodka Kultury, które regulują jego działalność, między innymi płatność za wynajęcie sali. Jakie to są dokumenty, bo na BIP-ie jest regulamin MOK-u z 2004 roku, gdzieś tam chyba na stronie MOK-u jest jakiś regulamin dotyczący właśnie używania sali widowiskowej, a pod nim notatka zmieniony 16 marca 2016 i tego dokumentu nie ma. Tylko chciałbym, żeby nam pani ewentualnie przybliżyła te pomysły dotyczące działalności takiej, powiedzmy, biznesowej Miejskiego Ośrodka Kultury, bo chyba w tym kierunku to zmierza. Później, jeśli pani pozwoli, zadam pytania. Dobrze? Dobrze, oczywiście na pismo odpowiedziałam, może jest w drodze. Więc jeśli chodzi o wynajem sal, to tutaj odczytam paragraf 4 statutu. MOK może odpłatnie wynajmować lokale będące w jego dyspozycji z zachowaniem zasad wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku regulującej tematykę wynajmu wydzierżawiania lokali komunalnych użytkowych. W regulaminie korzystania z sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku za korzystanie z sali widowiskowej, bo jest ze statutu wyłączona, pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. Zarówno statut jest to akt nieaktualny, znaczy aktualny, ale już wieloletni. Również mówię o regulaminie, że to jest też regulamin wieloletni. Zarządzeniem z dnia numer 8 z 2013 roku dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia cennika opłat za wynajem pomieszczeń w budynku MOK. I tutaj mam przed sobą cennik. Jeszcze pani dyrektor, zanim pani skończy, bo te ceny pewnie wszystkie interesują, chciałbym, żeby pani odczytała podstawę prawną tych dokumentów. Mówię o regulaminach i o zarządzeniu. Ale co znaczy podstawa, bo ja nie mam wszystkich zarządzeń przy sobie w tej chwili, więc na to odpowiem. Wzięłam sobie tylko same akty. Generalnie żyjemy w państwie prawa i wszystko, co tworzą instytucje samorządu między innymi terytorialnego, musi mieć podstawę prawną. Samorząd terytorialny, organy państwa działają wyłącznie w oparciu o przepis prawa. Stanowi to 7 artykuł Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ale dyrektor jednostki wprowadza regulaminy. Na jakiej podstawie? Proszę powiedzieć, na jakiej podstawie? Zarządzeń. Jakiej podstawie prawnej? Wewnętrznych. Natomiast ustawa jest podstawą prawną, proszę podać przepis ustawy. Nie, bo pani... No to w tej chwili nie odpowiem. No, ustawa o działalności kulturalnej i inne akty prawne o tym też świadczą. Aż tak się nie przygotowałam. Natomiast jest to wprowadzone zarządzeniami i sobie je wzięłam, więc te numery mogę podać. Natomiast cennik istnieje od roku 2013.
Króciutko skomentuję to, jeśli pani pozwoli. Artykuł 13 ustawy, którą pani wspomniała o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, mówi, że instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Organizatorem w tym przypadku jest gmina. Rada gminy, rada miejska w tym przypadku zatwierdzała statut Miejskiego Ośrodka Kultury, w którym nie ma słowa o odpłatności za, jak pani zaczęła zauważyć, za salę widowiskową. Natomiast organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny, jeden regulamin. Z tego co się doliczyłem, pani ma już przynajmniej trzy. Na okoliczność sali oddzielny, na okoliczność moku oddzielny. Uwaga, ważna rzecz. Ten ostatni chyba jest datowany z marca tego roku. Ten regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora instytucji może być wprowadzany w życie po zasięgnięciu opinii organizatora, to znaczy rady. Ja nic nie wiem na temat tego regulaminu, jak państwo, ale opinii chyba takiej z naszej strony nie było. To jedno. Ważne jest to, co w tym statucie jest rzeczywiście zapisane, jaka jest statutowa przesłanie, działalność tego MOK-u. Przede wszystkim w paragrafie 3 ustęp 1 zapisane, że prowadząc działalność kulturalną, MOK realizuje podstawowy cel, jakim jest umożliwianie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współdziałaniu życia kulturalnego, współtworzeniu życia kulturalnego, wartości kulturalnych itd., itd. Z kolei z ustawy wynika, że państwo, a również samorząd terytorialny prowadzi mecenat nad tego typu działalnością. Nie możemy zakładać takiej sytuacji nagle, że zaczniemy kazać płacić ludziom, którzy chcą tworzyć, mieszkańcom, którzy chcą tworzyć tą kulturę, jako amatorzy chcą współtworzyć tą kulturę w mieście, że nagle zaczniemy od nich brać pieniądze za to. Niestety, do niektórych obowiązkowych zadań gminy musimy dopłacać, a działalność kulturalna objęta ustawą, jak stanowi artykuł 9, jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego, ale też obowiązkowym. Także mi się wydaje, że ta droga, którą pani wybiera, nie jest drogą właściwą. Przejdę teraz do meritum, ponieważ ja widziałem się z panią Gancarek. Ona mi dała to pismo, które skierowała do pani i upoważniła do wykorzystania jego treści. Ja wiem, że to jest słowo przeciwko słowu. Pani na początku swojej wypowiedzi stwierdziła, że rozwiązanie umowy o pracę, stosunku pracy nastąpiło za porozumieniem stron. Z pisma, które ta pani do pani wystosowała, a udostępniła mi jego treść i pozwoliła z niego korzystać, wynika, że ta pani działa w stanie przymusu psychicznego. Tak to jest tu sformułowane, powoławszy się na tutaj pewne publikacje prawne. Pani została podstawiona, wynika to z pisma, od razu mówię, że to jest jakby stanowisko pani Gancarek, które jest jakby nieco neguje to, co pani na początku powiedziała. Pani dostała do wyboru, albo podpisuje w trybie natychmiastowym rozwiązanie umowy pracy o porozumieniu stron, albo następnego dnia dostaje zwolnienie dyscyplinarne. Pani, która od wielu miesięcy leczy się na depresję, pod wpływem w ten sposób postawionej sprawy, bojąc się, że nie dostanie gdzie indziej pracy, podpisała za porozumieniem stron rozwiązanie pracy. Takiej przynajmniej jest jej wersja wydarzeń. Natomiast jeżeli jak doszła do siebie, złożyła 5 marca pismo, 7 wpłynęło do MOK-u z prośbą o przywrócenie, wręcz z żądaniem o przywrócenie do pracy. Więc mówię, mamy tutaj słowo przeciwko słowu. Ja nie wiem, która z pań mówi prawdę, może gdzieś prawda jest po środku, tego nie wiem. Działalność jest niepokojąca, pani dyrektor, ona może niepokoić, być może jak najbardziej słuszna, kto wie. Czas rzeczywiście pokaże, jak tutaj mówił pan, o jakichś tam ewolucyjnych zmianach. Jeżeli ewolucją jest wyrzucenie czeka z pracy, to niech tak będzie. Natomiast to pani też zdementowała sytuację, że ognisko muzyczne jest zagrożone, że działa jak najlepiej, ma się dobrze. No z informacji medialnych, wypowiedzi między innymi pana burmistrza, wynika, że MOK chciałby przejąć zadania ogniska i może jest to jakby kierunek właściwy, z tym, że z tego co ja się orientuję, ukończenie ogniska muzycznego jest równoznaczne ze skończeniem szkoły podstawowej muzycznej. Tutaj pani dyrektor jest, nie mylę się.
Natomiast, no i umożliwia jakby edukację dalszą w szkole muzycznej już na poziomie wyższym, gimnazjalnym czy średnim. Natomiast chyba MOK nie ma takich uprawnień, że wynajmując najlepszych instruktorów, żeby dać takie dokumenty młodemu człowiekowi, który ukończy edukację pod okiem pana na przykład Jelonka. Trzecia rzecz, dla mnie bolesna, powiem bardzo krótko, dlatego że nie chciałbym tutaj uprawiać prywaty, ale mówię to w imieniu nie swoim, tylko młodych ludzi, którzy przez wiele tygodni przygotowywali się do przedstawienia pod tytułem Różne oblicza kobiety, mężczyźni kobietom. Udało nam się to przedstawienie z niemałym trybem wystawić, mówiąc szumnie, w Goku we Wręczycy w ostatni piątek. Byliśmy, że tak powiem, pani dyrektor, posłowie. Ta impreza ukazała się w oficjalnych imprezach marcowych Miejskiego Ośrodka Kultury. Miała się odbyć 13 marca. 5 marca, tydzień przed imprezą, dostałem od pani telefon, że ten termin prawdopodobnie będzie zajęty. To prawdopodobieństwo stało się faktem 7 marca, kiedy to już było to jasne, bo wieszano plakaty informujące o występie pana Portera. Kilkanaście osób, mówię nie o sobie, bo naprawdę ja mogę występować ze swoją grupą, niekoniecznie w MOK-u w Chobucku, damy sobie radę. Z kilkanaście młodych, zaangażowanych osób bezinteresownie spotykało się wiele tygodni, żeby przygotować program takiej imprezy, no po czym traktuje się ich z buta i mówi: nie, kochani, zmieniliśmy zdanie, już nie wystąpicie w MOK-u w Chobucku, wystąpcie sobie gdziekolwiek indziej. No, tak się chyba nie postępuje, tym bardziej biorąc właśnie pod uwagę tą statutową działalność tego MOK-u. To nie jest instytucja, która powinna być nastawiona na zarabianie kasy, tylko na to, żeby tę kulturę udostępniać jak najszerszej liczbie ludzi, którzy chcą to robić za darmo, amatorsko, bo to jest dla nich. To nie jest filharmonia, teatr, gdzie tutaj chcemy robić sztukę na najwyższym poziomie za duże pieniądze. Tu chcą ludzie robić tą sztukę, w cudzysłowie, bo to jest sztuka, że tak powiem, mniejszego nieco formatu, ale chcą ją robić tutaj, w tym miejscu, bo tu mieszkają, kochają to robić i chcą to robić za darmo. I teraz oczekiwanie tego, że nagle ci ludzie zaczną płacić za zajęcia, a za trzykrotną nieobecność pani ich wyrzuci z grupy teatralnej na przykład, bo takie zapisy pojawiły się w nowym regulaminie pani. Wydaje mi się, że to nie jest chyba dobra droga. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To już odpowiadam. Owszem, statut przechodzi przez Radę, jest akceptowany, a kolejnym aktem jest regulamin organizacyjny, który jest zatwierdzany przez organizatora i to jest jedyny dokument. Natomiast inne zarządzenia powstały wcześniej, ja tego nie zmieniałam. Dlaczego powstał regulamin zajęć prowadzonych w MOK-u? Ano dlatego, że spotykaliśmy się z dziwnymi sytuacjami, że instruktorzy samowolnie pobierali pieniążki za to, że dzieci wchodziły na salę, więc uważam, że wszystko powinno być unormowane, jeżeli jakiekolwiek, na razie wszystkie zajęcia są bezpłatnie, natomiast weszły nowe formy tańca, rodzice są bardzo nimi zainteresowani i po wstępnej rozmowie i ustaleniach doszliśmy do wniosku, że opłata miesięczna 20 zł dla nikogo nie byłaby krzywdząca, ani zbyt wysoka. Ludzie sami wykazują chęć takich opłat niesienia w sposób formalny, dlatego żeby co 2 miesiące nie zmieniać regulaminu, stąd powstał regulamin korzystania z zajęć odbywających się w MOK-u. Natomiast jest tam taki zapis, że będzie to wszystko, że tak powiem, normowane odpowiednim cennikiem, informacją i tak dalej. Więc zapis się taki pojawił, żeby nie trzeba było zmieniać regulaminu co jakiś czas. W innych ośrodkach kultury, w mniejszych miejscowościach i większych, takie rzeczy się dzieją i jest to powszechnie akceptowalne. Uważam, że lepiej jest wpłacać środki w sposób jawny, które przechodzą przez kasę albo na konto, a nie bezpośrednio do czyjejś kieszeni, więc warto to unormować. Jeśli chodzi o wynajem sali, to są przepisy, które o tym świadczą, ale ja już odniosę się do występu, z którym gdyby się pan do mnie zwrócił.
Było to tak, że po Zewie Wolności, w którym brałam udział czynnie i organizowałam w dużej mierze to wydarzenie, łącznie z wyborem piosenek i łącznie z moim pomysłem na to, aby nie było konferansjerki, tylko żeby zastąpić to fajnymi cytatami, więc brałam w tym czynny udział, pomagałam i uważam, że to jest współorganizacja. I kiedy wpłynęło do mnie pismo, początkowo inny pan, że tak powiem, chciał ze mną zawrzeć współpracę i współorganizację, trzy razy w sumie nie doszło do porozumienia, aczkolwiek ja składałam już wcześniej propozycję na zorganizowanie takiego koncertu. No nie doszło to do organizacji, nie wiem z jakich przyczyn, raz z braku czasu, raz z braku chęci, pojawiło się towarzystwo, które przejęło tą formę i zaproponowało mi współpracę. A może odwrotnie, zaproponowało mi ten występ. Powiedziałam, że możliwą formą jest zorganizowanie współpracy. Współpracy, jestem otwarta na wszystkie propozycje. Chciałam to wydarzenie współtworzyć i współorganizować. Niestety, no nie porozumieliśmy się w pewnych kwestiach. Ja zaproponowałam, żeby wzięli w tym udział albo inni radni, albo inni uczestnicy kół zainteresowań, na co spotkałam się z odmowną odpowiedzią. I usłyszałam, że moja współorganizacja ma polegać tylko i wyłącznie na udostępnieniu sali, pracownika. A chciałam powiedzieć jeszcze raz, Miejski Ośrodek Kultury ma bardzo trudną sytuację finansową. Być może inne ośrodki mają większe finanse i mogą sobie na to pozwolić, ale wynajęcie sali na próby, na zorganizowanie tego koncertu, później jeszcze na opłacenie pracownika, na opłacenie za X-u, z którym też notorycznie się borykamy, a jeszcze do tego dochodzą nowe formy odpłatności dla różnych instytucji pobierających te odpłatności, no robią się z tego bardzo duże koszty. Dlatego uważam, że współorganizacja byłaby najlepszym rozwiązaniem. Chwileczkę. Tak, tylko to znaczy tak, zrobiliśmy to, mówię, wielomiesięcznym trudem, wielotygodniowym trudem, miesiące to są dobre słowa też. Współorganizacja polegająca na tym, że tydzień przed występem mamy zmieniać program występu. No, wydaje mi się, że to chyba nie do końca to słowo jest właściwe. Powiem tylko tyle, GOK we Wręczycy współorganizował to, współpraca polega na tym, że udostępnił nam MOK, dźwiękowca. Myślę, że pan dyrektor jest zadowolony, sala była pełna, ludzie klaskali na stojąco. A jeśli chodzi o koszty, no na pewno koszty są związane z utrzymaniem obiektu, ze światem i tak dalej, natomiast no, demonizuje pani troszeczkę kwestię ZAX-u. Zapłaciliśmy to z własnej kieszeni 70 zł plus VAT. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Sękiewicz. Tak, krótko, tylko takie trzy kwestie. Już ta pierwsza była poruszana, ale skoro pracownik złożył wniosek o rozwiązanie stosunku za porozumieniem stron, to czy chciałem się dowiedzieć, przysługuje mu jakaś odprawa, czy mu się coś należy, albo jakiś ekwiwalent ze strony organu, pod którego nie wierzę, że ktoś zrezygnował, mając jakieś no, pełne konto, za dużo pieniędzy. Natomiast teraz druga sprawa. Właśnie. I w sądzie tutaj, jak pani podpowiada, nie ma szans na obronę. Tak, przynajmniej jakieś wypowiedzenie powinno być, ale ja mówię o tej odprawie, czy jakiś inny ekwiwalent finansowy. Druga sprawa. No więc jakaś inna forma. Inna forma. Ja tylko pytam, ale mogę chyba dopytać, bo czekałem pół godziny. Pani przeszkadza teraz. No nie. Tutaj nie dotyczy to może bezpośrednio pani dyrektora, zostało powiedziane przez panią, że ze względu na brak chętnych została rozwiązana orkiestra. Ja w listopadzie minęło, jak jestem związany z orkiestrą kłobucką, 40 lat. No ja zawsze byłem chętny, jestem zaskoczony, bo w każdym razie, kiedy nam kazano
oddać instrumenty w czerwcu, to nikt nas o czymś takim nie poinformował, że ona jest rozwiązana, tylko po prostu mieliśmy to zdać na wakacje. Książeczki, instrumenty. Natomiast faktem jest, że w orkiestrze było ostatnio mało osób, około 10, ale to też trzeba wziąć pod uwagę to, że miała tylko jednego instruktora. No ja, jak mówię, przez 40 lat grając w orkiestrze, to było ich dwóch lub trzech. Inny był tam od blachy, inny był od drewna, prawda, i tak dalej, czy od instrumentów perkusyjnych. Tak jak na przykład jest to, mamy to za Miedzą w sumie, bardzo blisko, bo we Wręczycy i wiadomo, o co chodzi. I tam jest jedna z najlepszych w tej chwili, czy najlepsza orkiestra w Polsce, młodzieżowa. Dlatego taka moja prośba jednak, żeby to sprawę jakoś jak najszybciej rozwiązać, żeby powstała ta orkiestra kłobucka, nie jakaś tam z Białej, Kamyka czy skądś, tylko po prostu prawdziwa ta kłobucka orkiestra, która ma kapelmistrza, dwóch czy trzech instruktorów i nawet te kilkanaście osób, wtedy ona może się gdzieś pokazać. To jest ta druga kwestia. Natomiast jeszcze mam trzecie takie pytanie, czy pary taneczne, te dorosłe, klubu tańca towarzyskiego, no tu osobiście mam taki troszkę dylemat, bo sam tam tańczyłem i należałem, mogą mieć opiekuna, czy w formie instruktora na czas choroby obecnego instruktora, takiego, którego ta chora osoba, która jest teraz na zwolnieniu, wskaże. To tyle. Dziękuję, panie radny. To znaczy tak, jeśli chodzi o orkiestrę, ja przyszłam do pracy w listopadzie, a orkiestra została rozwiązana w czerwcu i nie została przedłużona umowa z opiekunem tej orkiestry, nie mówiąc już o kapelmistrzu. Ja zaraz, kiedy przyszłam do pracy, spotkałam się z problemem braku tej orkiestry, bo przyszłam w listopadzie, zaraz mieliśmy święto 11 listopada i żeby to wypadło tak jak należy, musiałam podjąć kroki wynajęcia tej orkiestry, aczkolwiek nie był mój to pomysł, bo już od wcześniejszych lat taka sytuacja również miała miejsce przy sprawnie działającej orkiestrze. Więc kolejną rzeczą była moja próba jak gdyby podjęcia kroków, żeby tą orkiestrę tutaj odtworzyć. Ale proszę Państwa, ja przyszłam na zatwierdzony budżet. Nie ma możliwości i dużych ruchów finansowych. Więc to nie jest teraz tak, że ja sobie zatrudnię instruktora albo mam na to środki, bo nie mam ich w tym momencie. Więc czynię jakieś starania, żeby to móc jakoś zrealizować. Być może będziemy mogli przejąć albo stworzyć orkiestrę, dokoptowując dzieci z innych orkiestr. No ciężko mi w tej chwili powiedzieć. Ja od razu podjęłam starania, rozmawiałam z panem kapelmistrzem, który działa w Białej i również prowadzi zajęcia we Wręczycy. Tam jeździ dużo też mieszkańców Kłobucka i też uważam, że orkiestra jest u nas niezbędna i takie starania będę czynić. O tym też rozmawialiśmy. A jeśli chodzi o zajęcia prowadzone przez instruktora tańca towarzyskiego, to była umowa zlecenie. Pani ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie prowadzić tych zajęć i zrezygnowała z nich. Na miejsce miała, zresztą dogadałyśmy się, że przyjedzie we wtorek i przekaże nowym instruktorom grupę i wszystkie niezbędne związane z tym informacje. Jednak 10 minut przed przekazaniem zadzwoniła, że nie da rady, że bardzo się źle czuje. Do czerwca nie jest w stanie prowadzić zajęć na pewno, natomiast już są instruktorzy, którzy przejęli tą grupę tańca towarzyskiego i prowadzą czynnie zajęcia. Jeśli chodzi o grupę dorosłych, to w ostatnim czasie tańczyła tam jedna, czasami dwie pary, ale pani już z tańczących była w zaawansowanej ciąży, więc tak naprawdę utrzymywanie instruktora sali dla dwóch grup tanecznych jest zdecydowanie nieopłacalne, ale mówię, podjęliśmy te kroki, że chcemy dokoptować chętnych. Serdecznie zapraszam na zajęcia, one już trwają. Jest informacja, nie rozumiem sytuacji, jak osoba na umowę zlecenie miałaby wskazać zastępstwo. Dziękuję pani dyrektor. Nie widzę więcej zgłoszeń.
Jeszcze dwa, tak? Pan radny najpierw, proszę bardzo. Patrzę, nie wiem, czy już pani wyczerpała te tematy wszystkie, bo czy to zmierza ku końcowi, bo ja chciałem takie podsumowanie sobie zapisałem. Czy to jeszcze pani będzie, czy jeszcze pani będzie tam odnosiła się do wniosku, czy do jakiejś rzeczy, które pani by chciała jeszcze powiedzieć? A to może tak szybciutko, że mamy wiele nowych form zajęć. Zaczęliśmy działać na polu dla wszystkich grup wiekowych. Są zajęcia plastyczne dla wszystkich grup wiekowych. Podjęłam też działania, żeby stworzyć formy teatralne dla wszystkich grup działania. No nie planowałam takich zdarzeń, jakie miały miejsce, więc myślałam, że będziemy mogli to rozwijać i iść z naszymi nowymi pomysłami do przodu. No teraz powstał wakat, trzeba go uzupełnić, ale MOK, mówię, coraz ma większą ofertę, coraz bardziej ją rozszerza i robi to zarówno dla małych, jak i średnich. Zresztą moim marzeniem jest, żeby tam mogli czas spędzać wszyscy mieszkańcy, i ci najmniejsi, i ci najstarsi. Także bardzo serdecznie zapraszam. To chyba wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Pani dyrektor, ja taką konkluzję chciałem wyciągnąć z tej dzisiejszej debaty. No na pewno nie zgodzę się, że dyrektor MOK-u musi mieć jakąś ingerencję w momencie, kiedy udostępnia salę za darmo. Tutaj taka prośba, panie burmistrzu, no na Boga, no jeśli przychodzi sztuka i chce wejść sprawdzona sztuka na salę w MOK-u i udostępnia ją tę salę, pani dyrektor udostępni tą salę za darmo, no to nikt nie będzie miał wpływu na tę sztukę, no troszeczkę jakiegoś rozsądku, no. Tym bardziej to jest sprawdzona sztuka odnośnie Zewu Wolności. No, każdy, kto potrafi się zorganizować w czymś innym niż w graniu na komputerze, to dla mnie to jest godne podziwu, czy w sportowcy, czy ktoś, kto jakąś działalność kulturalną przejawia, i powinno się mu to ułatwiać i współpracować z nimi na takich zasadach, żeby to im było wygodniej, a nie pani dyrektor. To jest taki apel do państwa, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. Każdy, kto przyjdzie i będzie chciał wynająć MOK i będzie miał fajne coś do pokazania, powinien tą salę moim zdaniem dostać za darmo. To nie jest biznes, żeby robić z tego pieniądze. To jest działalność nasza obowiązkowa, ustawowa, kulturalna. Pani dyrektor, pani cały czas mówi o tym, że brakuje pieniędzy. No dzisiaj żeśmy uchwalili jakieś pieniądze na MOK-u. Pani przyszła do nas na debatę. Ma pani, powiem pani tak szczerze, takie moje prywatne odczucie, pani brakuje pokory troszeczkę. Bo pani jest święcie przekonana, że nic nie ma pani sobie do zarzucenia. No jednak te 200 osób na dwóch wnioskach się podpisało, my tutaj radni mamy jakieś uwagi i ja nie widzę w pani, żeby pani jakąkolwiek miała pokorę w sobie, żeby coś zmienić, zacząć współpracować z tymi, którzy chcą tej współpracy, ale uważają, że jest to utrudnione z pani winy. No jednak jak jest 100 osób, a pani jest po drugiej stronie, no to chyba problem polega na tym, że pani ma jakiś problem z, nie wiem, z uzyskaniem kompromisów. Ja szanuję pani działanie, ja podziwiam pani działanie. Dzisiaj się pani powiedziała, że z własnych pieniędzy finansuje jakieś szachy czy tam inne rzeczy. Bardzo mnie to imponuje i widzę, że to zaangażowanie z pani strony jest. Pani przygotowała się dobrze, widać, że wszystko ma jak na tacy rozpisane w głowie, ale no jednak ta zdolność do uzyskiwania kompromisów z różnymi tutaj instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, to też pani powinna wziąć pod uwagę i trzeba to poprawić. Trzeba rozmawiać z tymi ludźmi, nie obrażać się jeden na drugiego, już pomijając kwestię zwolnienia, bo to już nie dojdziemy, pani cały czas mówi o tym sądzie, no nie jest to dobra droga do jakiejś przyjemnej współpracy pomiędzy mieszkańcami a MOK-iem, a dyrektorem MOK-u. No to nie zrobiła pani na mnie wrażenia przyjemnej osoby, do której mogę w każdej chwili przyjść i powiedzieć, a zróbmy coś. No przykro mi, ale takie mam wrażenie. Myślę, że to jest kwestia, którą należy przemyśleć. Ja nie chcę pani, nie to, że to jest mój jakiś prywatny wytyk, tylko ja tak to zauważam. My się nie znamy wcześniej, nigdyśmy nie rozmawiali.
I tak jak mówię, no troszeczkę pokory, troszeczkę więcej empatii, troszeczkę więcej zdolności do uzyskiwania kompromisów i myślę, że przy tym pani zaangażowaniu, które pani ma i to widać, pani za rok, dwa sama się obroni. Dziękuję. Dziękuję panie radny. Jeszcze proszę pani. Proszę się przedstawić. Dziękuję pani przewodniczący. Dzień dobry państwu. Ja się nazywam Jadwiga Dąbek. Jestem z Ogniska Muzycznego. Ognisko Muzyczne jest stowarzyszeniem. Chciałam to zaznaczyć, bo różne opinie na nasz temat słyszałam od paru dni. Jest organizacją pożytku publicznego. Prowadzimy zajęcia indywidualne nauki gry na instrumentach i śpiewu scenicznego. Bardzo poważnie traktujemy naszą pracę. Podlegamy pod Towarzystwo Muzyczne, które rzeczywiście ma siedzibę w Kłobucku, co nie znaczy, że tutaj działa. Działa w formie naszych uczniów, w formie występów i prowadzonych tutaj zajęć. Naprawdę zajęcia prowadzone są na bardzo wysokim poziomie. Do listu, który był skierowany do pana burmistrza oraz do rady, w drugiej części wymienione, nie wiem czy ktoś za to zwrócił uwagę, mam nadzieję, że tak. Wymienione zostały tylko z zeszłego roku koncerty naszych dzieci oraz ich osiągnięcia, to znaczy nagrody pierwsze, drugie, trzecie i wyróżnienia w konkursach. I tych występów było w szkołach różnych, w szkole muzycznej, jednej, drugiej, to znaczy w Lublińcu i w Częstochowie, i w szkołach, na festynach. Było 36. One są oczywiście niepłatne, no to wiadomo. I przygotowanie do tych występów, no to już nasza praca społeczna. Zresztą robimy to bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem. I w tamtym roku również z naszych 50 dzieci nagrody, właśnie te, o których wspominałam, pierwsze, drugie, trzecie, również nagrodę pana burmistrza otrzymało 27 dzieci. Czyli jakby nie liczyć, jest to połowa z dzieciaków. Czy ktoś może się poszczycić takimi sukcesami? Mam pytanie do pani dyrektor. Pani dyrektor wspomniała, tutaj już nie będę czytała w całości artykułu, że ognisko jest prywatne. Jest to dla nas dość krzywdząca opinia. Nie jesteśmy prywatni, jesteśmy stowarzyszeniem. I chciałam zapytać, z jakiej dlaczego takie oskarżenie, bo tak to brzmi. I również o to, ponieważ niepokoją nas dochodzące, zresztą państwo wszyscy słyszeliście takie słowa, że ognisko zostanie przejęte przez Miejski Ośrodek Kultury lub wyprowadzone. Może odniosę się. Dziękuję. Bardzo proszę pani dyrektor. Nie wiem w ogóle skąd dochodzą takie głosy, bo pani dyrektor, no nie udało nam się nigdy porozmawiać osobiście. Oprócz dwukrotnie, przepraszam. Jeśli chodzi o wypożyczenie sprzętu, ale nigdy na temat ogniska muzycznego. Moje zdanie jest takie, że MOK realizuje cele statutowe i dobrze gdyby też świadczył usługi z zakresu na przykład nauki gry na instrumentach. I owszem, ognisko muzyczne społeczne jest organizacją pożytku publicznego. No, wiem, że to jest filia z Częstochowy, więc... Nie jesteśmy filią. Filią. Stowarzyszenia. Filią stowarzyszenia, które działa w Częstochowie, więc no nie wiem, czy tam to nie jest właściwy jak gdyby rejon, ale a nie znam się aż tak, aczkolwiek uważam, że no, MOK też dobrze gdyby realizował swoje cele statutowe sam, organizując i dając uczestnikom możliwość nauki gry na instrumentach i tak dalej, bo no, w innych ośrodkach kultury
również to się tak odbywa. I tyle mówię. U nas wygląda to tak, że w Miejskim Ośrodku Kultury jest zajęte pomieszczenie na parterze. Ja nie mam do niego dostępu, nie mogę prowadzić tam zajęć z moimi wychowankami i tak dalej, więc no jest to dla mnie taka trudna sprawa, aczkolwiek bardzo kibicuję ognisku, życzę mu samych sukcesów i absolutnie nie mam zamiaru go wyprowadzać, niszczyć. Nie wiem w ogóle skąd takie informacje, ale być może wynika to stąd, że nikt z Państwa do tej pory nie rozmawiał ze mną. Pan radny Mateusz Woźniak tutaj też zrobił diagnozę psychologiczną i brak pokory z mojej strony, ale proszę Państwa, to ja tutaj dzisiaj siedzę i jestem oceniana przez Was w sposób bardzo krytyczny, a większość z Państwa nie widziało się ze mną, nie rozmawialiście, nie szukaliście drogi takiej, jak to rozwiązać. To jest taka ewidentna nagonka. Poza tym ja też mogę przygotować petycję osób 200 czy 300, które wesprą moje działania, ale to chyba nie o to chodzi, żebym teraz biegała po mieście i zbierała podpisy, bo to dochodzi do jakichś absurdów. Ja naprawdę jestem mocno zaangażowana w działalność Miejskiego Ośrodka Kultury. Chciałabym, żeby działał w sposób nowoczesny, prężny, żeby móc organizować tam fajne zadania, działalność związaną z kulturą w sposób nowoczesny, prężny, zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. Biorę udział w wielu konkursach o dotacje, o środki. Staram się jak mogę. Uzyskałam wielu sponsorów, którzy wsparli moje działania. Sama dokładam również też do wielu rzeczy, więc to chyba nie jest brak pokory i butność. To po prostu wynika z tego, że powstała jakaś nie do końca prawdziwa informacja na mój temat, tylko że ja jej do tej pory nie korygowałam i nie biegam z podobnymi pismami, nie zamieszczam wpisów obrażających nikogo na internecie. Po prostu stoję z boku i robię swoje. I chciałabym, żeby moja praca i to pokazało, jakim jestem człowiekiem i bardzo bym chciała, żeby Państwo mnie tak oceniali, bo każdy, kto miał przyjemność ze mną przyjść, porozmawiać, zresztą ja też obchodziłam grupy wszystkie na początku, żeby się z nimi poznać. Byłam na spotkaniach z grupami starszymi, z grupami młodszymi. No nie każdy był w tym dniu akurat, ale to ja nawet w dniu przejęcia obiektu przeszłam po wszystkich salach, żeby zapoznać się z osobami, które wynajmują u mnie pomieszczenia. To, że nie wszystkich zastałam, no przepraszam, tak się zdarza, ale wydaje mi się, że nie do końca to jest, jak to dzisiaj zostało przedstawione. Nie miałam też możliwości się obronić. Dzisiaj nastąpił tu taki wielki atak na moją osobę, więc stąd może jakaś butność, ale to zupełnie nie to chodzi. Jestem bardzo ugodowym człowiekiem, zawsze można się ze mną dogadać, tylko mówię, musi to być na zasadzie współpracy, a nie żądania, dyktowania warunków, próbami zastraszenia mnie, czy mówienia, że pożałujesz tej decyzji. No jest to niewątpliwie nieodpowiednia sytuacja, także tyle z mojej strony, dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Ja mam jeszcze chwilkę. Wyczytałam w protokole numer tam pierwszy na 16 z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej. Także jest po prostu z poprzedniego posiedzenia komisji. Te słowa, o których przed chwilką mówiłam. Zwróciliśmy się do pana burmistrza, przepraszam, do pana burmistrza, nie do pani dyrektor, z prośbą o stałe zmniejszenie stawki czynszu, ponieważ mamy problemy finansowe, o których pan burmistrz wie. Już nie chciałabym się tutaj powtarzać. Mamy 50 dzieci. Rzeczywiście czynszu płacimy ponad 1000 zł. To jest dla nas stawka ogromna. I chcieliśmy tego czesnego, które dzieci płacą od 130 do 200 zł, nie podwyższać. Natomiast no, kłopoty są poważne i bo jeszcze chciałam zacytować tutaj w piśmie, nie
To nie jest jakiś taki pomysł, nie wiem, skądś wzięty z nieba, tylko my się powołujemy na artykuł 24 ustawy 1 i 2, punkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia. Mamy takie prawo do korzystania z wynajmowanych lokali jako stowarzyszenie do obniżenia tego... możliwości korzystania z czynszu o połowę, nawet do 70% niższego. I jeszcze takie drobne pytanie do pani dyrektor. Jaką powierzchnię jaką powierzchnię ma Miejski Ośrodek Kultury? Jaki procent z tej powierzchni zajmuje ognisko muzyczne? Dziękuję. Bo my mamy w dokumentach, że 24,5 metra kwadratowego. To jest naprawdę niewiele. Że 45 metrów. 2,5. 42,5 metra? Tak. Ja w tej chwili musiałam, moment. Tak w umowie jest. A tak, 42,5 metra kwadratowego, natomiast wie pani, no my sami borykamy się z problemem lokalowym bardzo dużym. Na parterze są to pomieszczenia najkorzystniejsze i u mnie zajęcia plastyczne odbywają się w piwnicy, gdzie nie ma wentylacji i ja nie mogę prowadzić i organizować własnych zajęć i nie jestem w stanie wykonywać celów statutowych, więc mówię, jaki ma znaczenie teraz ten metraż? Mówię, w dniu też przyjęcia ośrodka kultury spotkałam się z tym, że wiele pomieszczeń było wynajętych na rzeczy niezwiązane w ogóle z działalnością kulturalną, tak? Więc mamy punkt lotto, inne rzeczy i trzeba się z tym pogodzić. Być może będą środki, żeśmy mogli działać we własnym zakresie, ale uważam, że Miejski Ośrodek Kultury sam powinien realizować swoje cele statutowe, oczywiście wspierając różne grupy i stowarzyszenia, ale nie kosztem jakiejś swojej działalności. Dziękuję. W kolejności pan wiceprzewodniczący Puchała. Bardzo proszę krótko. Ja mam pytanie i do pani dyrektor. Co stoi na przeszkodzie, żeby ognisko muzyczne przeszło w strukturę Domu Kultury? 20 lat temu ja to właśnie chciałem zrobić. Bo stowarzyszenie, które pobiera opłaty od uczniów, Z tych opłat opłaca pracowników i ma wówczas miało 8% zysku. To dlaczego Kłobuc ma odprowadzać zyski stowarzyszeniu w Częstochowie? Poza tym drugie pytanie, ile dzieci z naszej gminy, konkretnie z naszej, dokładnie z naszej gminy jest uczestnikami tego ogniska muzycznego? Bo wówczas za moich czasów to ponad połowę to było z powiatu, A druga połowa to z Częstochowy. I był też ten problem, jak mówiłem, że było prawie 11 kół zainteresowań. Nie mogłem być gospodarzem swojego pomieszczenia. Prosiłem, żeby ognisko muzyczne było właśnie weszło w strukturę organizacyjną Domu Kultury. Wówczas ja w godzinach, kiedy ognisko nie pracuje, mógłbym zajęcia swoje prowadzić, nie? Jak tu być? W swoim domu mieć lokatora, który zyski odprowadza do sąsiada? Nie rozumiem. A gdyby tu, tak mi się wydaje właśnie, czy gdyby to było w strukturze organizacyjnej, przecież nikt nie, ci sami, przynajmniej ja tak proponowałem, żeby ci sami pracownicy zostali, oprócz dyrektora. Bo dyrektor wtedy brał taką pensję, dla 30 uczestników, co dla 300 uczniów w szkole. To była kura, która znosiła złote jajka. Po co było dyrektora zatrudniać tam księgową, bo tak było wtedy. Nie wiem, jak teraz jest, czy jak to jest tam z tymi zyskami, jak to wygląda. W każdym razie ja to chciałem zrobić, i tutaj też by nic nie stało na przeszkodzie, gdyby zostali pracownicy i pani, wszyscy w tym samym miejscu, tylko żeby to było
strukturze organizacyjnej Domu Kultury. Wtedy dysponowałoby Dom Kultury pomieszczeniami, wtedy, tak jak trzeba, no i nikogo by nie zwalniał przecież. To o co chodzi? Tylko się upieracie, że to musi być koniecznie Stowarzyszenie Muzyczne Częstochowskie. Nie wiem, no może pani powie, bo nie wiem. Proszę włączyć mikrofon. To towarzystwo rzeczywiście jest w Częstochowie, natomiast ona nie działa na terenie Częstochowy jedynie. Działa na terenie Kłobucka, działa na terenie Lublińca również. Może o tych, właśnie, bo może to jest rzeczywiście interesujące, o tych zyskach. Znaczy my jesteśmy organizacją non-profit, także chyba to jest oczywiste. Uzyskujemy, ponieważ te 200 zł, ja już tam ktoś policzył, sprytnie to jest 10 tysięcy miesięcznie i tyle rzeczywiście uzyskujemy pieniążków. One są przeznaczone na pensje dla nauczycieli, oczywiście pensje brutto, więc ponieważ wszystko jest uczciwie prowadzone, więc te ceny są odpowiednie. Na ZUS, Urząd Skarbowy, podatek, na czynsz oczywiście. Od stycznia musimy od razu zbierać też i uzbierać konkretną kwotę, konkretnie 2000 ponad, na miesiące wakacyjne, ponieważ wakacje dzieci nie uczestniczą, w każdym razie nie tak licznie, jest ich tylko kilkoro, nie uczestniczą w lekcjach, w związku z tym nie płacą też. Więc ten czynsz jest dla nas dość uciążliwy, zwłaszcza wakacje, ale nie tylko wtedy. Natomiast struktury Towarzystwa Muzycznego uprawniają nas. Towarzystwo Muzyczne nam daje osobowość prawną, upoważnia do właśnie wydawania świadectw. Dziecko kończące, zdające egzamin półroczny i potem roczny otrzymuje świadectwo, które jest potwierdzeniem konkretnych umiejętności. I z tym świadectwem rzeczywiście i przygotowujemy do nauki w szkole muzycznej i do egzaminów w szkole muzycznej. Proszę, mogę? Dyplom, nie zaświadczenie. No, ale to do szkoły podstawowej muzycznej, gdyby się ktoś starał z kończący ognisko muzyczne, to taki dyplom dla niego nic nie znaczy. Żadnego nie ma znaczenia. To może nie wiem, proszę zapytać rodziców, bo przyszły z nami trzy panie, tylko ponieważ jednak ludzie są w pracy, czy rzeczywiście nie ma żadnego znaczenia. Ile osób? Myślę, że nie. Proszę? Tutaj też dyplomy byłyby wydawane. Z naszej gminy ile osób? Ile osób? Większość. Większość znaczna. Większość. Ja potem, podam konkretną cyferkę, liczbę. Zgłasza się mikrofon numer... Dziękuję. Zgłasza się mikrofon numer 9, pani przewodnicząca. Pani dyrektor, ja chciałam zapytać, a ile osób, nie wiem, czy to są instruktorzy, czy to są nauczyciele, którzy uczą tych 50 dzieci i ile godzin w ciągu tygodnia jest poświęcane? Każde dziecko, ile może ewentualnie każde ćwiczyć? Każde dziecko ma... No jak nie w tym temacie? Pani... Mateuszu, zabierał pan głos, ja panu nie przeszkadzałam. No sekundkę, mam prawo zadać pytanie, panie Mateuszu? Właśnie to ma młodość do siebie, to co pan mówił, brak pokory. My wyczekujemy, spokojnie siedzimy, nie odzywamy się, wysłuchujemy waszych wypowiedzi, natomiast zadanie po raz pierwszy pytania przeze mnie pan od razu kwestionuje. Jak to nie ten temat? Pytam panią z Ogniska Społecznego Muzycznego i chyba zadaję temat, ilu instruktorów uczy dzieci. Ale już nie przedłużajcie, nie proszę zadać temat, pytanie. To dlaczego pani jest dopuszczona do głosu? No dlaczego pani jest dopuszczona do głosu, jeśli nie ten temat? No to ja czegoś nie rozumiem. Jeśli pani przedstawia, to ja chcę zapytać. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Ilu instruktorów uczy dzieci? Ile godzin w tygodniu czy w miesiącu każde dziecko? Każde dziecko ma w miesiącu 4 pełne godziny, takie zegarowe, i nauki gry na instrumencie z nauczycielem, który ukończył pierwszy i drugi stopień szkoły muzycznej oraz studia muzyczne. I także akordeonista po prostu jest instrumentalistą i ukończył rzeczywiście akordeon w szkole muzycznej. Akurat ten, którego zatrudniamy w Częstochowie.
A pani dyrektor, bo mam takie pytanie, tak nawiązując do wypowiedzi pana przewodniczącego Puchały, bo nie rozumiem tego właśnie, bardzo dużo dzisiaj jest tutaj tematów niedopowiedzianych i myślę, że to wynika z tego, że osoby nie do końca są szczere i gdzieś ta prawda tkwi po środku, bo każdy przedstawia swoją rację, oczywiście to tak jest w życiu, że prawda po środku. I powiem, że tak przysłuchuję się dzisiaj tej dyskusji i no i oczekiwałam trochę więcej, że może ktoś się otworzy i powie tak do końca prawdę, a tej prawdy żeśmy nie uznali. I każdy znowu musi domniemywać i znowu się pojawią kolejne komentarze, wpisy i każdy z nas będzie tą wersję miał swoją. Ale o tym społecznym ognisku muzycznym już rozmawialiśmy. No jesteście państwo, prowadzicie działalność, no działalność, jakby to nazywał, non-profit to, ale zarabiacie na tym, macie pensję. W czym problem? Bo ja uważam, idąc tak za tokiem myślenia, i pani dyrektor, która ma swoją wizję i ma do tego prawo, ja jej też kibicuję i życzę jej, żebyśmy ją za rok ocenili, że rzeczywiście bardzo ciężką drogę przeszła, ale efekt pozytywny, zobaczymy, to się okaże. Dlaczego taki jest upór? Bo są dzieci z naszej gminy. Ja myślę, że gdyby to weszło w struktury Miejskiego Ośrodka Kultury, to nawet te dzieci by mogły mniej płacić. 200 zł to jest duża kwota, to każdy z nas przyznań. Skąd taki opór? Skąd się bierze no, takie niezrozumienie? Pada ci tu z ust pani dyrektor, że nigdy panie nie spotkałyście się razem, żeby porozmawiać. Przychodzi pani tutaj i jakby no, mówi o rzeczach, które są ważne dla pani, bo ja nie neguję, tylko że ten brak komunikowania, no nie rozmawia się z osobą bezpośrednio, my tego nie rozstrzygniemy. A moje pytanie, bo to pytanie chcę pani zadać, dlaczego nie chcecie właśnie skorzystać z tej oferty, żeby wejść i pracować w ramach oferty Miejskiego Ośrodka Kultury? Ci sami pracownicy, to co mówi pan, ci sami, no certyfikaty by też te dzieci dostały przecież, nie? No bo ta sama instytucja, czy to ministerstwo, czy ktoś by te certyfikaty dał. Być może z korzyścią dla dzieci, bo albo za te same pieniądze więcej godzin lub mniejsze czesne. Co jest powodem tak naprawdę? Bardzo proszę o odpowiedź. Ja jeszcze skończę tamten. 8 nauczycieli w ognisku muzycznym, a oprócz tych zajęć, o których wspomniałam, to znaczy nauki gry na instrumencie, prowadzone są różne zajęcia teorii muzyki i ono jest raz w tygodniu. Tamte. Teraz tak. My istniejemy od 60 już lat. Od 1976 jesteśmy w towarzystwie muzycznym. Także myślę, że to jest i tradycja, i to, że jednak nasi rodzice, dziadkowie później, którzy przeprowadzają wnuczki, są przyzwyczajeni do tego, że zajęcia są prowadzone na odpowiednim poziomie i są też one udokumentowane. Nie certyfikatem, bo certyfikat może wydać każdy, ale konkretnym świadectwem, z konkretnymi ocenami. Dziękuję za odpowiedź. Mikrofon numer 3. A ja króciutko, tylko nie zabiorę państwu wiele czasu. Ja w kontekście pani tu wypowiedzi, że brak kontaktu, że wie pani co, ja przypominam sobie sesję, była pani obecna, chyba to była pierwsza pani prezentacja tutaj na sesji, kiedy tu przyszła taka starsza pani emerytowana, która chciała się uaktywnić w jakiś sposób. No ja jej mówię, to ja pójdę z panią do pani dyrektor, omówimy pewne kwestie, zobaczymy jaką pani ma ofertę. Ale ofuknął mnie pan burmistrz, pani nic nie mówiła, nie zaprosiła mnie pani. I dlatego też z tego powodu ja nigdy pani nie odwiedziłem. Tak? Dotarło? Dziękuję. Na pewno pana nie ofukałam. Mikrofon numer 9 się zgłasza. Pani radna Błaszczykowska. Ja dalej właśnie chcę kontynuować to pytanie. Dlaczego nie możecie państwo przejść w struktury MOK-u? Dlaczego?
Tak, no i za trudno. No dobrze, ale nikt nie będzie tracił na tym, a przecież uprawnienia do wydawania świadectw MOK też może zdobyć, nie ma problemu. Jeżeli ma stowarzyszenie, to może mieć i MOK. A murarze nie będą prowadzić, tylko też... Ale wtedy, ale czy pan wie, panie Aleksandrze, ile dzieci chciałoby chodzić, tylko nie chodzi ze względu na to, że na te zajęcia, że jest taka odpłatność i dlatego właśnie dobrze by było, żeby ta odpłatność była o wiele niższa i żeby to, a może być niższa, gdyby to było w strukturach MOK-u. No, dziękuję. Dziękuję bardzo, pani radna. Nie widzę więcej zgłoszeń. Pan burmistrz chciał się odnieść, proszę. Nie mam. Jeszcze raz. Proszę. Szanowni Państwo, ponad 2 godziny rozmawiamy o kulturze i chciałem nawiązać do tego tematu jeszcze ja, żeby mi się nie okazało, że przysłuchiwałem się nie mając zdania albo nie mając opinii. Proszę Państwa, to co robi pani dyrektor i jej działania uzyskują moją pełną aprobatę, żeby państwo mieli tą świadomość. Wszystkie głosy, które pojawiły się w ostatnim czasie w sprawie ruchów kadrowych, ogólnie mówiąc, nie pomogły ani tej osobie, ani tej instytucji. Przykro jest, że w komentarzu do sytuacji opisanej w jednym z portali dotyczącym co prawda kultury ukazało się 100 wpisów anonimowych, które z kulturą niewiele mają wspólnego. Jeżeli to są osoby, które bronią tej osoby, to chyba jej zaszkodziły w ten sposób, bo pole porozumienia powinno nastąpić między najbliższymi osobami zainteresowanymi tą sytuacją, a nie opinią publiczną. Nawoływanie do łamania zasad zatrudniania i zwalniania pracowników tylko dlatego, że pracowali bardzo długo i to z całym szacunkiem dla tych ludzi i dla ich pracy. Ale jak Państwo sobie wyobrażają, że co, że wystarczy kilkadziesiąt lat pracować i żaden kodeks pracy, żadna dyscyplina pracy nie obowiązuje? To w takim razie niech pójdzie sygnał w opinię publiczną, że każdy pracownik budżetówki może robić co chce. I żaden jego kierownik czy burmistrz nie ma prawa wyciągnąć konsekwencji służbowych z działalności tego pracownika. To jest taki sam zakład pracy jak inny. Nie ma różnicy, panie Aleksandrze, czy to jest budżetówka czy nie. Jest różnica o tyle tylko taka, że pracujemy dla społeczeństwa i dla mieszkańców. Prywatny właściciel pracuje dla siebie, ale kodeks pracy jest stworzony dla wszystkich pracowników. Nieodrębny jest kodeks pracy dla pracowników prywatnych firm i odrębny kodeks dla urzędów czy instytucji publicznych. Co do spraw pracowniczych, to jest tylko i wyłącznie sprawa między pracownikiem a pracodawcą. I proszę nie żądać ode mnie czy od pani dyrektor, ale obojętnie, jestem przełożonym pani dyrektor, więc znam szczegóły, bo mam prawo je znać i pani dyrektor na bieżąco mnie informuje. Dla państwa informacji, przed zdarzeniem, o którym była tutaj mowa, odbyło się spotkanie z wszystkimi pracownikami w mojej obecności, gdzie mówiliśmy dość wyraźnie, szczególnie ja, podkreślałem, że dyscyplina pracy i wykonywanie poleceń, a wręcz sabotowanie działań tej instytucji będzie skutkowało utratą pracy. Jeżeli wszyscy obecni na tym zebraniu, z tego zebrania jest protokół, który może być udostępniony informacji, czy radni mogą się z nim, tym protokołem zapoznać, bo to nie jest związane jest z kodeksem pracy i tajemnicą służbową, więc ta informacja z tego posiedzenia jest również jawna. Pani dyrektor wygrała konkurs, bo przedstawiła wizję i program działalności Domu Kultury, który komisja zaakceptowała i był jednym z najlepszych programów, które podlegało ocenie. Więc i ten program stara się realizować.
Do tego programu potrzebni są ludzie, którzy za ten program w pewnym sensie będą współodpowiadać, bo odpowiada pani dyrektor i tylko pani dyrektor. Ja nie rozliczam pracowników MOK-u, ja rozliczam panią dyrektor za realizację zadań, które ma powierzone. I skutek tych działań i jakie z tego tytułu są osiągnięcia i efekty. Przykro mi jest i tu apeluję do młodzieży, która działała czy działa przy MOK-u i z uwagi na tą sytuację zaniechała czy zawiesiła swoją działalność. Dlatego, że jeżeli to kochacie, to powinniście to dalej robić. Bo ja uważam, że jak ja kocham sport i kiedyś grałem w piłkę, to nie rzucałem sportu dlatego, że mi zmieniono trenera. Grałem dalej. Może mi było przykro, bo się z nim związałem emocjonalnie, czy go lubiłem, ale nadal grałem w piłkę. I dlatego apeluję do was, żebyście nadal uprawiali to, co lubicie i to, co kochacie. I MOK jest dla was otwarty. Spotkaliśmy się wcześniej po jakimś występie i moja deklaracja jest nadal żywa. Spotkaliśmy się z tobą, Maćku, prywatnie, znaczy nie prywatnie, ale w cztery rozmawialiśmy i z panią... Panie Maćku, przepraszam. No. Nie, no to przepraszam, jeżeli pan się poczuł urażony. Ale akurat myślę, że to jest gest dobrej woli z mojej strony, a nie żeby podkreślanie, że jestem jakimś urzędnikiem, który sztywno się trzyma pewnych reguł. Więc panie Maćku, rozmawialiśmy na ten temat i z panią Gancarek tu obecną, notabene córką pani Marzenę również. I tyle. To były rozmowy w cztery oczy. Uważam, że te rozmowy powinny rozjaśnić pewną sytuację. Jeżeli nie rozjaśniły, przykro. Co do ogniska muzycznego. Również kolejne komentarze, dyskusje o rzeczach, które niewiele osoby na ten temat mogą powiedzieć. Pomysł był taki, aby rozwiązać dwa problemy. Jeżeli ktoś jest ściśle związany i chce pozostać w ognisku muzycznym, nikt tego mu nie zabroni, bo to jest instytucja niezależna od nas i tylko od rodziców i dzieci tych rodziców zależy, czy będą w tym ognisku uczestniczyć, czy nie. Ale można to rozwiązać w inny sposób, bo ja rozmawiałem również z kilkoma rodzicami z ogniska muzycznego, którzy twierdzą, że warunki do nauki nie są najlepsze z uwagi na małe pomieszczenia. Bo jednak jeden instrument słychać i drugi instrument słychać, trudno się skupić. Nie wszyscy są tak skoncentrowani na grze. Muszą mieć ciszę i spokój, żeby się nauczyć dobrze grać na instrumencie. Mój pomysł był taki, który wstępnie rozmawiałem z panią dyrektor z jednych szkół, aby udostępnić wam klasy do nauki tej gry i uprawiania nauki gry na instrumentach. Za dużo niższy czynsz, o którym pani tak usilnie zabiega. I wtedy w warunkach dwóch klas niezależnych będzie można uprawiać naukę gry na instrumentach z dużo niższym czynszem, bo szkoła będziecie pokrywać tylko koszty obsługi poza zajęciami lekcyjnymi i w wakacje nie płacilibyście nic, bo szkoła de facto w wakacje nie pracuje. I moglibyście działać jako ognisko muzyczne, ale nie w budynku MOK-u, tylko mielibyście udostępnione sale do występów, do koncertów bezpłatne. I to jest moja oferta. A w MOK-u mogłoby działać ognisko muzyczne, których nie stać jest na opłacanie czesnego w ognisku muzycznym, a jednocześnie pomieszczenia mogłyby być wykorzystywane w innych godzinach, w innym celu. I to nie jest niszczenie ogniska muzycznego, jak niektórzy zarzucają pani dyrektor pośrednio mnie, tylko rozwiązanie sytuacji, że tak powiem, wszystkie strony powinny być zadowolone. Bo z jednej strony narzekacie na brak pomieszczeń, bo są ciasne i obniżenie czynszu. Taka sama akustyka jest w klasach lekcyjnych, jak i w tej sali, w której ćwiczycie. Nie ma innej. Ona jest taka sama. Więc to jest rozwiązanie, które by zapewniło wam postulaty, o które wnosicie, czyli obniżenie czynszu, a jednocześnie ognisko by dalej działało, bo chce skupiać te osoby, które mają ochotę płacić 200 zł za 4 godziny w miesiącu.
ale nie mamy możliwości stworzyć ogniska muzycznego i dać szansy nauki gry na instrumentach dzieciom, których na to nie stać. Bo my nie chcemy zarabiać na ognisku muzycznym, my możemy zatrudnić również tych samych instruktorów. Przecież to nie jest powiedziane, że ci instruktorzy będą inni, mogą być ci sami, bo chętnie dodatkowo zarobią pieniądze, bo chyba każdy żyje po to, żeby pracować i zarabiać. I tutaj byłoby to rozwiązanie, gdzie MOK realizuje swoje zadania statutowe, dodatkowo ma pomieszczenia, z których może korzystać poza godzinami, gdzie działałoby ognisko muzyczne przy MOK-u, czy jakbyśmy inaczej nazwali, żeby nie dublować nazwy, żeby nikt tego nie kojarzył jednej instytucji z drugą, i byłoby to rozwiązanie. Myślę, że dla tych rodziców, którzy chcą ściśle związane być z ogniskiem muzycznym, tym, który jest, i z tą instytucją, którą stworzy MOK jako niezależna organizacja, jako niezależny podmiot i który będzie wykonywał działania statutowe. Bardzo bym prosił wszystkie osoby, którzy chcą tworzyć jakieś wydarzenia muzyczne, żeby potrafili oddzielić politykę od sztuki. Bo nie można tworzyć wydarzenia muzycznego tylko dlatego, żeby wystąpili tam tacy ludzie, którzy ich poprawność polityczna jest właściwa dla organizatora. W szczegóły nie będę wchodził. Myślę, że panowie wiecie, o czym mówię. I tyle. Ja, tak jak powiedziałem, kultura jest ważna dla wszystkich. Pani dyrektor przyszła do MOK-u jako menadżer tego budynku i niekoniecznie musi się znać na teatrze, na muzyce. Ma sprawnie zarządzać instytucją. Póki co nie mam do niej uwag. Tyle z mojej strony. Pani dyrektor, ma Panią pełne poparcie. Proszę działać dalej. I tak jak powiedziałem, zachęcam młodzież do dalszej działalności. MOK jest otwarty dla wszystkich. Dziękuję. Dziękuję, panie burmistrzu. Pan radny Tokarz się zgłaszał, proszę. Jedno zdanie. Panie burmistrzu, praktycznie jedno zdanie. No, kara musi być zawsze proporcjonalna do winy. Nie może to być tak, że wejście 5-10-minutowe skutkuje tak straszną karą, jak pozbawienie pracy, choćby za porozumienie stron, co jest dyskusyjne. Dzisiaj praca jest wielkim dobrem. Jeszcze te okoliczności, to, że jedyna żywicielka. No naprawdę, kara musi być proporcjonalna do winy. Tu nie zachowano właściwych proporcji. Dziękuję. Pan burmistrz, proszę. Panie radny, pan ma widocznie większą wiedzę niż ja na temat szczegółów dotyczących tej sytuacji. Ja jej ujawniać nie będę i pani dyrektor nie będzie ujawniać. To jest tylko i wyłącznie kompetencja najbliższych osób i konkretnie osoby zainteresowanej. Więc proszę nie mówić, że pan zna szczegóły, bo pan ich nie zna. Nie mówiłem. Ale mówi pan o konkretnych minutach, czego, więc niech pan nie operuje takimi stwierdzeniami, bo pan nie ma takiej wiedzy. Niech pan nie wprowadza opinii publicznej w błąd. Bardzo pana o to proszę. Bo mówi pan o jakimś wyjściu, o jakichś jogurtach, mówicie panowie. O czym rozmawiamy? Dajcie spokój tej kobiecie i zostawcie ją w spokoju. I nie roztrząsajcie publicznie tej sytuacji, bo jest to przykre. Naprawdę proszę państwa, aby nie mówić o szczegółach, o których państwo nie wiecie, bo ich nie znacie. Pan na pewno nie był świadkiem tej rozmowy i tej sytuacji, więc mniemam, jestem przełożonym pani dyrektor. Mam prawo znać szczegóły. Jestem, który słucha mieszkańców, proszę pana. Ale nie zna pan szczegółów tej sytuacji. Więc bardzo bym prosił, aby nie mówić o czymś się nie zna. Nie, no oczywiście, no może panowie wiecie bezpośrednio o tej osobie. Ja tego nie wiem, czy wiecie bezpośrednio o tej osobie. Ale tak jak powiedziałem, bardzo bym prosił, aby nie roztrząsać tej sprawy publicznie, bo nie służy to nikomu. Za dużo jest już powiedziane na ten temat i to naprawdę nie jest potrzebne nikomu. Szczególnie pani Marzenie, której darzę wielkim szacunkiem. I tyle. Panie przewodniczący, ja tylko na moment. Panie burmistrzu, ponieważ pan powiedział o tym, że jest protokół sporządzony ze spotkania, które pan odbył z pracownikami do wglądu. Ja w takim razie chciałabym pana poprosić o to, żeby ten protokół został skserowany i dostarczony wszystkim radnym, bo nie będziemy chodzić każdy z osobna, a sam pan powiedział, że tam nie ma spraw, żebyśmy chociaż...
znali szczegóły z tego protokołu, jak pan odbył pan. Być może, że nam się troszkę rozjaśni, a na pewno wiedza poszerzy. Dziękuję. Także na najbliższą sesję bardzo. Proszę Państwa, żeby była jasność, Pani Przewodnicząca, jeżeli Pani chce się z tym protokołem zapoznać, to proszę się udać w trybie informacji publicznej, czy się z nim zapoznać. Nie kserujemy takich rzeczy, to nie jest, niektórzy taką praktykę stosują, że występują o informację publiczną, a później ją kserują i przekazują do innych nośników. Informacja publiczna jest skierowana do osoby, którą się o tą informację zwraca. I on jest dostępny, ale nie w trybie kserowania dokumentu, bo jest to dokument wewnętrzny instytucji. Więc nie można kserować protokołu ze spotkania z pracownikami. Co prawda ten dokument nie jest objęty tajemnicą akt osobowych, więc może być radnym udostępniony, ale w trybie dostępu do informacji publicznej. I bardzo bym prosił w tym trybie o tą informację wystąpić. Znaczy niektórzy nie pytają o to, tak robią, więc to jest kwestia tylko i wyłącznie przestrzegania pewnych norm prawnych i tyle. Pan radny Wałęga, proszę. Czyli nie wiem, panie burmistrzu, bo taka nerwowa atmosfera trochę się robi, czyli rozumiem, że pani przewodnicząca w tej chwili po każde dokumenty ze strony burmistrza będzie występowała w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale to tak na marginesie, proszę państwa, to nie jest, że tak powiem, przedmiotem dyskusji. Proszę państwa, ja przysłuchuję się, ja mam swoje zdanie odnośnie tej sprawy całej. No ubolewam nad faktem, że tak się stało. Nie widzę tutaj światełka w tunelu, które mogłoby spowodować rozwiązanie tej patowej sytuacji. Myślę, że w terminie do sesji stanowisko żadnej ze stron się nie zmieni, w związku z czym, tak jak mówiła pani dyrektor, zostanie, że tak powiem, tylko i wyłącznie sąd pracy i nam, że tak powiem, tutaj nie to rozstrzygać, od tego jest niezawisły sąd. Ja mam tylko, proszę państwa, takie zapytanie. Właściwie mam zapytanie chyba bardziej do pani dyrektor, chociaż po części też może do pana burmistrza, związane z organizacją tych imprez, bo no, że tak powiem, czas szybko leci. Za jakiś czas będziemy współorganizować Reggae jak Malina. Może ja bym kolegom po prostu, którzy nie są związani w pracę samorządu, przekazał informację, czy my będziemy mogli liczyć na udostępnienie sali, że tak powiem, nieodpłatnie, czy będziemy musieli liczyć na udostępnienie sali odpłatnie, czy będzie ingerencja w program ze strony MDK-u, czy nie będzie ingerencji ze strony MDK-u, bo w moim odczuciu zespoły chłopaki załatwiali po prostu dotychczas sami, co nie? Także no, chciałbym tutaj mieć informacje w tym kontekście i powiem tak, no, myślę, że tutaj polityki z kulturą generalnie się mieszać nie powinno. Ja jestem daleki od tego i tyle. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. Panie radny Wałęga, żeby nie używać imion, bo tutaj już starałem się robić oburzenie z tego tytułu. Reggae jak Malina rządzi się troszeczkę innymi prawami. Jak pan sam zauważył, dwie edycje były już jakby, miałem przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w tym, może w części jako też współorganizator, bo kilka spotkań, obecny pan był również na kilku spotkaniach z organizatorami u mnie w gabinecie. Ustalaliśmy pewne szczegóły, co po naszej stronie, co po państwa stronie, kto się ma czym zająć. I to było, i to jest ten poziom współorganizacji, których sobie bym życzył. I dlatego tutaj nie widzę problemów z tego rodzaju informacjami, a ja myślę, że pani dyrektor ma korespondencję z, nazwijmy to, pomysłodawcą tego koncertu, o którym jest tak ostatnio głośno, i mogą państwo się zapoznać, czy kto ma tutaj rację i kto, że tak powiem, mija się ze szczegółami ustaleń. Więc dlatego, tak jak słusznie pan zauważył, ja bym nie mieszał do tego polityki, ale to jest prośba do właśnie tych osób, które właśnie o tym zapominają. I tyle. Co do Reggae jak Malina, tak jak powiedziałem, jest to impreza, która ma rangę bardzo wysoką. Jest to wspaniałe wydarzenie, gdzie zaangażowany jest przede wszystkim nasz wspaniały zespół, można powiedzieć flagowy, cała grupa barwinków, która ściąga gwiazdy i ma kontakt z gwiazdami, i to jest ich główny motor. I my tylko i wyłącznie
im przyklaskujemy i pomagamy jak tylko możemy własnymi środkami, środkami gminy, nie tylko środkami Domu Kultury, więc tutaj nie mamy jakichkolwiek problemów z tą organizacją, ich nie będzie, więc proszę być spokojnym. Pani Magdalena Gancarek, tak? Zgłaszała się, proszę bardzo. Chwileczkę. Proszę. Tylko na koniec jeszcze chciałam się odnieść i podtrzymać słowo pana radnego Woźniaka na temat pani osoby co do pokory, ponieważ dziwi mnie fakt, już kończę, dziwi mnie fakt, dlaczego pani w obecności uczestników z taką łatwością kłamie tutaj na komisji, informując, to jest tylko taka drobnostka, że rozmawiała pani z każdym kołem zainteresowania i przywitała się, co było nieprawdą, ponieważ od kiedy pani została dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury, nie była pani ani jeden raz na zajęciach, i ani jeden raz nie była pani się przywitać i poinformować ogólnie, że jest pani dyrektorem, albo w ogóle jakiekolwiek, nie doszło do jakiegokolwiek spotkania. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Magdalena. Pani dyrektor. W jaki sposób, ale miałyśmy okazję się spotkać również, kiedy byłam zbierać książeczki na akcję społeczną. Przyszłam na salę do grupy, więc przypominam. Aczkolwiek tych spotkań było więcej i chyba obeszłam wszystkie koła działania. Do niektórych nawet z herbatką i ciasteczkiem, także myślę, że są świadkowie tego. To, że akurat jakiegoś uczestnika nie było na sali prób, no zostałam nowo wybranym dyrektorem i pofatygowałam się absolutnie do wszystkich, żeby ich przywitać i żeby... ale mówię, no chyba to... W kolejności zgłoszeń pan radny Sękiewicz, proszę bardzo. Krótko. Na koniec, bo też, proszę państwa, 15 dni będą długoszowskie we wrześniu i ja też nigdy nie miałem w zamiarze uprawiania polityki, a trochę odebrałem tak do siebie tą uwagę pana burmistrza, no nie wiem. Nie było do 1000 dni w... No tak po prostu jakoś. Dziękuję. O to o politykę tylko chodzi jeszcze. Ja tylko krótko. Panie burmistrzu, no, pije pan do mnie. Nie fajnie, że tak są to jakieś niedomówienia, półsłówka. Niech pan mi powie, co politycznego było w naszym występie w Goku we Wręczycy, bo ja nie dostrzegam tej polityki, o której pan tutaj raczył wspomnieć, a domyślam się, że kierował pan to do mnie. Ja naprawdę nie widzę w występie poświęconym kobietom na Dzień Kobiet, nie było tam polityki. Jeżeli pan uważa, że jeżeli wystąpi pan Wałęga i pan Dominik jako radni w tym występie i to jest polityka, no to sorry, ale ja inaczej to rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan burmistrz. Sam pan prosił, żeby nie wchodzić w szczegóły. Ja się wstrzymam. Wstrzymam, tylko przypomnę panu, szczególnie panu, panie radny Dominik, dlaczego pan nie wystąpił w Szturowie z zespołem SKL Blues? Bo byłby pan utożsamiany z burmistrzem. Koniec na ten temat. Myślę. To jest, panie burmistrzu, nieprawda. Nie wystąpiłem dlatego, żeby nie być pomówiony, że korzystam z dobrodziejstw gminy i zabieram swój zespół jako radny do Szturowa. Tylko dlatego. Nie dlatego, że byłem kojarzony z panem, czy nie z panem. To nie ma naprawdę żadnego znaczenia. To pan chyba sobie dorabia takie teorie. Dziękuję bardzo. No ale myślę, że reprezentowanie gminy jest zaszczytem, a nie jakąś hańbą. Poza tym SKL Blues korzysta z dobrodziejstw gminy, bo wynajmuje pomieszczenie nieodpłatnie od wielu, wielu lat. No ale nieodpłatnie, więc korzysta z dobrodziejstw gminy, panie radny. Więc w jednej sprawie pan korzysta z dobrodziejstw gminy, a w innej sytuacji pan się obawia dobrodziejstw gminy. Rozumiem. Stowarzyszenie Kultura, którą skupia i tam próby, rozumiem, SKL Blues w tym pomieszczeniu odbywa. No, to samo, ale inaczej brzmi. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno zgłoszenie. Proszę bardzo. No, chciała się pani. Już kończymy. Ostatnie. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pana burmistrza. Ponieważ my te zajęcia prowadzimy, one są indywidualne i zbiorowe oraz do tego dochodzą jeszcze zespoły. Prowadzimy o różnych porach. Dla dzieci, które uczęszczają do szkół na późniejsze godziny, od godziny 8, 9, 10 rano. Dla tych, które wracają wcześniej, od 12, od 1 do godziny 20. Jak te zajęcia miałyby wyglądać? Aha, wszystkie soboty, a czasem niedzielę. Jeżeli jest, przygotowujemy uczniów do konkursów, do festiwali i do występów. Tych prób musi być znacznie więcej.
jak w warunkach szkolnych, jak mają się odbywać, bo tam panie sprzątaczki pewnie pracują do jakiejś konkretnej godziny, a my do 8:00. I co z sobotami, z niedzielami? I warunkami, bo jednak w szkole jest dość głośno. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Ten pomysł dotyczył tylko i wyłącznie godzin popołudniowych, jeżeli chodzi o dzień tygodnia. W weekendy szkoła jest również wolna od zajęć. A jeżeli chodzi o próby już generalne do koncertów, tak jak powiedziałem, nasza sala widowiskowa w sytuacji, gdzie harmonogram prób na scenie będzie dostępny, również ognisko mogłoby z nich korzystać. Więc to wszystko można bardzo dobrze zgrać, tylko trzeba dobrej woli obu organizacji i obu instytucji. Dziękuję, panie burmistrzu. Ja rozmawiałem z dyrektorką przynajmniej jednej szkoły, szkoły jedynki. Pani dyrektor nie widzi przeszkód, aby takie klasy udostępnić. Dziękuję, panie burmistrzu, za odpowiedź. Dziękuję, pani dyrektor, za informację. Zamykam punkt 8. Przechodzimy do punktu 9. Sprawy różne. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Nie widzę. Dziękuję państwu. Zamykam posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Rządu Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki.